Hej, witajcie na kanale Spalmy To. Będziemy dzisiaj mieć bardzo, bardzo wyjątkową przygodę z bardzo, bardzo wyjątkowymi gośćmi. Na Spalmy To dawno nie było żadnych one-shotów, żadnych pojedynczych historii, więc ta, która nadchodzi, musi być wyjątkowa, musi być szczególna, musi być dopracowana, ale przede wszystkim mam nadzieję, że wszyscy będą się w niej bardzo dobrze bawić. Więc mamy dzisiaj, poza oczywiście Radkiem i Jankiem, ale kogo to obchodzi, mamy dzisiaj na kanale również dwóch bardzo, bardzo wyjątkowych gości. Filip, możecie znaleźć przede wszystkim na Bez Schematu i powiedz nam, skąd do nas przyjechałeś? O rany, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio gdziekolwiek pojechałem, więc siedzę w Łodzi i ludzie się śmieją z tego, że jestem w Łodzi, a ja i tak jestem z tego jakkolwiek dumny. Tak, i... Nie, kochamy. Tak strasznie smutno. Tutaj ważna informacja. Filip z tego, co mi powiedział przynajmniej, może mnie oszukał, może tak naprawdę jest wyjadaczem i grał jeszcze w pierwszą sesję razem z Garym Gygaxem, pierwszą edycję Dungeons & Dragons czy coś takiego, ale z tego, co mi powiedział, nigdy w życiu nie grał w żadnego tabletop RPGa. Na trzeźwo, więc, to prawda. Okej, tak, dobrze, to też jest ważne. No, jest z nami również Robert. Robert, skąd ty do nas przyjechałeś? Z Wrocławia, niedaleko Radka. To wszystko to jest Robert, po prostu. To niedobrze. Dziękuję bardzo. To niedobrze. I grałem parę razy. Robert nadaje z tego, z szafy Radka tak, akurat teraz. Z drugiej strony tej szafki, którą widzicie za Radkiem. Dlatego jest czarna u Roberta. W przeciwieństwie do Filipa, ty miałeś okazję. Parę razy. Trochę coś tam pograć. Nie wiem, te podręczniki masz za sobą, które tak wskazują na tym, że kupowałeś rzeczy do D&D. Nie wiem, czy grałeś, ale... Grywam czatami i prowadzę czasami. Ale wciąż uważam, że jestem bardzo amatorskim mistrzem gry, więc teraz mam nadzieję, powiem cię, jak to się powinno robić. W sensie... Ode mnie? Ale nie, w sensie nie wiem. Myślałem, że potem oglądasz Critical Role na przykład, jak skończymy grać, ale... To nie jest Critical Role teraz. Kurde. Tylko critical. Tylko, u nas jest tylko critical, żadnego role. Albo jest role, ale nieważne. No, nie będziemy tutaj przedłużać, bo trzeba zaczynać przygodę. Więc mam nadzieję, że będzie wam się dobrze oglądało, że będzie nam się dobrze grało. I możemy zaczynać. Nasza przygoda rozpoczyna się w mieście Neverwinter. Jesteśmy w Faerûnie, jednak jeżeli kojarzycie zapomniane krainy z różnego rodzaju historii, nasze odrobinę się różnią. Kilka lat temu miała miejsce wielka, tak zwana nieoficjalnie lantańska rewolucja, która wprowadziła maszyny i element silników parowych do Faerûnu, przede wszystkim na Wybrzeże Mieczy. Nie jest to tak zauważalne w innych miastach, jednak Neverwinter bardzo mocno się zmieniło. Wiele fabryk zostało tutaj zbudowanych w ciągu ostatnich lat. Na ulicach, w biedniejszych dzielnicach szczególnie, ciężko poruszać się bez gryzącego dymu i sadzy, która jest właściwie wszechobecna. W bogatszych dzielnicach lordowie płacą wręcz magom za to, aby powietrze było jak najbardziej oczyszczane, aby mogli oddychać, choć niektórzy już i tak powoli zaczynają wynosić się na wieś. Prowadzi to również do różnego rodzaju konfliktów. Cały czas mówi się o rosnących napięciach znajdującym się na południu od Wybrzeża Mieczy Amnem. I wokół tego będzie kręciła się dzisiejsza przygoda. Wasza czwórka została wynajęta przez Lilię Eregast, harfiarkę, która przyjechała do Neverwinter, dowiadując się, że trzej czerwoni magowie z kraju nazywanego Fey zdobyli pewien artefakt, który nie powinien znajdować się w niepowołanych rękach. Magowie są ukrywani pod ambasadą amnijską, ponieważ non-stop mówi się o nieformalnym póki co sojuszu pomiędzy Amnem a czerwonymi magami z Fey, którzy chcą odzyskać swoją ojczyznę od Licza, który przejął ją wiele lat temu.
Waszym zadaniem będzie więc zdobycie tego artefaktu i nie będziecie mieli na to wcale tak dużo czasu. Siedzicie obecnie w karczmie i będziecie mogli zaraz zaplanować odpowiednie działania, aby artefakt zdobyć. Jednakże wiecie, że macie na to tylko jeden dzień, ponieważ jutro wieczorem zaczyna się szczyt, na który zjeżdżają się możni z całego Wybrzeża Mieczy, aby spotkać się z amnijskim ambasadorem i porozmawiać o ewentualnej współpracy albo chociaż zaniechaniu wrogich działań pomiędzy Wybrzeżem Mieczy a Amnem. Będzie to moment, w którym będziecie musieli przypuścić swój ukryty atak, ponieważ następnego ranka, albo być może jeszcze tamtej nocy, ma przyjechać dowódca z Thay, który będzie mógł wreszcie wywieźć czerwonych magów poza Neverwinter. Ważne jest również, aby sprawa w żaden sposób nie trafiła do, nie wróciła do harfiarzy, czy sojuszu lordów, czy innych ważnych graczy na Wybrzeżu Mieczy, po to, aby nie eskalować konfliktu. I dlatego właśnie zatrudniono agentów z zewnątrz. Siedzicie więc teraz w jednej z większych karczm w Neverwinter i chciałbym, żebyście po kolei opisali swoje postacie. Janku, zaczniemy od ciebie. Dałem, cholera, jasne. Dobrze. Przy stole siedzi wielki, jak coś bardzo wielkiego, chłop, kwadratową szczęką, szerokimi barami, długimi włosami i uśmiechem, który olśniewa wszystkich. Ma trochę niewinną minę, ale jego gabaryty sprawiają, że nie wygląda infantylnie, tylko groźnie. Ale jego mina jest miła, więc nie powinniście się obawiać. Uśmiecha się do was, jak patrzycie. Uśmiecha się do wszystkich ludzi. Jest bardzo grzeczny. Od samego początku, jak go zobaczyliście i widzieliście jego interakcje z kelnerami, z barmanami i tak dalej. Mhm. Robert? Moja postać siedzi w tym momencie w takim bardzo zacienionym fragmencie stołu, jest bardzo nieśmiały, nie patrzy nikomu w oczy. Ma pokręcone włosy, widać, że źle spał, podkrążone oczy. Jest bardzo, bardzo chudziutki i tak trzyma wszystkich na dystans, patrzy się delikatnie. Jakby chce być częścią tłumu, ale nie ma wystarczająco odwagi, żeby się zakumplować ze wszystkimi, ale chciałby. Ale się wstydzi. Mhm. Filip? John Quick już od młodych lat interesował się szczególnie dwiema rzeczami. Tańcem, baletem i krótką bronią palną. I nigdy nie omieszka tego podkreślić w towarzystwie, w którym się znajdzie. Jest także miłośnikiem dobrej herbaty i również nie omieszka tego podkreślić w towarzystwie. Jego motto życiowe, co również zdarza mu się podkreślać w towarzystwie, to efektywność i efektowność nie są tym samym. To, jak coś się robi, jak to wygląda w oczach innych, jest wszystkim, a rezultat jest niczym. Mhm. No to Radek. Przy stole siedzi kolejny wielki, tężny mężczyzna z bardzo miłą twarzą, cały czas uśmiechnięty. Ma pukle różowo-białych włosów, pływają, długich włosów, pływają na jego srebrno-złotą zbroję. Ma białą brodę i raczy się jakimś trunkiem, zaczepiając ludzi, którzy też przechodzą i uśmiechają się do nich. Każdemu daje jakieś miłe słowo. Nazywa się Valentine Day. Jest klerykiem, który chce uzdrowić cały świat. I kocha słońce, kocha Latandera. I wie, że został przez niego wybrany, żeby wnieść trochę dobrej emocji do tego świata i pomóc kilku przypadkowym osobom wieść lepsze życie. Tawerna, w której znajdujecie się, jest nazywana Uśmiechniętą Fasolką. Jest to kiedyś speluna, dzisiaj przerobiona przez poszukiwaczy przygód, w tym właśnie harfiarzy, w przyjemny, choć dalej skromny lokal. W tym momencie są w miarę wczesne godziny. Wasz kontakt z harfiarzy właśnie dlatego chciał spotkać się z wami wcześniej, ponieważ nie ma tu zbyt wielu ludzi. Poza wami jedynie pojedynczy bywalce znajdują się przy dwóch innych stołach. Barman
to dosyć rosły jegomość, który, jak rozumiecie, również współpracuje z harfiarzami, więc ewentualnie moglibyście prosić go o pomoc. Gość jest w średnim wieku, ma już jedynie szczątkowe włosy na głowie, ale bardzo bujną i dobrze zadbaną brodę. W tym momencie, jak wspomniałem, macie trochę jeszcze czasu. Macie czas, żeby zaplanować wasze ruchy. Musicie ustalić, jakie pomocy zorganizujecie, w jaki sposób będziecie chcieli w ogóle zabrać się do całej sprawy. Jak wiecie, będziecie musieli dostać się do podziemi ambasady Amnu i zrobić to w ten sposób, aby tamtejsza ochrona, która będzie trochę wzmożona, ale jednocześnie więcej ludzi da wam pewne okazje podczas całego szczytu, nie zwróciła na was uwagi, zanim nie wyniesiecie przynajmniej artefaktu na zewnątrz. Więc oddaję pole wam, możecie rozmawiać i planować. No to ja zwracam się do tej drobnej postaci siedzącej w cieniu, nieśmiało rozglądającej się. I tak chwytam ją pewnym ruchem za ramię, tak przyjacielsko, uśmiecham się. Chłopcze, czemu tak siedzisz tutaj z boku, taki jakoś w cieniu się ukrywasz? Taki, spójrz, tutaj siedzimy tutaj z kolegami wszyscy razem, zebraliśmy się w jednym fajnym celu. Opowiedz nam, co ciebie tutaj sprowadza? Nie, nie mogę patrzeć w oczy, więc tak... No ja robotę mam nagraną robotę, mam. Mm-hmm. O, to brzmi to ekscytująco. No wydaje mi się, że tutaj sprowadzają nas w te same rzeczy, ale szczytny cel. No dobrze, ale skąd jesteś? Douglas jestem. O, bardzo miło, Roger. Wyciągam rękę, taki flag, taka... Ja chwytam mocno, tak jak normalnie miałbyś wrażenie, że ten uścisk dłoni mógłby ci zmiażdżyć tą rękę, ale że jest tutaj, Roger jest nastawiony do ciebie przyjacielsko, to chwyta ją, pomaga ci wręcz uścisnąć dłoń swoim flakiem. Ale ma pan delikatne palce, to jest A, krem, dziękuję, to, krem, jak, krem jakiś? To olej z łoju kretoszczura tutaj, który smaruje zawsze, codziennie, po porannych modlitwach. Lepkie. Dziękuję. No. Panowie. Teraz. Tu ma jakiś plan. Ja pójdę A za ty! Każdym. Wtedy przerywam naszemu różowo-włosemu koledze. Ty, kolego, siedzący tam z tym swoim rewolwerem, czy bronią, czy co ty tam masz? Co to jest za dziwny wynalazek, o którym nam opowiadałeś? Czy nie opowiadałeś nam jeszcze? O, poczekaj, aż zobaczysz go w akcji, tyle mogę powiedzieć. To wystarczy, nie zapomnisz. Nie liczy się to urządzenie, liczy się, kto nim włada, to raz. A dwa, panowie, to ja czekam na plan. Ja jestem tylko odrobienia. I gadania, ale nie o planach. W tym akurat nie jestem dobry. Przyjacielu, myślę, że jesteś dobry we wszystkim. Wyglądasz na porządnego chłopa. Niektórzy kwestionują i jedno, i drugie, ale mam nadzieję, że przyjdzie się przekonać. No to pięknie. Pięknie. Widzę, że mamy tutaj samych zabawowych typów z nami. A ty, kolego z różowymi włosami, co ty tutaj robisz z nami? No nie oceniaj mnie tylko przez włosy. Jestem mężczyzną, który wyróżnia się innymi również cechami, a nie z różowymi włosami mężczyzną. Broda też ma piękną. Powiedziałem mi tak od razu, wiesz, tak... Dziękuję, panie z Douglas. A jak masz na imię? Douglas. Ale jesteś z Douglas. Masz na imię? Douglas. Też masz na imię Douglas? Douglas. To rodzice to chcieli być zabawni bardzo. Założyli to Douglas, twoi rodzice? A jesteś nazwisko? Księciem jakimś? Nazwisko Pulo. Aha, to wielkie nazwisko. Takie potężne, można powiedzieć, że napęczniałe po prostu wielkością. Czuję, jak rośnie. Dobre. Moi uszach. Piękne. Ale panowie. Jest to nazwisko, które dobrze leży na języku. Na pewno. Na pewno było w wielu miejscach to nazwisko. Dobrze, panowie. Ale plan. Ja bym chciał coś usłyszeć, żebyście mi powiedzieli, bo ja lubię słuchać. Lubię... Przesuwam się bliżej, bo czuję, że już zaczynam być częścią ekipy. Tak, ja tak biorę. Tak delikatnie, tak się, tak dosuwam się. I ode mnie nie ucieka, jak od Rogera.
No, panowie, to mamy coś do zrobienia. Zrobimy to najlepiej, jak potrafimy. Wiem, że najlepiej pewnie z nas to zrobi John, bo ma piękną broń, wielki spust. Mamy również innych tutaj, inne osoby, ale kto ma jakiś plan? Czy my wiemy w ogóle, co mamy, jaki artefakt? Czy my nie zapomnieliśmy o jeszcze jednym członku drużyny, który miałby plan? To jest jedna rzecz, która przychodzi mi na myśl. To jest plan. Więc... członka, który ma plan. Wtrącę tutaj, wiecie, że trójka magów znajduje się obecnie pod ambasadą Amnu i ma ze sobą niewielką szkatułkę, być może walizkę, być może jakiegoś rodzaju innego kontener, w którym znajduje się owy artefakt. Nie wiecie, czym on jest, wiecie tylko, że magowie nie mogą wyjechać z nim w posiadaniu. Nie macie informacji do tego, jak wygląda dany teren. Możecie w tej chwili również ustalić, kto wykona jaką czynność. Być może ktoś będzie chciał zdobyć jakiegoś rodzaju dokumenty z was, ktoś inny przebrania, ktoś inny może będzie chciał zdobyć jakieś informacje, ktoś jeszcze zrobić zwiad tego miejsca. Zostawiam wam ustalenie, kto zajmie się którą robotą przygotowawczą na razie do całego skoku. Teoretycznie, jeżeli oni będziemy wiedzieli, którędy jadą, to możemy wykopać wielki dół w drodze, żeby w niego padli. Bardzo odważny plan. Panowie, ja nie jestem dobry, jeżeli chodzi o plany, ale jestem dobry, jeżeli chodzi o informacje. Niekoniecznie, jeżeli chodzi o zatrzymanie ich w tajemnicy, ale mógłbym ruszyć na zwiad, wybadać teren, może kogoś oczarować. Przyjacielu, mnie już oczarowałeś i myślę, że jesteś w stanie wyczarować fantastyczny zwiad, gdziekolwiek pójdziesz. Ja mu zaufałem, tak patrzę po innych, ja mu zaufałem i myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wysłać go na zwiad. Pójdzie na zwiad. Mhm. W lasie? Czy ja nie, się przechylasz? Ja nie jestem dobry w informacjach, ale jestem dobry w tym. I patrzę na świecę, która jest na stole, zdmuchuję ją i chowam do torby. Po co ci ta świeca, Douglas? Będziesz coś z niej lepił, z wosku? Jesteś pikuśny, widzę. To z tą świecą dalej. Ale dobrze, ale to co potrafisz? Takie ukradłeś rzeczy? Nie ukradłeś, to tutaj była za darmo. To jest gratis, to jest tym. W uśmiechniętej pastolce zabrać... zawsze do każdego piwa dodają jedną świecę. Próbuję zabrać coś Rogerowi. No dobrze, w takim razie będzie nasz pierwszy rzut na dzisiejszej sesji. Chcę, żebyś rzucił na złodziejstwo. To teraz muszę sobie przypomnieć, jak to robiłem. Okej, już wiem. I nie widzę złodziejstwa. Musisz zaznaczyć swoją postać i na górze masz umiejętności, a jeżeli używasz akcji podstawowych, to jest kradzież. Już, sekundkę, już teraz będzie ten moment, kiedy będę... Jest, dobra, mam... Tak, rzuciłeś naturalną 20, co daje 27, więc jesteś w stanie zawinąć Rogerowi kawałek jego bukłak, który miał przy sobie w ten sposób, że on nawet nie zauważył, kiedy ten bukłak odczepiłeś tam gdzieś od jego manatków. Jesteś w stanie gdzieś go tam sobie, wiesz, schować. Możesz mu go pokazać, jeśli chcesz, jeśli nie. Trzymam go pod stołem i mówię... Macie rację, może nie jestem aż tak dobry w kradzieży, tak się pije z niego, tak? Roger, natychmiast zauważasz swój bukłak, który towarzyszył ci w wielu trudnych momentach. Przyjacielu, to jest niesamowite, że ledwo się poznaliśmy, a mamy identyczne bukłaki. I tak od razu sięgam, żeby znaleźć mój bukłak, tak rozglądam i... Co do diaska? O... Ty nie masz takiego? Douglas, widzę, że powiem ci tak, przyjacielu. Kradłeś mi nie tylko bukłak, ale też moje serce. I wyrywam mu ten bukłak i chowam go sobie. I go przytulam. O, też to zachowam. A zabawne. O co chodzi z tym bukłakiem? Mogę teraz spróbować środkowi. Proszę bardzo, rzucać po raz kolejny. Zobaczmy, jaka będzie trudność. Ale John Quick chce sprawdzić dokładnie jego umiejętności, ponieważ również nie zgorszy jest, jeżeli chodzi o posługiwanie się dłońmi. Aha. I złapać go za rękę w momencie, kiedy próbuje dokonać kolejnego niecnego uczynku, próbując się popisywać
w towarzystwie innego narcyza. Nie będzie z tym najmniejszego problemu, ponieważ rzucił on na tyle nisko, że, że jesteś w stanie to bez najmniejszego problemu automatycznie zrobić, więc kiedy on wyciąga rękę, bo również jesteś w stanie, John, to zauważyć, ten jego ruch, niestety w tym wypadku Valentine również to widziałeś, ale John, twoja ręka wystrzeliwuje i łapie go za rękę, kiedy on sięga. Widzę, wychodzi lepiej z bukłakami. Douglas, dlatego jestem John. Quick. Pierwszy raz to szczęście. Drugi raz zesrałem się. To się wydaje. Mądre słowa, masz rację. Douglas, szczerze, na ile możemy na tobie polegać? Nie wydajesz się mentalnie stabilny. Możecie polegać na mnie na 1/20 szansę. Postawiłbym na ciebie. To podobnie jak na mnie. Dogadamy się. Pamiętaj, patrzy, że różne ręce krążą wokół jego osoby. Jeden drugiego łapie. Panowie, to John może Quick później. Wydaje się przekonany co do Douglasa. Widzi w nim nawet podobieństwo młodszego siebie. No dobrze, wiemy na razie, że John wyruszy na zwiad i sprawdzi miejscówkę, wybada teren. Co będzie robiła reszta z was tego dnia, aby przygotować się porządnie do skoku? Valentine chce przepytać wszystkie niewiasty w okolicy o to, gdzie mogą być rzeczy, których potrzebują, jak się tam dostać w jakiś taki zaawansowany sposób. Okej, okay, będziesz chodził po mieście i przepytywał niewiasty. Ja bym poszedł z nim, ponieważ to brzmi intrygująco. John Quick zaczyna żałować, że wybrał się na misję. I dlatego, więc będziecie, dostaniecie informacje. Pytanie, czy nie chcecie zdobyć może jakichś pomocy naukowych, które mogą wam przydać się w takim miejscu, takim tym. Aczkolwiek tak, cały czas będziecie jeszcze będziecie mieli czas. Do biblioteki. Roger niech pójdzie do biblioteki. My pogadamy z niewiastami. A John zrobi swoje. Nie, ja myślałem o tym, żeby jednak Roger poszedł zdobyć jakieś, spróbował zdobyć mundury. Okej. Okay. Bo wykorzystać swoje znajomości w straży, pewnie, czy coś takiego. No dobrze. Więc będziecie jeszcze mogli będziecie mieli jeszcze jeden dzień, jeżeli z jakiegoś powodu dzisiejsze podejście wam się nie sprawdzi. Jutro przepytamy facetów. A pojutrze znowu niewiasty. W każdym razie. Będę teraz was prosił po kolei o następujące rzuty. Więc John, chcę, żebyś rzucił na szukanie. Szukanie? Pukanie? Czy ja słyszałem pukanie? Było blisko. Szukanie. Natomiast zarówno Douglas, jak i Valentine chcę, żebyście rzucili na zbieranie informacji. Natomiast jeśli chodzi o Rogera, możesz spróbować. Zakładam, że nie chcesz ukraść tych. To są wszystko ukryte rzuty, które ja widzę już. Mhm. Zakładam, że nie chcesz ukraść tych mundurów, tylko tak, próbować pójść gdzieś do poznajomości, gdzieś tam spróbować coś załatwić bardziej. To rzuć na wrażenie. Macie wszyscy cholernie wysokie rzuty. W takim razie, po kolei o to, czego się dowiadujecie. Więc najpierw John. Kręcisz się wokół ambasady. Jest to rotunda. Ma z przodu piękną kolumnatkę, okrągły budynek, ogrodzony, jest to ogrodzenie na żelazne pręty, jakieś 2,5 metra. Widzisz, że jeden z korytarzy odchodzących z tyłu tej rotundy idzie pozornie donikąd. Wygląda jak taki po prostu jedno skrzydło, kawałek na bok, aczkolwiek nie ma tam żadnego wejścia. Wejście jest jedynie frontem. Natomiast za całą tą rotundą, jeszcze na terenie samej ambasady, na terenie tego ogrodzenia, znajduje się mały labirynt, taki stworzony z żywopłotów, który gdzieś tam upiększa całą tą okolicę. Więc jeśli chodzi o samą lokację, to dowiadujesz się tego. Natomiast również widzisz, że
do samego budynku, tak obchodząc dookoła, jesteś w stanie zauważyć, że wychodzą z niego jednak jeszcze jedne drzwi prosto do tego labiryntu i jeszcze jedne boczne. Widząc kręcących się tam ludzi, zakładasz, że mogą być to drzwi dla służby, może kuchenne, tego typu sprawy, ponieważ jutro ma odbyć się cały ten bankiet, cały ten szczyt. W tym momencie jest tam całkiem spory ruch. Jest tu wynoszone jedzenie, jakieś zapasy, tego typu sprawy. Ewidentnie widzisz, jakiego rodzaju ludzie, głównie służba się tam kręci. Następnie Valentine i Douglas. Zdobyliście plotkę, rozmawiając z różnymi niewiastami, byliście w stanie dowiedzieć się, taką, poplotkować z nimi. Dowiedzieliście się, to jest dosyć popularna sprawa, mianowicie podobno konsul nie jest wyjątkowo zadowolony z całej tej sytuacji, która tutaj ma. O tych magach chodzą plotki tu i ówdzie i podobno konsul nie jest zbyt zadowolony i raczej musi znosić ich obecność, co przyjmuje ich z otwartymi ramionami. Słyszeliście również informacje o tym, że i tu w połączeniu z tym, co być może John się dowiedział, że każdego dnia o 6 rano do kuchni jest dostarczany świeży nabiał i pieczywo. Jednakże jest to 6 rano, więc jeżeli gdybyście chcieli skorzystać z tego, no, bankiet odbywa się raczej w godzinach trochę późniejszych. Ale to jest informacja, którą poznaliście. Natomiast przy tym rzucie, Roger, jesteś bez najmniejszego problemu w stanie załatwić 4 mundury. Są to mundury straży waterdawiańskiej z Waterdeep, więc nie miałeś za bardzo możliwości zdobyć nic tutaj lokalnie, ale to żaden problem, ponieważ na szczyt siłą rzeczy przyjeżdża również przedstawiciel miasta Waterdeep, więc jeżeli mielibyście zamiar podać się za jego straż, której będzie na pewno sporo, no tak długo jak oczywiście nie znajdziecie się w zasięgu wzroku kogoś, kto by was zidentyfikował, chyba że oczywiście odpowiednio byście to potrafili ograć, masz załatwione mundury, które powinny pasować na każdego z was. W związku z tym, mając te wszystkie informacje i rzeczy, które udało wam się tego dnia zdobyć, po raz kolejny spotykacie się wieczorem w uśmiechniętej fasolce. No i siadacie do stołu, zamawiacie piwo. Jesteście o krok bliżej całego skoku. Co dalej? Panowie, może zdam swój krótki raport. Mam w skrócie 3 informacje. Bardzo dobrą, potencjalnie złą i potencjalnie bardzo ekscytującą. Ta bardzo dobra jest taka, że zacznie mamy wejście. Bardzo złej. Możemy wybrać? Ta zła jest taka, że będziemy musieli pokonać labirynt z żywopłotu i przeżyć. I ze smok, tam jest smok pewnie. Tego nie wiemy. Ale nie wykluczałbym takiej opcji. Albo ogrodnik, to gorzej. No. Ta bardzo dobra jest taka, że jest boczne wejście, bądź tylne wejście, jak to woli. Zawsze dobrze, jak jest boczne wejście. Albo a ta ekscytująca wejście. Jest taka, że trzeba będzie przebrać się za służbę i wejść z rana z pieczywem i nabiałem i uważam, że powinien być to Douglas. Ja się dowiedziałem, że można wejść z pieczywem o 6 rano, ale to odpada, bo to jest zajebiście wcześnie. Ja też nie wstanę, przepraszam. Panowie, ja bym wstał, gdyby to miało sens, bo ja załatwiłem nam 4 mundury, więc nie ma sensu, żebyśmy się przebierali za dostawców pieczywa. Jeśli Roger nie wstaje, to ja wstanę. Mundur jest uznawany za służbę. No nie. No raczej, raczej domyślacie się, że służba, która zajmuje się cateringiem i ogólnie jedzeniem, to raczej nie żołnierz, szczególnie nie żołnierz jakiegoś przedstawiciela Waterdeep, który raczej wejdzie frontem. To ja tak patrzę najpierw na Douglasa, potem na Johna i mówię, no przyjaciele, i tak kładę im ręce na ramiona, i mówię, przyjaciele, no wiedziałem, że się nie zawiodę, że dowiecie się czegoś wartościowego, co nam pomoże. Fantastyczna robota. A ty, Valentine, co się dowiedziałeś od tych kobiet? Fajnie dzisiaj jest. W mieście. No cóż, pięknie. Pomogłem kilku niewiastom nastawić ich życie na dobre tory.
Przyjacielu, myślę, że to już jest udane. To jest, Helm na pewno łaskawie patrzy na to, co dzisiaj zrobiłeś. Na Thunder. Ja z przyjaciółmi, mój przyjacielu, zawsze będę cię chwalił za to, że się starałeś. To już mamy plan postanowiony. Jako strażnicy wchodzimy z pieczywem o 6 rano, bo wstanę szybciej niż Roger. Z Douglasem. Douglas, ty też wstaniesz. Jak będzie trzeba, jak ktoś mnie obudzi, to wstanę. Budzę cię. Będę trochę marudny, ale okej. Ja nie mogę o 6 rano, przyjaciele, bo ja się wtedy mam poradną modlitwę. I wolałbym jednak, żebyśmy tego nie unikali, bo to jest ważne, żeby łaska Helma tutaj spłynęła, kiedy będziemy musieli przechytrzyć te czerwonych magów. Panowie, jak powiedział kiedyś pewien fejroński myśliciel, może nie wrzucajmy wszystkich jajeczek do jednego koszyczka. I zastanówmy się, czy nie zdywersyfikować naszego planu. Może niech część z nas wejdzie jako służba z nabiałem, część z nas wejdzie jako służba z pieczywem, a ktoś poszuka jeszcze jednego wejścia, tak na wszelki wypadek. Zgadzam się z Johnem, niech każdego jajeczka będą w jego własnym koszyczku. To jest najprostsze rozwiązanie. Dobra, wydaje mi się. Czy Valentine idziemy rano z chlebem? Na białym czy z pieczywem? Na białym czy z pieczywem? Wybieram pieczywo. Dobrze. Nie chcę z nabiałem, to z pieczywem. Tutaj dodam, że Valentine nosi na sobie dosyć ciężką zbroję. Jeśli chcesz, oczywiście nie masz, możesz próbować oczywiście założyć na nią jakiś fartuch i wyglądać jak dostawca pieczywa, który ma pod spodem zbroję, ale oczywiście... Dostawca pieczywa, który się boi. Z jakiegoś powodu nosi pod spodem zbroję. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja tutaj zarówno Roger, jak i Valentine noszą ciężkie zbroje, natomiast John i Douglas macie w miarę lekkie kamizelki, nie ma problemu z jakimś narzuceniem czegoś na nie. Ja mogę zdjąć swoją kamizelkę i po prostu ją tak owinąć sobie wokół pasa, żeby wyglądało jak fartuch. Możesz próbować. To może ja będę, panowie, tym, który będzie szukał alternatywnych dróg wejścia i w razie czego będzie was ratował, gdyby ktoś was dekonspirował. Nie będzie potrzebne ratować. My będziemy po prostu jak cienie. Wciąż was wierzę. John, przyjacielu, a ty oprócz tego, że świetnie zdobywasz informacje, co jeszcze, na czym jesteś, się znasz? Co jeszcze dobrego potrafisz? No, kolego. Jeżeli trzeba z kimś porozmawiać, ja jestem twoim człowiekiem. Jeżeli trzeba gdzieś zniknąć, ja jestem twoim człowiekiem. Jeżeli trzeba kogoś zniknąć, ja też jestem twoim człowiekiem. A poza tym bardzo lubię tańczyć. Zatańcz. O, to bardzo dobrze się składa, bo tutaj... Ale panowie, to ja... Chcesz, masz. Tańcz. Zakładam, że to jest życzenie wszystkich. John Quick postanawia wykorzystać moment do nakarmienia swojego narcyzmu. Wskakuje na stół i zaczyna wykonywać piruety, pokazywać, na co go stać. Nie ma z tym problemu. Chciałbym w takim razie, żebyś rzucił na występy. Ojej, chyba nie jestem w tym dobry. I będziemy, śpiewamy mu do piosenkę do tańca. Kolejna drużyna. 19? To jest jak najbardziej. Widzicie, jak John wskakuje na stół, zaczyna robić piruety. Nogi mu się nie potykają, stół się nie przewraca. Skacze chwilę. Ludzie aż inni. Jest już wieczór, więc w uśmiechniętej fasolce już się trochę zebrało więcej ludzi. Jest tu teraz odrobinę większy tłum, więc oni tak wszyscy zerkają. Widzą tego Johna, który tam sobie wywija na tym stole bez najmniejszego problemu. Ludzie w pewnym momencie zaczynają przyklaskiwać. John dalej dostosowuje się do rytmu. Dalej wywija. Roger pierwszy tam wstaje i klaszcze mu tam i wiwatuje. Pięknie, pięknie, fantastycznie, fantastycznie. Ja biję brawo i tak mówię do Valentina, mówię, świetnie nam idzie nie zwracanie na siebie uwagi. Dokładnie, i odsuwam krzesło i zaczynam tańczyć też. Nie mogę, ten człowiek tak pięknie tańczy. John po prostu wykonuje taką robotę, że same nogi. Ale John Quick nie przestaje. Dla niego to paliwo. Zachęca go, by robić jedynie więcej i więcej. Myśli, może zrobi swój popisowy numer. Mhm. Może skoczę do tyłu i w powietrzu zrobię 3 obroty, wyciągnę broń i zestrzelę tą cholerną świecę, którą w plecaku ma Douglas. Więc najpierw chcę, żebyś rzucił na akrobatykę. To będzie twoja umiejętność już, a nie akcja podstawowa. Na górze masz opcję umiejętność i chcę, żebyś rzucił po prostu na akrobatykę.
Ja będę bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś rzuci zaraz na medycynę. Poczekaj, bo nie mogę znaleźć akurat... To nie jest balansowanie? To weź balansowanie, to jest to ten sam rzut. Jeśli zabijemy Roberta w tej chwili, to będzie... Filip się zabija właśnie. Niestety, nie jest to najgorszy rzut, ale jest on, niestety, obrót w powietrzu wychodzi odrobinę gorzej, niż byś planował. Nie masz szans sięgnąć po twoją broń, więc kiedy jesteś już gdzieś w pół obrotu w powietrzu i sięgasz po broń, odkrywasz, że zostało ci odrobinę za mało obrotu, żeby wykonać cały manewr do końca, co powoduje, że zacinasz się w takim półruchu i lądujesz... Jedynie dzięki temu, że wpadasz na znajdującego się tutaj Rogera, który swoim wielgachnym cielskiem jest w stanie utrzymać cię, powoduje, że nie przewracasz się i wszystko nie kończy się fatalnym, przede wszystkim dla twojego ego, no, upokorzeniem. No to ja pytam Johna i tak go, taką wielką łapą go tak poklepuję po głowie i mówię, świetna robota, przyjacielu. Dobrze, że tam udawałeś, że ci się nie udało, żeby tam Valentine'owi i Douglasowi nie było głupio, jak też będą tańczyć. Bardzo dobrze. Jesteś wspaniałym tancerzem. No nie chciałem już tak do końca nas dekonspirować. Słusznie. Panie John, na szczęście nie skończyło się to kompletnym upokorzeniem. Było piękne i perfekcyjne w każdym calu. No, dziękuję, dziękuję. No dobrze. Jestem zachwycony. Jeszcze mniej będę się odzywał do ciebie, bo teraz jestem po prostu skrępowany twoim talentem. John Quick w głowie mocował się z myślami, czy słysząc tyle komplementów nie spróbować jeszcze raz, ale postanowił, że dobro drużyny jednak jest ważniejsze aż jego wewnętrznych potrzeb. No dobrze, czyli rozumiem, że Douglas i z jakiegoś powodu Valentine w ciężkiej zbroi będzie próbował udawać służbę i wejść o 6 rano z nabiałem pieczywem. I mam pytanie, tak. Czy moja postać, bo czy stroje możemy sobie zrobić, nie? Chyba załatwić w jakiś sposób. No, nie będziecie, znaczy, nie będziecie już mogli znaleźć konkretnie strojów, ponieważ o 6 rano to siłą rzeczy nie macie już na to wiele czasu, ale zakładam, że będziecie w stanie coś tam na siebie narzucić, żeby to miało szansę, choć oczywiście będziecie musieli wykazać się odpowiednim... odpowiednią umiejętność oratoryjną, aby przekonać do tego, ale że jednak... Mogę wykorzystać ten czas w nocy, żeby przeszyć sobie dokładnie to ubranie piekarza. Pewnie białe coś tam. Możesz coś tam zrobić, tak, jak najbardziej. Tak, bo Valentine jest... potrafi szyć. Ja bym poszedł do baru, w karczmie i zapytał, czy oni mają trochę chleba, który mógłbym kupić już teraz, żebyśmy mieli ze sobą chleb, żebyśmy nie musieli rano biegać. Karczmarz tak stoi, długo brodę. Bułkę tartą, jakiś słoniczek, mleczka. No, dostawy to my mamy z samego rana. Nie zostało nic dzisiaj? Wszystko, co syna pan ma? Syn zjada. No mam i zjada, lubi bardzo chleb, no. Co mam powiedzieć? Ale być może parę jajek jeszcze by zostało. Jeśli to worek interesuje. Mąki? Duży worek? No, znajdzie się również. Też powinien być. Mąka, dobra. Mamy mąkę, wodę, to się sami zrobimy. Damy radę. No, nocne aktywności. Spin-off o starym małżeństwie. Douglas i Valentine. Dobrze, to jest wasza droga. Chcę wiedzieć, jak do środka chce dostać się Roger i John. Roger na pewno przebierze się w strój strażnika i tak jak wyciąga jeden z tych strojów, bo rozumie, że jeden dodatkowy, bo rozumie, że Douglas i Valentine nie chcą się przebierać i tak oferuje go Johnowi. Słuchaj, może też się spróbujesz, że będzie ci pasowało. Idealnie będzie podkreślało twoje oczy. Nie, przyjacielu, ja się nie przebieram. Ja chodzę w tym, co mam. Musimy pokonać labirynt żywopłotu. To jest moje główne zmartwienie. Ja pozostanę... Myślę, że żywopłot daje dużo cienia. Będę miał jak się ukrywać w razie czego przed służbą. Zaufaj mi. Czyli rozumiem, że John... Ale ty się przebierz. Czy rozumiem, że John będziesz próbował przeskoczyć ogrodzenie, przekraść się przez labirynt i wejść tylnym wejściem? Tak. Okej. Dobrze. Dobrze, przyjacielu. I ja zaczynam się przebierać już od razu. Tak, ściągam z siebie zbroję. Tu w karczmie, przy wszystkich ludziach. Tak, przy wszystkich. Ściągam ten i od razu widzicie wielką, napakowaną klatę, wyrzeźbione ciało.
I tak się ten dotykam. Tak, a, od razu się tak lekko się napinam, ale się i ubieram na sobie. Na koszulę, dobra, tak, całego munduru nie, ale tylko koszulę z tego. Przejeżdżam tak ręką i tak sprawdzić, czy olejek też tam był. Był. A, ten sam olejek, co na dłoniach. Tak jest. Rozumiem, że w wiadrach kupujesz. Douglas, możesz się przytulić, jak będziesz miał problem zasnąć. Bo to taki mentolowy zapach. Nie, kochany Rogerze, ty chyba nie zrozumiałeś naszego planu. Dzisiaj nie będziemy spać, będziemy piec i szyć. Nie śpimy. Wy będziecie piec i szyć. Mamy zadanie do wykonania. Ja jak człowiek, i tak mówię konspiracyjnie, przebieram cię za strażnika. A wy będziecie piec i szyć, bo wchodzicie jako piekarze. Bo mamy plan. Tam jajcarze. Nie jako, wiem, że nie znabiałem z pieczy. W normalnych okolicznościach przyznałbym wam zmęczenie, ponieważ nie będziecie spać tej nocy, co może utrudnić wam działanie. Chyba, że... To wam dużo nie da, ale po wejściu oczywiście nikt nie mówi, że nie możecie znaleźć konta, w którym możecie kimnąć się, skoro wejdziecie o 6 rano. Czy wam się to uda, czy nie? To już jest inna kwestia. Bo rozumiem, że ja i John, teraz jak będziemy wchodzimy po swojemu, to wchodzimy raczej wieczorem, nie? Bo tak. Będzie... No, zakładam, że John nie będzie w środku w blasku dnia przeskakiwał ogrodzenia. Więc. No dobrze. Tak. Więc mając ja ten. Zaniósł mój wielki wór. Mając ten niezwykle dopracowany i bezbłędny plan, który na pewno w żaden sposób nie ma żadnych wad. Udajecie, przynajmniej dwójka z was udaje się na spoczynek. Natomiast Douglas i Valentine z jakiegoś powodu szyją i pieką chleb przez noc. Chcę, żebyście oboje rzucili na rzemiosło. Ja chcę zobaczyć, jak dobrze upiekliście ten chleb i jak dobrze uszyliście to ubranie. Zakładam, że tam nie mam ognia, więc po prostu lepiej z wody nie no, i mąki, ale... Jeśli powiedzmy, że ponieważ karczmarz jest zrzeszony z harfiarzami, to udostępni ci kuchnię, żebyś na noc, żebyś już miał cokolwiek tam do zrobienia. Więc nie będziemy... Dalej może być to kompletnie fatalny chleb, więc proszę was obu o rzut na rzemiosło. O! Dobra. Proszę, zrób dobry chleb. Więc... O tyle co strój Valentina, jak na fakt, że cały czas musi założyć go na ciężką zbroję i udawać jakiegoś dostawcę pieczywa czy jajek, wygląda na tyle dobrze, na ile może wyglądać. Tak Douglas zrobił niestety taki konkretny zakalec, niedopieczony, to no, wygląda to jak, nie wiem, czy koniowi można byłoby to dać tak odpowiednio, ale no... Dodatkowo zrobiłem też takie babeczki, żeby dać dalej ich jakość jest wątpliwa. Nie wyglądają apetycznie, ale może jesteś na tyle dobrym mówcą, że będziesz w stanie komuś wymówić, że są bardzo pyszne, choć no nie wyglądają. Plus upieprzyłem się całym mąką, więc to jest na pewno plus 10 do wyglądu piekarza. Kupuję chlebka. To ja już wrzucam na medycynę. Tak. Właśnie. Bardzo, bardzo płynny chleb, ale taki się robi w moich stronach. Powiemy, że jest kraftowy chleb. Dobrze. Czy to jest chleb molekularny? No dobrze. W takim razie John i Roger, możecie sobie spokojnie kimać, kiedy oni tyrali całą noc. Wy się możecie dobrze wyspać. Zostawiam im pod drzwiami. Więc jesteście trochę zmęczeni. To znaczy, może musicie minąć strażników, a potem, jeżeli chcecie być w pełni sił i działać podczas samego skoku, będziecie musieli wydwaj znaleźć kąt do spania, bo inaczej będziecie mieli odrobinę trudniej niż wasi towarzysze, ale zobaczymy. Zbliża się ranek. Wiedząc o tym, że jak wygląda cała sprawa, udajecie się do ambasady. Obaj ubrani za jakiegoś rodzaju dostawców pieczywa w białych ubraniach. Douglas upieprzony mąką, co powoduje, że teoretycznie miałby wyglądać bardziej wiarygodnie. To się okaże. Przed wejściem na plac musicie najpierw jeszcze przejść przez bramę.
Zatrzymują was dwaj strażnicy. Są to krasnoludy. Obaj stoją. Widzicie, że też są zmęczeni. Kończy się ich nocna zmiana właśnie. Chyba najchętniej poszliby do domu pospać. Prawdopodobnie czeka ich kolejna ze względu na to, że wieczorem odbywa się impreza. Więc jeden tak oparty stoi, tak patrzy na was. Patrzy jeszcze chwilę. I tak... Chwila. A wy to przepraszam, w jakiej tutaj sprawie tak patrzy po was? Bo nie jesteście regularnymi dostawcami. Co to się zrobiło? Ku cichu, Douglas. Przedstaw naszą sprawę tutaj z naszej piekarni. Jesteśmy piekarzami nowymi, kraftowymi i ponieważ jest impreza, potrzebna jest dużo, dużo chleba. Nowatorski chlebek, pokazuje ten chlebek. Jako patrzę, tak. Że, czy... palce lizać i on tak mi spływa, tak. A ja... Znaczy... Dobrze, że powiedziałeś, że to chleb, bo w życiu bym się nie domyślił. A widzi pan, troszkę świata tutaj przyszło. Bo to... zakładam, że krasnolud nie jest panem elfów, bo to elfie pieczywo. A tak patrzy. No, to ma sens, to ma trochę sensu. Rzuć, chcę, żebyś Douglas rzucił w takim razie na kłamstwo. On patrzy na was. No ale cóż... No nie wiem, czy... Musiałbym chyba zapytać kogoś tam. Ale o co, my całą noc to piekliśmy. Niech pan zobaczy, jak tutaj mój przyjaciel Puchcik Douglas, wybitny znawca pieczywa, wybitny znawca nabiału, wybitny znawca rzeczy, wszystko wie o wszystkim, o pieczywie. Całą noc pracował, żeby to zrobić. Ja też. Widzi pan, jak ja wyglądam? Nie spałem dzisiaj. Pracowałem. Pieczywo piekłem, robiłem. Próbuję spojrzeć na tę mąkę, którą Boże. Jestem ubrudzony. Jest ubrudzony. To jeszcze Valentine też rzuć na kłamstwo. Zobaczmy, jak wam razem pójdzie. No dobrze, dobrze. Już dajcie mi spokój, ja już zaraz zmianę kończę. To tylko raz, do kuchni. I tam się meldować i mówić komu, co trzeba. Tak zrobimy, proszę pana, panie. No już, ruchy. Mijacie straż, on jeszcze patrzy na was, więc zakładam, że odbijacie, nie wchodzicie głównym wejściem, tylko odkręcacie w lewo, obchodzicie tą rotundę, te schodki i tak dalej. Docieracie do tylnego wejścia. Kręcicie, drzwi są otwarte na oścież, więc widzicie już, że w kuchni również kręci się sporo służby. Widzicie tu ludzi, głównie ubranych na biało, rozładowują, jakieś wory tam przynoszą, cięższe rzeczy. Nawet jak mijaliście tego krasnoluda, już widzieliście kolejnych gości, którzy coś nieśli ze sobą, jakieś cięższe rzeczy. Ewidentnie krasnolud mógł was puścić, bo pewnie już musiał zaraz sprawdzać kolejnych ludzi, ponieważ jest impreza, będzie dzisiaj dużo towarów noszonego, więc w tym momencie nikt wam nie zawraca głowy. Zbliżacie się do wejścia do kuchni. Ludzie, tak wiecie, patrzą na was kątem, ale generalnie, jak słusznie zauważyliście, dzisiaj pewnie zatrudniono więcej osób, ściągnięto ludzi z zewnątrz, nie wszyscy muszą się znać, co powoduje, że choć Valentine z tą ciężką zbroją, na którą na coś narzucił, może trochę się wyróżniać, no tak ludzie są ewidentnie zajęci, jest bardzo wcześnie, wszyscy próbują wyładować swój towar, ułożyć wszystko gdzie trzeba, więc raczej nikt wam nie zawraca głowy. Jeżeli wchodzicie do... Mówię do Valentina, mówiłem ci, że ich oszukam bez problemu. Genialne, ale ja teraz tak... Widzisz, że tak Varga zaczyna dygać Valentinowi, tak się nachyla na jedno kolano, klęka przy tobie, kładzie ci ręce na ramiona i... Douglas, co my teraz zrobimy? Ja już nie mam planu. To się wszystko skończyło. Czy wiesz, co możemy teraz zrobić? Bo ja zapomniałem, co mieliśmy dalej zrobić. Mam nadzieję, że wiesz. Ja już nie wiem. Nagle mam pustkę w głowie zupełną, a nie chcę was zawieść, przyjaciele. Co zrobimy? W każdym razie wchodzicie do środka i jeszcze tutaj jakby samych kucharzy nie ma. Raczej służba póki co odkłada wszystko, jakiś gość do was podchodzi. A wy z czym? Douglas. Z chlebem. Jestem taki, wiesz, kolega się wzruszył, tak dobry chleb. Tak, kosztowy.
Dobra, to na tamten stół pokazuję. I teraz, jak wchodzicie, jest tu cała masa stołów. Widzicie, że jeszcze niektóre tutaj wnoszą w tym momencie. Jest to naprawdę obszerna kuchnia. Ogromna kuchnia. I widzicie rzędy stołów, które są tutaj ustawione. Tak jak mówię, niektóre jeszcze są cały czas dostawiane, ponieważ jest bardzo wcześnie. Ewidentnie w momencie, kiedy ruszy tutaj już de facto staw zajmujący się gotowaniem, to będzie wyglądało jak prawdziwa fabryka jedzenia. Póki co, tak jak mówię, jest tutaj wnoszone cały czas tylko są wnoszone towary, więc on tylko mówi, dobra, chleb tam. Jak patrzę na to, nie wiem, czy widać ten twój chleb. No tak. Patrzę na ten chleb. Patrzę na ciebie. Patrzę na ten chleb. Mówi na. Dobra, to daj go do tych egzotycznych tam. Pokazuję na stolik obok. I odchodzi od was, kompletnie zostawiając was samych. Okej, jak jesteśmy sami, to chciałbym zgarnąć jakieś bułeczki, które wyglądają dobrze, żebyśmy mogli zjeść przynajmniej śniadanie. Przespać. To wiesz, co chcę, żeby... jak się pójdziecie spać, to będzie widać, gdzie jesteście. Ale z miejscu, w którym stoicie, widzicie drzwi. Jedne, duże drzwi, drewniane, ewidentnie wychodzą na jakiegoś rodzaju hall. One co chwila się otwierają, ktoś też przez nie przechodzi, jakiś stół wnosi i widzicie przez nie duży korytarz, który jest prostopadle do sali, w której się znajdujecie. Nawet widzicie jakieś obrazy tam wiszą co chwila, jak się drzwi otwierają, zamykają. Jest to ewidentnie główna aorta całego budynku. Drugie drzwi, które są cały czas otwarte, są znacznie mniejsze na północy i przez nie widzicie wiele beczułek, które stoją tam, innych skrzyń. Ewidentnie prowadzi to do jakiegoś rodzaju spichlerza, składziku, magazynu, w którym składowany jest towar, ale to one są w tej chwili otwarte i z niego tam stamtąd co chwila ktoś coś wynosi tutaj do kuchni, żeby to odpowiednio ustawić. Ale w międzyczasie chcę jeszcze, żebyś Douglas rzucił na kradzież, żebym zobaczył, czy nikt nie zwraca uwagi na twoje kradnięcie bułeczek. Więc próbujesz wziąć tę bułeczkę, ten gość do siebie przychodzi i tak mówi: Chwila, płacimy wam, żebyście donosili i kładli żarcie, a nie żebyście się tutaj wpierdalali. Zostaw to, kładź swoje rzeczy i do roboty. Nie krzyż na mojego przyjaciela. Odkładam bułeczkę i idę. Nie krzyż na nie. On tak patrzy na ciebie. Jak chcecie tu jeszcze być wieczorem i działać, to przyzwyczajcie się, bo ja to jestem nic w porównaniu do szefa kuchni, okej? Okay? Jak się nazywa szef? Nie słyszeliście nigdy? Zatrudnili naprawdę konkretnego kucharza. Tak się nazywa? Konkretny kucharz? Ratatouille. Nazywa się Rondel Garzi. Ten Rondel Garzi? Ten Rondel Garzi. Ty Garzi? Dobra. Bułki zostają. Jak będziesz jadł w swoim czasie, będzie przerwa, zjesz sobie, a na razie ruchy. Idźcie w tej chwili, jak widzę, że się opierdalacie, idźcie do magazynu i przynieście mi tutaj dwa wory ziemniaków. Idziemy do magazynu po ziemniaki. Tam się zdrzemniemy może. Idziecie do magazynu i faktycznie nie brakuje tutaj bardziej osobnych kątów. Jest tu sporo beczek, beczuł można wręcz powiedzieć, wiele skrzyń. Więc wygląda to jak... Co prawda chodzą tutaj ludzie, ale to nie znaczy, że nie brakuje tutaj bardziej osobnych kątów. Co więcej, widać jeszcze jedne drzwi, kiedy wchodzicie. Po prawej stronie widzicie kolejne drzwi. One od czasu do czasu się otwierają. One prowadzą ewidentnie do takiego magazynu, w którym raczej nie ma żywności. Raczej jest to składzie, w którym są jakieś skrzynie, wiecie, z przyborami. Właśnie stamtąd stoły są wnoszone. One generalnie, te drzwi, tylko od czasu do czasu się otwierają i zamykają. Chcemy wejść tam, zobaczyć? Możemy zerknąć, ale później trzeba wyspać. Chociaż chwilę. No to w sensie tam możemy zobaczyć, czy możemy się przykimać. Chcemy tam, może będzie miękko. To zerkamy. Okej, okay, wchodzicie ja do tego pomieszczenia. Dobra, wchodzicie do tego pomieszczenia i chcę, żebyście obaj rzucili na szukanie. Okej,
To jest Douglas, to jeszcze mhm, Valentine, szukanie. Mhm, poszło. Więc, Valentine, jesteś chyba zbyt zajęty tym, żeby cały czas ugładzać swoją zbroję. W ten sposób, aby nikt jej nie zauważył. Ale, Douglas, jesteś na tyle spostrzegawczy, to uważasz kilka rzeczy. Po pierwsze, kiedy mijasz wejście, zauważasz, że obok jest rejestr wina. Jeszcze tuż przy wejściu, jeszcze w winiarni. W winiarni jest zaznaczone wyraźnie, w jaki sposób schodzą te butelki, ale codziennie ktoś zamawia kilka butelek czerwonego wina. Ale nie jest napisane kto i gdzie. Po prostu jest tylko rejestrowane, że te butelki są wynoszone stąd. Ale to nie koniec. Kiedy wchodzicie do środka, zauważasz, że za skrzyniami jest niewielki właz. Jest on w tej chwili mocno zamknięty, ale kiedy nachylasz się przy nim, słyszysz budzującą tam kanalizację. Jakbyś się chciał Valentine odlać, to można przez ten właz. Ale rozkminiłem też właśnie, że czerwone wino pewnie piją czerwoni magowie, ponieważ to jest ten sam kolor i oni pewnie lubią kolorami. Ale połączyłeś rzeczy. Jak, zmysł alchemistyczny działa. Jak mój wujek Colombo. Colombo Pulok. Colombo. To jest dobry trop. Na pewno pójdziemy za winem. Zawsze jak idziesz za winem, zawsze trafiasz do celu. Tak mówił mój dziadek, który jest alkoholikiem. Możemy wziąć to wino i powiedzieć, że musimy je zanieść. Czy tam jest informacja, gdzie to wino jest zwykle niesione? Nie. Będziemy udawać, czy nie ktoś wiemy? Czy ktoś wie, możemy wziąć tą kratę i powiedzieli nam, że potrzebujemy tego czerwonego wina i ja nie wiem, gdzie to iść. No. Okej, okay, ale w tym momencie... Najpierw byśmy zrobili dżemkę. Tak, to chciałbym, żebyście obaj rzucili na ukrycie. I am great at this. Na... Tak, może być ukrycie bez problemu. Mam ukrycie przedmiotu. Nie. Jak to schować? Tak, schowasz się. Nie. Chcę, żebyś rzucił na w takim razie... niech będzie hide. Widzę, że z jakiegoś powodu jest to się nie przetłumaczyło, ale... Tak, dobra. Let's a go. Okej? Okay. Też. Również. Okej, okay, więc obejrzeliście ponad 20, co powoduje, że jesteście nice. W stanie bez najmniejszego problemu gdzieś tam między skrzyniami, gdzieś tam wiecie, upoustawiacie, jak ktoś tam wnosi stół, to niby podnosicie coś, ale tak naprawdę ustawiacie małą barierkę, która was ukrywa i tam wiecie, kładziecie się gdzieś. Tak. Ja jeszcze mówię do Douglasa, połóż się na moim ciele, żeby komfort twojego snu był lepszy, ponieważ mają misję do wykonania i to jest w tej chwili najważniejsze. I go tak próbuję przytulić lekko, żeby się jak najlepiej bardzo... wyspał. Kulamy się, go delikatnie głaszczę jego zbroję. Tak, palce, znaleźliście dobre miejsce, żeby na tego typu sprawy. Nie wnikam, macie dużo godzin. Rzuciliśmy ponad 20, daj nam poleżeć. Poleżcie. Możemy przez ten czas pomyśleć, co powinniśmy zrobić, skoro już tu jesteśmy. Może wam się przyśni jakiś plan. Zbliża się wieczór. Roger, John... Czas na was. Roger, przebierasz się ze strażnika i ruszasz w stronę ambasady. John, w tym czasie okrążasz ambasadę. Wiedząc, kurędy wejść, ustawiasz się na ulicy i szukasz dogodnego momentu. Musisz pokonać 2,5-metrowy płot, wskoczyć do labiryntu, przejść przez labirynt, który osłoni cię jednak, pytanie, czy się w nim nie zgubisz, a potem dotrzeć do tylnych drzwi, przez które wejdziesz. Jednak po drodze mogą zaczepić cię również straże. Wszystko to jest przed tobą. Podbiegasz więc do płotu. Czekasz na właściwy moment. Chcesz, byś rzucił najpierw również... możesz rzucić ten hide, czy... lub... ale to w sumie jedno i to samo. Sneak. Może być sneak, to samo. A ja mam unikanie wykrycia możesz również rzucić. Może mogliśmy zrobić tak, że Roger ewentualnie odwracałby uwagę tych strażników, którzy mogliby zaczepić Johna tam gdzieś po drodze, co? Czyli chcesz wejść pierwszy i stanąć... Bo już okay. Myślę, że strażnicy wam wewnątrz, tak by byli, tak? O to chodzi? Mam na myśli po tym, kiedy John już przeskoczy przez płot. W ogrodzie. Przejdzie przez labirynt całą i wejdzie. Żeby to dogadać. Nie ma niczego problemu z tym.
No, więc, ale to możecie to dogadać. Tak. Nie ma problemu, proszę bardzo. Dobra. Roger, przyjacielu, to jest nasz moment. Ja sobie dam radę, ale potrzebuję wsparcia, bo moje bardzo ciasne, skórzane spodnie mogą wydawać dźwięki, kiedy będę dokonywał akrobacji i nie chciałbym, żeby zwróciło to uwagę strażników. Przyjacielu, czy mogę na tobie polegać? Znamy się krótko, ale nie jestem chyba jedynym, który nie może się oprzeć twojej charyzmie. Znamy się krótko, ale mamy jeszcze całe życie, żeby się poznać jak najlepiej, przyjacielu, także zrobię to z przyjemnością. Daj mi tylko wejść. Ja tam jakby co, zagadam kogo trzeba, a ty rób swoje. To zrobisz na pewno fantastycznie. I poklepuję go. Mam nadzieję, że będziesz kątem oka patrzył na mnie. No dobrze. Roger więc w stroju strażnika zbliża się do wejścia. Wiesz już, że straż Waterdeep weszła do środka. Jednakże na wejściu jeden ze strażników cię zaczepia i tak. Tym razem jest to człowiek. Przy bramie tak stoi, tak patrzy na ciebie. A ty co, spóźnialski? Wiesz, że twój lord już dawno wszedł? I co, płacą ci za takie szwendanie się tutaj? Uśmiecham się do niego i mówię, przyjacielu, a widzę, to jest tak wskazujone, tak, a widzisz, widzę, że jesteś strażnikiem, który świetnie odwala swoją robotę. I ja to szanuję. Właśnie to mówiłem mojemu szefowi, mojemu lordowi, jak tutaj przyjeżdżaliśmy, że tacy fantastyczni goście jak ty tutaj są, którzy zawsze coś tam wypytają przychodzących ludzi, co oni tutaj robią, gdzie oni byli i tak dalej, i tak dalej. Świetnie wykonujesz swoją pracę i próbuję wejść do środka. Rzuć na oszustwo. Na oszustwo? Na kłamstwo. To nie powinno być na oszustwo, jednak powiedział prawdę. Nie kłamałem. Dobrze, rzuć na wrażenie. Nie ma problemu, rzuć na wrażenie. Nie mówiłeś co prawda nic swojemu szefowi, ale niech ci będzie pozwolić rzucić na wrażenie. Dobra, będę bardzo się starał, żeby właśnie Roger nie kłamał, tylko wiesz. Dobrze, nie ma problemu. Strzenka patrzy na ciebie. No. Tak widzisz, że trochę mu tak przykadziłeś. Tak. Już. Awans się staram, nie powiem. Może tam szepniesz dobre słowo, a tam nie szukacie przypadkiem kogoś tam, wiesz? Słyszałem, że Waterdeep lepiej płacą trochę. Ja zaznaczę tutaj tak na marginesie, że ja powiedziałem na przykład szefowi i to nie wiadomo, jaki to jest szef, nie? Więc okej, dobrze. I tak samo będę robić tutaj i poklepuję go po ramieniu i mówię, przyjacielu, przyjemnością, jak się nazywasz? Powiedz mi tylko ja mojemu pracodawcy powiem wszystko o tobie, co będzie chciał wiedzieć i tak. to chcę, żeby wiedział i tak się, wiesz, tak trochę do tego. Jestem Iwar. Iwar. Iwar Falk. Paniale. Piękne imię. Dziękuję. Zapamiętam je i wspomnę o tobie. Dziadek na pewno był wspaniałym człowiekiem również. No. Tak, ktoś ci zrzedła mina. On tak patrzy, pracował w gildii złodziei za notara w Waterdeep i okradał ludzi, ale nieważne. Iwar. No, bardzo mi przykro, ale cieszę się, że ty wyrosłeś na dobrego człowieka. A tak, tak, proszę iść. Jak najbardziej, ale Iwar, jakbyś potrzebował ze mną porozmawiać, to pamiętaj moje imię i odnajdź mnie i znajdziemy chwilę na rozmowę. I od razu, nie mówiąc mojego imienia, od razu wchodzę. Okej. Okay. To chcę, żebyś wchodząc rzucił na społeczeństwo. To jest po prostu tam na górze umiejętności, społeczeństwo lub karty postaci. Chcę wiedzieć, jak Roger będzie się poruszał, tak żeby nie zwracać na siebie dobrze uwagi, jakby poruszał się tak, jakby to było jego miejsce. 15, okej. Okay. Razem z twoim umiejętnością jest to 18. Więc kiedy wchodzisz przez drzwi, już żaden strażnik się nie zaczepia. Wchodzisz tak, jakbyś absolutnie powinien się tu znajdować. Nikt cię nie rusza. Więc trafiasz do dużego holu. Bo impreza na górze już się zaczęła. Bo czekaj, bo teraz wiesz, jakby jak pomóc temu Johnowi, żeby wiesz, tak, ale musisz przejść przez cały hol na drugą stronę. Aha, bo ja wchodzę od innej strony. Ty tak? Wchodzisz od frontu, on będzie wchodził tylnym wejściem, więc musisz przejść przez cały. Dobra, sorry. Już słychać, na górze impreza się zaczęła. Skrząta się tu sporo ludzi. Widzisz ludzi wychodzących z lewej strony. Kiedy idziesz przez korytarz, widzisz
ktoś wychodzi z pomieszczenia, które jest chyba biblioteką, jeżeli widziałeś po ilości regałów, które przez chwilę ci tam mignęły. Osoba raczej lepiej ubrana, właśnie jest w czasie jakiejś dyskusji z innym podobnie wyglądającym lordem. Nawet nie spojrzeli na ciebie, kiedy ich mijałeś. Idziesz dalej. Po prawej stronie widzisz kolejne dwa pomieszczenia. Jedno z nich jest zamknięte, pierwsze przy wejściu. Kolejne jest lekko uchylone, wygląda to jak jakiegoś rodzaju sekretariat. Widzisz tam jeszcze pojedyncze osoby, które się krzątają, ale chyba już kończą pracę i będą wychodzić. Z lewej strony drzwi non-stop się otwierają, widzisz kuchnię, którą przez sekundę ci miga, kiedy znowu drzwi się otwierają. Widzisz, jak wynoszą ludzie jakiegoś rodzaju drinki, tace i lecą przed siebie cały czas, mijając cię w jak największym tempie. Mijasz ich wszystkich. Po lewej stronie, za kuchnią, są kolejne drzwi. Te są cały czas zamknięte, nie masz pojęcia, dokąd prowadzą. Jednak po prawej widzisz dwoje drzwi. Jedne to jest toaleta męska, drugie to toaleta damska. W tym momencie nikt nie przechodzi przez te drzwi, jednak po oznaczeniach wiesz, dokąd prowadzą. Przed tobą widzisz dwie pary dużych schodów, które oskrzydlają drzwi z piękną szybą, przez które już w nocnym świetle tutaj gazowych lamp widzisz wejście do pięknego, żywopłotowego labiryntu. Jak wspomniałem, strażnicy stoją tutaj wszędzie na korytarzu. Mijasz ich, co kilka metrów stoją kolejni strażnicy. Jednak ponieważ jesteś ubrany w odpowiedni sposób i poruszasz się z pewną wprawą, nikt nie zwraca na ciebie uwagi, cię nie zaczepia. Stajesz więc przy wejściu do tych szklanych drzwi, patrząc w labirynt, czekając, aż John wychynie z tego labiryntu tak, aby wprowadzić go tu bez najmniejszych problemów i być może odwrócić uwagę strażników, którzy akurat patrzyliby przez szklane drzwi, kiedy będzie się tutaj dostawał. A czy ja najpierw nie muszę przeskoczyć przez... Musisz przeskoczyć, ale z tamtej strony nie będziesz miał aż takich problemów, co do dostania się właściwie do budynku. Więc John, przechodzimy do ciebie. Stoisz na ulicy. Z tej strony nie panuje aż tak duży ruch, ponieważ nie ma tu bramy. Widzisz, od czasu do czasu przejedzie jakaś jeszcze dorożka, która wiezie gości. Jednak jadą one prostopadłymi ulicami do twojej, oskrzydlając ambasadę i jadąc w stronę frontu. Ty sam znajdujesz się na ulicy za ambasadą. Przed tobą 2,5-metrowe żelazne ogrodzenie, przez które widzisz jedynie dach ambasady górujący nad żywopłotem i labiryntem, który znajduje się właśnie na tyłach. Wyczekujesz na odpowiedni moment, rozglądasz się po obu stronach, upewniając się, że znajdziesz moment, w którym żaden człowiek nie zauważy twojego przejścia. I kiedy wiesz, że moment nadszedł, szybko starasz się wspiąć na ogrodzenie i przeskoczyć je. I teraz poproszę cię o rzut na spinaczkę. Nie masz najmniejszego problemu z pokonaniem tego ogrodzenia. Podciągasz się 2,5 metra. Co to dla ciebie? Wspinasz się, podciągasz się, przerzucasz swój ciężar jednym szybkim ruchem i jak kot lądujesz w trawie poniżej. Stajesz przed labiryntem, szybko wchodzisz do środka, tak aby osłonił cię on od ulicy. Jest tutaj ciemno, jedynie światło księżyca i światła dochodzące od samej ambasady gdzieś padają z góry na ten labirynt. Słyszysz muzykę, która dobywa się gdzieś z budynku przed tobą. Słyszysz też gwar ludzi, który na tyłach jest na pewno otwarty balkon w głównej sali balowej, która znajduje się na pierwszym piętrze. Jednakże nikt nie ma szans dostrzec ciebie z tego balkonu, gdyby nawet na nim stał. Tak jak ty nie bardzo jesteś w stanie również zauważyć ten balkon w większości miejsc, kiedy poruszasz się po tym labiryncie. I w tym momencie, kiedy idziesz po labiryncie, chciałbym, żebyś rzucił... Możesz rzucić albo na szukanie, aby starać się wyszukać odpowiedniej drogi w tym labiryncie. Możesz rzucić również na... Możesz rzucić również na naturę. To będą po prostu umiejętności z karty postaci, aby w miarę zauważyć, którędy prawdopodobnie prowadzi główna droga. Albo na społeczeństwo, jeżeli chciałbyś odnaleźć, posługując się twoją wiedzą, jak takie labirynty są tworzone. Decyzję zostawiam tobie. Znowu bez najmniejszego problemu. John, manewrujesz po tym labiryncie, szukasz śladów, widzisz, którędy ludzie się poruszają. Pomimo tego, że jest w miarę ciemno,
ludzie, którzy chodzą po tym labiryncie, chodzą bardzo powoli, zostawiając bardzo solidne kroki, co powoduje, że bez najmniejszego problemu jesteś w stanie odszukać ślady w tej trawie. Poruszasz się za nimi bez najmniejszego problemu, znajdując wszystkie zakręty. Zajmuje ci to naprawdę krótką chwilę, kiedy już docierasz i wyglądasz zza ostatniego rogu. Widzisz wielkie szklane drzwi, które prowadzą do ogromnego holu. Patrzysz przez nie, sam znajdujesz się w cieniu, jednak tam wszystko jest dobrze oświetlone, więc możesz zauważyć strażników, którzy stoją w całym holu w jego długości. Jednakże przy samych szklanych drzwiach zauważasz znajomą postać. Stoi Roger ubrany w ubranie strażnika i jak gdyby nigdy nic, pilnując schodów, od czasu do czasu zerka przez te szklane drzwi w stronę labiryntu, w którym ty w tym momencie się ukrywasz. Ja, John, wiedząc, że nie mogę zdekonspirować mojego nowo poznanego przyjaciela, chcę w jakiś sposób afirmować jego i mój sukces, więc tylko i wyłącznie wyraźnie robię i przechodzę dalej. Okej. Okay. Otwierasz więc drzwi, te tylne, i wchodzisz do środka. Chcę, żebyś, jeśli chcesz poruszać się, możesz rzucić na społeczeństwo. I pomimo tego, że nie wyglądasz jak osoba na tym balu, cały czas być może twoja naturalna prezencja spowoduje, że i tak będziesz wyglądał jak człowiek, który powinien się tu znajdować. Ja. Atrakcja wieczoru. Przekonajmy się. To będzie w umiejętnościach po prostu. Z karty postaci albo na górze masz umiejętności, okay. I chcesz, żebyś rzucił na społeczeństwo. Niestety. John, nie, no być może jest to silniejszy od ciebie. Wchodzisz z buta konkretnie z takim wejściem, że nikt łącznie z Rogerem nie jest w stanie odwrócić od ciebie uwagi. Wszyscy słyszą skrzypienie moich skórzanych, ciasnych spodni. Nie wyglądasz, jakbyś tu powinieneś się znajdować, więc natychmiast jeden ze strażników, który stał również przy schodach, robi parę kroków w twoją stronę i tak patrzy na ciebie powątpiewująco. Przepraszam, czy pan się zgubił? A Roger, ja? Stoisz tuż obok w razie czego. A ja stoję, okej, okay, dobra. A ja patrzę na Rogera. Szybko, żeby nie zauważył tego strażnik, znowu robię. I mówię. Ale ja tu nie jestem przypadkiem, panie strażniku. Ja wiem, że ja mogę wyglądać, jakbym nie pasował do tej imprezy, ale ja jestem jej główną atrakcją. Patrzę na Rogera i mówię: kolego, wytłumacz tutaj panu, o co chodzi. Tak patrzy zdziwiony. Z Waterdeep? Nie, słyszałem, żebyście mieli jakąś specjalną atrakcję dla ambasadora. Tak patrzy nieufnie. Nie, przyjacielu, to jest specjalista od... ja może nie będę mówić, to jest niespodzianka. Tutaj kolega sam najlepiej zaprezentuje, po prostu w czym się świetnie czuje. Zatańcz, John, proszę. Możesz tu będzie rzucić albo na oszustwo, jeśli chcesz dalej go zabajerować, albo wedle tego, co powiedział Roger, może nie musisz oszukiwać, może wystarczy, że pokażesz swój naturalny talent. John delikatnie podciąga swoje bardzo ciasne spodnie, podkreślając to, co najważniejsze, z jednej i drugiej strony. Co mam rzucić? Występy, rozumiem, jeżeli na tę drogę. Na tę drogę się cytujesz. Chcesz go oczarować swoim występem, a nie... No, dobrze ci poszło ostatnim razem, więc... Ostatnio podłożyć kurde, że... John bierze głęboki wdech, rozgląda się po sali, żeby mieć pewność, że wszyscy spojrzą, kiedy tylko zacznie. Strażnicy stoją przy ścianie, tak wzdłuż, więc żaden nie odejdzie, ale tak wiesz. Tak gdzieś się odchylają od swojej służby w tamtą stronę. Nawet goście, którzy właśnie rozmawiali, debatowali, idąc, wchodząc na schody, na chwilę się zatrzymali i tak z ciekawością patrzą, co tam się do cholery dzieje. John zarzuca włosami. Zaczynasz tańczyć. Nie jest to twój najlepszy taniec w życiu, ale jednocześnie nie jest najgorszy. Ludzie chwilę patrzą, jednak nie jest to jakoś wyjątkowo ciekawe, ale jednocześnie nie jest to jakaś żenada, która spowodowałaby, że nagle wszyscy by się tutaj jakoś spłoszyli. Po prostu patrzą chwilę, a potem idą i wchodzą po schodach, jakby to ich w ogóle nie interesowało. Ten strażnik tak patrzy przez chwilę na ciebie, mówi, patrzy na tego, na Rogera i tak, w sensie, że on jest tu główną atrakcją. On zachowuje siłę na później, kolego.
A John dodaje, to nie taniec był atrakcją. To jeszcze rzuć na oszustwo, na kłamstwo z tych akcji. On tak patrzy po tobie. I tak... No... Teraz to rozumiem. No dobra, to pewnie chcecie się gdzieś przebrać, przygotować i tak pokazuje na te drzwi zamknięte naprzeciwko kibla. To tam jest magazyn, już nie, powinno być cicho i spokojnie. Proszę wejść i tam się przygotować. I tak puszczę do ciebie oko jeszcze jak idziesz. Do... Ja się nie przebieram, ale z kibelka skorzystam. Wchodzicie do środka. Czekaj, magazyn jest... My wchodzimy... Pokazał nam drzwi do magazynu, tak? Okej, dobra. One są vis-a-vis kibla. Jak jest korytarz. A to nie jest ten magazyn, gdzie... Właśnie ten. Śpi... Okay. Właśnie ten. Więc wchodzicie do środka. Magazyn jest już trochę pustawy. Większość stołów i... jakieś narzędzie zostało z niego wyniesionych. Poza jednym miejscem, w którym stoły i szafki są tak dziwnie, wiecie, ustawione, jakby żeby tworzyć jakiś kącik i zasłonę, która tam się znajduje. Całą resztę rzeczy wynieśli. John zadaje pytanie Rogerowi. I widzicie również jeszcze włask do kanalizacji również. On... Roger, czy ty widzisz to, co ja? Czy oczy mnie mylą? Widzisz, kto leży na ziemi? Nie, robi? Chcę tylko dodać, że jeszcze nie widzisz ich. Chcę powiedzieć, że widzisz jedynie kącik. Kiedy wchodzicie, nie jesteście w stanie ich zobaczyć. Oni ułożyli sobie kącik, zabunkrowali, ale teraz on wygląda... Nie... W momencie, w którym tu stały jeszcze stoły i inne rzeczy, to mogłeś to wziąć za jedną ze skrzyń, które są. Ale ponieważ prawie wszystko stąd wynieśli, on wygląda teraz cholernie dziwnie. Gdzieś w rogu ten kącik, wiesz, ustawiony z beczek i innych skrzynek, tak wciśnięte w jednym miejscu dosyć już pustego magazynu. Budowaliśmy bazę. No, mniej więcej tak, jakbyś miał bazę. Tak, przyjacielu, to jest fantastyczna budowla z beczek. Też mi się podoba. Roger, wydaje mi się, że ruszyliśmy do tej akcji bez planu, ale to jest szansa, żebyśmy teraz zaczęli pracować nad planem. To miejsce wydaje się temu sprzyjać. Może po prostu usiądźmy, odpocznijmy chwilę i zastanówmy się nad kolejnym ruchem, a przy okazji poszukajmy reszty naszych przyjaciół. I kiedy to mówicie, chcę powiedzieć, że wy dwaj budzicie się i słyszycie głos Johna dochodzący gdzieś zza skrzyni. Rozpoznajemy? Oczywiście rozpoznajecie. Jaki miałem piękny sen. Co się stało? O czym śniłeś? Śniło mi się, że przydzieliśmy komarka ze skrzyniami. O, to mi też. Mieliśmy ten sam sen. To jest jakieś połączenie. Piąteczka. Na Thunder. Naszą łaskę na siebie. Na nas wy to słyszycie, jak oni rozmawiają ze skrzyniami, tak. Dla jasności. Ja od razu podchodzę do nich, tak, przyjaciele, no jesteście. Bałem ja się, że tak was mówię. Wywieźli gdzieś. To robisz. Wstaję, tak się odczepuję i mówię, przyjacielu, jak to znakomicie ci widzieć, ponieważ zdałem sobie sprawę, że nie mam pojęcia, co robić dalej. No nie, to dobrze się składa. Jest nas czterech, teraz coś wymyślimy na pewno. John sam się tutaj dostał przez żywopłot, czy przez ogród przeszedł i jeszcze pięknie zatańczył. Także... Tańczył znowu, nie widziałem? No nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, panowie. O, Roger, nie bądź taki skromny, nie poradziłbym sobie sam, miałem pewną pomoc. A, to czerwone wino, jak to jest? Twoją pomocą. Czerwone wino, bo w pokoju obok, tam jest winiarnia, przed którą przeszliście. Na razie drzwi są do niej zamknięte, możecie do niej w każdej chwili wejść, zobaczyć, co tam się dzieje. I słyszycie dosyć, wiadomo, jesteście przy korytarzu, więc słyszycie gwar z korytarza, tam ludzie ciągle chodzą, wchodzą na górę i tak dalej. Przez drugie drzwi, tam gdzie jest magazyn z winem, raczej panuje cisza, jak już to słychać dalsze odgłosy kuchni, które idą przez kolejne drzwi. Ja potrzebuję mały recap najpierw, bo my mamy, nie wiemy, jak ten artefakt wygląda, tak? I nie wiemy, co to jest tak do końca. Wiemy, że to było w jakiejś skrzyni, w czymś takim, tak? Ale wiecie, że oni znajdują się w podziemiach tego budynku. Znaczy, że ten artefakt się znajduje w podziemiu. I sami magowie, tak? Którzy go pilnują, aczkolwiek nie macie pojęcia, gdzie jest wejście do podziemi. Okej, i oni są... ale oni są oficjalnie gościami... Nie, ukrywają się. Nikt nie wie. Jeżeli by... Nikt nie chce, żeby się... To jest plotka, ale już tam ludzie gadają na ulicy, ale oficjalnie Amn wypiera się na razie, że oni by tutaj mieli się znajdować. Dlatego siedzą po cichu w więzieniu, a nie są na balu, na bankiecie.
Okej. Ja mówię, że... plotki są takie... Poczekaj, Robert. Ale no dobra, plotki są takie, że oni współpracują, tak? Z konsulem, tak? Tak, to tak. Ale oficjalnie ambasador mówi, nie, tu żadnych czerwonych magów nie ma. Okej. Okay. No a my wiemy z naszych dzielnych tych zwiadowców, wiemy, że konsul nie jest do końca do nich przekonany. Okej. Okay. Ja rozumiem, tam mają czerwone wino i magowie są czerwoni i to jest tyle, co mam. Bardzo dobry plan i poszlaka. Ja poklepuję, panowie, to dobrze się składa, bo i w tym momencie John wyjmuje z kieszeni trzy pastylki, niebieskie pastylki, które kładzie na stole i mówi: jeżeli tylko ktoś z was będzie w stanie, a może i ja, bo jestem główną atrakcją, przemycić te pastylki do wina i zanieść te kieliszki właściwym osobom. O tej godzinie i w takiej chwili, jak później może po wszystkim. Nie, już skończyłem. Ale co to są za pastylki? No, mam ich więcej, więc możesz jedną spróbować. Tak, raz zjadłeś pastylki? Chociaż nie, panowie, poczekajcie, przepraszam. Zaczęły mi się mieszać pastylki, nie mam pewności, która jest od czego. Tak, raz zjadł pastylkę. Mam go uleczyć. Mam wrażenie, że brakuje mi też kilku innych pastylek, które miałem w tylnej kieszeni. Douglas! To nie ja. To nie moje. To nie ja. Zjadłeś pastylki? Zaraz. Te pastylki? Przyjaciele, ja wiem, że to jest bardzo śmieszne, ale my musimy tutaj działać, bo czerwoni magowie... Czerwonego maga mogłaby zabić tylko czerwona pastylka, a nie niebieska pastylka, dobra, jeżeli o to ci chodzi. Już wiem, to mamy taki plan. Jemy pastylki, przekopujemy dziurę tutaj do podziemi, bo wiemy, że tam są magowie. Mamy ten włas, który jest kanalizacyjny. Może on prowadzi gdzieś. O, jestem na tak. Wznieśmy toast, napijmy się, wrzućmy pastylki, przekonajmy się, od czego są, a ja wejdę do kanałów. Ale, do ścieków. Ale tak, ja tam dwójkę robiłem. Dobrze, oni rozmawiają, a ja w tym czasie, Roger w tym czasie otwiera kanalizację. Mówiłeś, że to wychodek. No, też tam oddałem szkocha. Ale będzie spoko, bo będzie śliwko. Oskar, nie słychać ciebie. Chcę powiedzieć, że Roger w takim razie rzuć na atletykę, bo jeżeli oni cokolwiek robili, to robili do zamkniętego włazu. To nie jest nasza najinteligentniejsza opcja na świecie. Tam widzisz. Ale zobaczmy, czy jesteś za niego podnieść. 18. Tak, więc Roger wreszcie podnosi ten włas, którym... Niekoniecznie mieliście to, więc otwierasz. W tym momencie dochodzi taki, wiesz, w jednym momencie taki fetor kanalizacji uderza w was. Leci. Biorę dwie pastylki i mówię: Roger, włóż sobie w nos. Wybierz obie pastylki. Ale... Ej, niech będzie rzut na to, czy on wciągnie te pastylki, czy zostaną w nosie. Jak Douglas to robi, to ja go tak przytula, ignoruję to, co mówi, i tak go poklepuję i go podpycham do tego kanału. Tak. Ty, Douglas, sprawdź, co tam się dzieje. Bo potrzebujemy kogoś, kto jest dobrym zwiadowcą. Ja wiem, tam się gówno dzieje. Mogę potwierdzić. Moje też. No nie. Nie. Z tego, nie, co kojarzę, jeżeli już, to mówię, włas był zamknięty. Nie wiem, gdzie wasze, ale nie Valentine. Ten włas jest wystarczająco duży, żebyśmy się zmieścili, aby nie tak, jesteś w stanie, naraz, ale... jesteś w stanie przez nie tam przesadzić głowę do środka i chcę, żebyś rzucił kiedy przesadzasz tam głowę do środka nagle, chcę, żebyś wykonał rzut obronny na wytrzymałość. W czasie, gdy on to robi, to Valentine klęka i się modli za niego. Okej, okay, jesteś w stanie na tyle zachować zmysły, żeby nie stracić przytomności od uderzającego fetoru, który natychmiast cię ogarnia. Przekładasz tam głowę i rozglądasz się. Jednakże od razu mówię, nie dostrzegasz tutaj nic wyjątkowego. Jest to droga kanalizacyjna, która ewidentnie łączy się z całym systemem kanalizacji Neverwinter, co daje wam potencjalny punkt wcześniej wejścia, a teraz być może wyjścia, jeżeli byście mieli zamiar tego użyć, ale nie wygląda, jakby to w jakikolwiek inny sposób łączyło się z budynkiem, poza faktem, że pewnie gdzieś przechodzi pod kiblem, który jest po drugiej stronie korytarza. Mhm. Możemy wejść tam na dół i po czym wyjść z kibla i nikt nie zauważy, jak będziemy wychodzić z tego pomieszczenia.
No tu mamy drogę ucieczki. To panowie, może pójdźmy w ten plan, żeby ktoś z nas, a już chłopaki tutaj przecież się rozeznaliście wśród służby i być może będziecie niepostrzeżeni, żeby możemy, zanieść wino. Możemy właśnie to wino wziąć na wypadek, żeby jak ktoś nas nakryje, to powiemy, że mamy wino. Ale weźcie mnie ze sobą, bo będę atrakcją. Ja jestem w stanie oczarować magów. A czy jesteś w stanie iść sam, czy musimy brać cię tak pod pachę razem z winem? No zdecydowanie wolałbym to drugie. Przyjaciele, okay, ale ten plan brzmi fantastycznie, aczkolwiek ci magowie są ukryci, nie wiemy, gdzie oni są, nie wiemy, czy dostaniecie przez kanalizację. Atrakcja jest na balu. Nie, ja uważam, że skoro ja musiałem tam włożyć głowę, to każdy powinien. John może co najwyżej odwrócić uwagę, myślę, czyjąś, jak znajdziemy inne wejście do magów. Myślę, że powinniśmy tutaj część z was, znaczy wy, piekarze nasi, piękni, wy powinniście chyba tutaj posprawdzać, jakie mamy drogi, gdzie może być wejście do tych magów. Widzieliśmy jeszcze jakieś drzwi inne, jak my wchodziliśmy. Z kuchni były tylko dwie pary drzwi. Jedne prowadziły do winiarni, drugie prowadziły do korytarza. Z winiarni były, poza tymi, którymi się wchodziło od kuchni, do magazynu, w którym się znajdujecie, z którego znowu są drzwi z powrotem do winiarni albo do korytarza. Roger, kiedy przechodziłeś jako strażnik, mogłeś stwierdzić, że po kolei widziałeś, idąc prosto korytarze, najpierw po lewej była biblioteka, vis-a-vis był gabinet, prawdopodobnie, ale zamknięty. Idąc dalej była kuchnia, naprzeciwko niej był sekretariat. Idąc dalej po lewej był magazyn, w którym się znajdujecie, po prawej kible. A na wprost schody idące na górę do sali balowej. Generalnie zdajcie sobie sprawę, że wejście do sali balowej byłoby dla was bardzo ryzykowne, ponieważ tam raczej wszyscy by was rozpoznawali. Znaleźliście się na tyle blisko szych, że bylibyście bardzo dobrze sprawdzeni. Więc trzymanie się parteru jest w tej chwili dla was znacznie bezpieczniejsze. No i oczywiście na końcu drzwi, którymi wszedł John do labiryntu. Wiecie, co powinniśmy zrobić? Całe prawdopodobnie piętro, które tutaj jest podzielone, bo to jest rotunda, więc cały ten okrągły budynek na dole jest podzielony na różne pokoje, tak góra to jest pewnie okrągła, wielka sala balowa okrągła. Myślę, że powinniśmy sprawdzić salę balową. Douglas, to jest właśnie, przyjacielu, to jest fantastyczny jesteś, kiedy wpadasz na pomysły, ale to akurat jest jeden z tych pomysłów, które uznam za twój treningowy pomysł, w którym zbierasz doświadczenie na lepsze pomysły. Ja poszedłem po wino i Douglas, to idziemy na tą salę balową. Czekaj, poszedłeś do... To nie jest taki zły pomysł, wciąż... Poszedłeś po wino, tak? Strażnicy tak, wiedzą, tak, że jestem atrakcją. I nie jestem zakonspirowany, więc mogę odwrócić uwagę na balu, a może tam znajdziemy jakieś informacje co do położenia magów. W każdym razie, wchodzisz do pomieszczenia z winem, do tego składziku z jedzeniem. Drzwi się otwierają, widzisz jakiegoś gościa, który przychodzi, bierze jakąś butelkę, patrzy na ciebie przez chwilę, ale potem wychodzi i znowu jakby ignoruje cię kompletnie. Jesteś ubrany w miarę na kucharza, on się ewidentnie spieszy, widzisz, że był naprawdę taki, i w tym momencie słyszysz, kiedy on przechodzi ze środka drzwi jakiegoś faceta, który się drze. Co to ma być? To ma być zupa? I słyszysz, jak krzyczy na kogoś, kto akurat wchodzi, ale jesteś w stanie tutaj spokojnie zdobyć, jeżeli chcesz wino, to nie ma z tym najmniejszego. To, które było na liście, nie? Tam ten. Jesteś w stanie zabezpieczyć jego butelkę. Mam nadzieję, że ta zupa, którą ktoś dostał z jebki, to nie jest mój chleb. Więc możecie przejść przez albo kuchnię, albo wyjść wszyscy na korytarz. Aczkolwiek pamiętajcie, że o tyle co John i Roger chodzili już po korytarzu i być może dalej będą tutaj atrakcją i obstawą, tak wasza dwójka, no gdy nagle uwaleni mąku kucharze zaczną kręcić się po głównym korytarzu wśród gości, którzy... i dystyngowanych tutaj, prawda, zaproszonych, no będziecie musieli się na pewno tłumaczyć przed strażami, co robicie idąc korytarzem. Mówię do Valentina, mówiłem ci, to zły pomysł, że powinniśmy się ubrać za żołnierzy.
ale jak to, słuchasz, się wydawało dobrze. Przyjaciele, nie czas na sprzeczki. Mówię, przyjacielu, ty masz ze sobą te bonusowe mundury, które ukradłeś, kupiłeś, zamotałeś? Niestety, już dawno zostały zwrócone prawowitym właścicielom. Mamy bardzo podobną budowę ciała, możemy się zamienić ubraniami? Nie, ale możesz się rozebrać, jeżeli kto ci pomoże, przyjacielu. Zdejmuję mój kamizelkę. Hej! To nie pomoże! Myślę o tym, że musimy znaleźć jakieś informacje na temat tego artefaktu i może warto byłoby sprawdzić sekretariat. Jak przechodziłem obok niego, to ludzie już z niego wychodzili, prawda? I mamy jeszcze bibliotekę. To są dwa miejsca, w których teoretycznie mogą być jakieś informacje, no nie? Wszędzie mogą być jakieś informacje. Oskar! Nie wiem, słuchajcie panowie, nie wiem, piekarze, przyjaciele, nie wiem, co wy chcecie zrobić, ale możemy się rozdzielić. Też nie wiem. Rozdzielmy się, bo to wychodzi nam najlepiej. Tak. I może niech panowie piekarze zostaną sobie tutaj. A my, skoro i tak już poruszaliśmy się po korytarzach, jeden z nas niech pójdzie do biblioteki, drugi z nas niech pójdzie do sekretariatu. I możemy tak informacji. Zrobić. Możemy tak zrobić. Możemy jeszcze ewentualnie posłać piekarzy do sekretariatu, bo tam nie powinno nikogo być teoretycznie, więc może nie byłoby takiego problemu, tylko musieliby przejść przez korytarz. My możemy w sumie zdjąć nasze szmaty umrusane mąką. Wtedy tak, będziecie wyglądali dalej nie jak goście, ale no Valentine będzie w zbroi. Czy dalej będziemy musieli się wytłumaczyć strażnikom, ale możecie to robić oczywiście. Przyjaciele, jak czujecie się lepiej? Mówię do Valentine'a i do Glasa. Pytanie jest jeszcze takie, jak bardzo fancy jest to impreza? Czy jeżeli byłby Valentine bardzo w swojej mega, mega zbroi i mi na przykład założymy... Zrobimy ziemka. Sznurek na szyję i ja będę jego taką niby małą matką i wyjdziemy jako taka ekstrawagancka para, gdzie ja jestem. Będziecie musieli wtedy się bardzo na pewno tłumaczyć. Jakby John generalnie w swoim ubraniu to kompletnie nie pasuje, gdyby nie to, że udało się wkręcić strażnika w to, że właściwie to powinien tu być, ale generalnie gdyby zaczepił go ktoś, kto o tym nie wie, to nikt z was poza Rogerem, który jest ubrany w mundur, nie wygląda jakby osoba, która powinna się tu znajdować. Oj, nie. Plan mi się podoba. A jak przechodziłem koło tej biblioteki, to tam było widać dużo ludzi, czy jak nie, wyglądało? Nie, jakieś dwie osoby akurat z niej wyszły, a w środku raczej była cisza. Okej. To my chodźmy dobrze. Do biblioteki, skoro nie było tak, tam. Przede wszystkim tak, przyjaciele. Myślę, że John i ja powinniśmy się trzymać razem, bo widziano nas razem i ja muszę potwierdzać jego tożsamość. Jest też chemia między nami. Ładnie jest, wyglądacie. No, niezaprzeczalna razem. Zwierzęca chemia, ale to już było widać od początku. Cieszę się, że obaj tu czujemy. Ale ja mam chemię z każdym. To się nazywa charyzma. Moi drodzy, podzielmy się. Spróbujcie, piekarze, się przebrać w strój człowieka normalnego i udawać tutaj poszli, kogoś My byśmy może poszli do biblioteki, normalnego. Skoro Douglas, w bibliotece poczekaj, jest szansa, ale ja mówię też. Jeszcze tylko zapytam, bo biblioteka jest ściana w ścianę z kuchnią. Więc czy chcecie przejść przez kuchnię i wtedy wyjść z kuchni i od razu wejść do biblioteki? Czy wejść wyjściem, w którym jesteście, przejść cały korytarz do dołu i dopiero wtedy wejść do biblioteki? To chyba lepiej byłoby z kuchni przejść, nie? To nie, to w takim razie piekarze idą do biblioteki, a my idziemy do sekretariatu. Bo będzie im łatwiej wejść. Sekretariat jest naprzeciwko kuchni. Ja się znowu ubieram. No to tak, to... John nieco zmartwiony napięciem, które rośnie w drużynie i też stanem i dobrostanem psychicznym części członków zespołu, postanawia szybko sięgnąć po kieliszki, nalać do nich trochę wina dla kurażu. Tego, które oni przynieśli. Tak, ale nie całą butelkę. Jasne. I niepostrzeżenie wrzucając pigułki do każdego z kieliszków. Rzuć na złodziejstwo. Zobaczyć, czy nikt nie zobaczy, kiedy on te pigułki tam, wiesz. To może być kradzież, może być złodziejstwo. To jest ten sam rzut generalnie. Idea jest taka, że wykonujesz niepostrzeżenie, pewien ruch, który ma pozostać ukryty. Niestety przy tym przy waszej percepcji jesteście wszyscy zauważyć, jak on tylko tak plum, plum, plum po kolei rozrzuca te pigułki, patrzyki do kieliszków, które się tam znajdują. Ja tak patrzę, patrzę na tych kieliszek. Tak patrzę na Johna.
Patrzę na kieliszek. Wypijam. Nie zauważyłem. Mówię, ja bardzo nie chciałbym zostać w stylu, bo ja jestem, mam potrzebę przynależności, więc tak piję. A ja patrzę na Johna i mówię, mój przyjaciel kiedyś na wieczorze kawalerskim z kolegami wypili coś takiego i obudzili się w pokoju z tygrysem, więc nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żebyśmy to teraz robili, więc ja odstąpię mój kieliszek Douglasowi i oddaję Douglasowi. Nie, ja drugiego już nie zmieszczę. To powinno jakoś mi w gardle stoić. To panowie, nie, to się nie może zmarnować. John wychyla kieliszek, który miał być Rogera, i patrzy na niego tym razem z pewnym wyrzutem i rozczarowaniem. Ale mamy jeszcze jedną pigułkę, więc... To wszyscy, którzy wypili kieliszki, mogą rzucić rzut obronny na wytrzymałość również. Douglas weszło. John również. Jeszcze Valentine. Okej, Valentine nic nie czujesz. Valentine być może generalnie on cały czas coś czuje. Nie wiadomo, jak jest zbudowany Valentine, ale nic nie czujesz. Douglas i John generalnie... na razie mrowienie w palcach. Na razie nic więcej. To dopiero początek. Myślałem, że krew mi odpływa z mózgu. Nie, spokojnie, dopiero wypiliście. Okej. Okej, panowie, może jak już odprawiliśmy ceremoniały, to przyjaciele, zabierzemy się do roboty. John, chodźmy. Czy możemy... Jak John jest ubrany? Bo może moglibyśmy go jakoś tam... żeby wyglądał bardziej jak rozrywkowy tancerz. Długi płaszcz, ciasne skórzane spodnie i skórzane majtki, dobre buty, ale można... John nigdy nie chciał się przebierać. John urodził się w tym ubraniu. Ale może jest ktoś, kto jest w stanie go do tego przekonać. Tym bardziej, że trochę zmiękł. Bardziej, że... Ja myślałem, że właśnie trochę stwardniał po tej tabletce. No, na razie. To nie ta niebieska tabletka. No. Dobrze. Ja myślę... John, myślę, że może powinieneś zdjąć koszulę, odsłonić nagie ciało i założyć na to płaszcz i będziesz wyglądał bardziej jak jakiś artysta, a nie jak gość, który jest gościem z bronią. Roger, to jest najlepszy pomysł, jaki dzisiaj padł. Absolutnie tak. John zdejmuje płaszcz, zdejmuje koszulkę, odsłania swoje atletyczne ciało i zakłada na nie z powrotem płaszcz, kątem oka zerkając na Douglasa i nie mając pewności, czy wznoszenie toastu było najlepszym pomysłem, ale zaczyna przekonywać się, że tak, nie mogło być lepszego pomysłu. Fantastycznie. No to chodźmy. Każdy wie, co ma robić? Tak. Dobrze. Roger, szczerze, nie. Nie. Mówisz, tak. Mamy znaleźć informację na temat artefaktu, przyjaciele. Łapię wino. Cokolwiek wino się nie stanie, wszystko będzie dobrze. Roger, czuję się bardzo dobrze, ale przypomnij mi, po co zdjąłem koszulkę? Żebyś wyglądał bardziej jak artysta. I pamiętaj, jakby ktoś cię pytał, kim jesteś, mów, że jesteś artystą. Jakby cię chcieli zabrać strażnicy, kiedy nie patrzę, to mów, że jesteś artystą. Więc Roger i John wychodzicie wyjściem na hall, natomiast Douglas i Valentine wychodzicie przez winiarnię do kuchni. Żeby przejść tamtędy później do biblioteki. Tak jest. Mamy na skradanko rzucić? Więc, czy jesteśmy... Kiedy wchodzicie do kuchni, chcę właśnie wiedzieć, czy A... Douglas, czy chcesz czołgać się między stołami? Tak, żeby nie zauważył cię tutaj szef Rondel. Czy chcecie rzucić na społeczeństwo, żeby wejść do kuchni, nie, tak jakbyście tu pracowali i jakby nigdy nic? Nie. Kładę się na podłogę i... Dobra. To ty ja idę na społeczeństwo. To ty rzuć na skradanie, a ty na społeczeństwo. To będzie sneak, nie? Tak. Bum. I na swoją czownicą. A skradanie się? Okej.
Więc, Douglas, jesteś w stanie gdzieś tam, wiesz, przeturlasz się między tymi, widzisz, jak on tam przechodzi, ktoś przechodzi koło niego, on przebiega, to jest masa stołów, więc on jest w stanie, niektórzy tak na niego patrzą jak dziwnie, ale Rondel go nie widzi, to najważniejsze. Ale Valentine, kiedy wchodzisz, Rondel tak zerka, to jest taki krótkie włosy, gładko ostrzyżony, blond facet, w fartuchu kucharza, widzisz, że krzyczy na wszystkich ludzi i kiedy wchodzisz, on tak nagle krzyczy: gdzie jest moje ravioli, patrzę na ciebie, ty! Moje ravioli! Powinno być 10 minut temu! Gdzie jest moje ravioli? Widziałem, było tam. Kazuję, gdzie. Gdzie tam? Gdzie tam? Przynieś mi moje ravioli! Tak, już przynoszę. Idę sobie. Kto cię wyniósł do biegu? On tak mówi, gdzie idziesz? Do stołu swojego debilu i pokazuje ci na stół koło siebie. Tak staję przy tym stole i... Więc moje pytanie brzmi... Robię ravioli! Czy chce? Okej, okay. Więc możesz jak najbardziej rzucić na rzemiosło i robić ravioli. Ale w międzyczasie, kiedy on robi ravioli, a Douglas dalej czołgasz się między stołami, chcę, żebyście obaj rzucili na szukanie, bo chcę zobaczyć, czy zauważacie coś w tej kuchni wyjątkowego. Tak stoisz i teraz... Pamiętaj, że ja nie mogę rzucić na rzemiosło, muszę coś innego. Czemu nie możesz na rzemiosło? No bo wyskakuje, żeby coś tam rzucić. A, to możesz rzucić... Nie, możesz rzucić na rzemiosło, tylko że z karty postaci. Ja potencjalnie jestem w stanie sięgnąć na jakiś stół i wymacać cokolwiek tam leży akurat nade mną? No pewnie, jeśli chcesz, ale tam przy każdym stole są ludzie, raczej unikasz wszystkim wzroku Rondela bardziej niż, niż ludzi, którzy przy każdym stole ktoś tam pracuje. Ludzie okay. Stoją, jak ludzie stoją tam w okolicy tego, gdzie ja jestem, to ja chciałbym tak coś strącić ze stołu, żeby odwrócić uwagę Rondela, żeby on upierdzielił kogoś, kto tutaj robi. Okej, okay. Więc w międzyczasie. Parczy, kiedy tak przeczołgasz się, nagle jesteś, zatrzymujesz się koło wózka. Taki wózek, na którym spokojnie jesteś w stanie wozić jedzenie, jeżeli na przykład do gabinetu ambasadora. Na stole zauważasz czerwony obrus, który przykrywa ten wózek właściwie. Mhm. I stoi na nim czerwone wino. Ale jest to dla ciebie kompletnie nie... To coś uderza cię w tym całym obrazku, co nie pasuje, bo na dolnym poziomie tego wózka są przybory toaletowe. Jest jakaś przetykaczka do kibla, jakieś detergenty, szczotka klozetowa, tego typu rzeczy. To jest to. Natomiast... Więc tu się na chwilę zatrzymujesz. Natomiast przejdę, kiedy Valentine robi ravioli, chcę przejść do naszych bohaterów, do Johna i do Rogera, którzy przechodzą przez korytarz. Kiedy, John, wychodzisz tym razem bez koszuli, tym razem zwracasz uwagę wielu osób, ale nie zaczepiają cię. Jedynie idą zarówno damy, jak i mężczyźni, jak i dżentelmeni, którzy chodzą, tak wiesz, odwracają wzrok, tak zerkają. I tak mijają, ale widzą jeszcze, że masz obstawę, więc tak kiwają głowami. I jak gdyby nigdy nic, przechodzicie sobie do sekretariatu. Sekretariat jest otwarty, jesteście w stanie do niego wejść. Kiedy wchodzicie do środka, widzicie tutaj w sumie 6 dużych stołów obłożonych jakimiś dokumentami, wiecie, różnego rodzaju pismami. Za jednym z nich, ostatnim na końcu, siedzi jakaś w średnim wieku kobieta, która cały czas coś pisze, obok ma jakieś takie liczydło, przesuwa coś na nim, próbuje jakoś coś policzyć i tak dalej, cały czas tam sobie kalkuluje. Widzicie również na południu drzwi, które ewidentnie łączą się, zamknięte, z gabinetem ambasadora. Kiedy wchodzicie, ona tak podnosi na was wzrok, widzicie, że ona coś tam ma przesuwać i tak mówi: przepraszam, już sekretariat zamknięty, już... Jak patrzy po was i nagle zdaje sobie sprawę, słysząc muzykę z góry. A przepraszam, panowie nie na imprezie? I tak przygląda się przede wszystkim Johnowi. A ja patrzę na nią, mówię... Tu jest impreza. Impreza przyszła do pani. Chcę, żebyście obaj rzucili na szukanie. Od tego zacznijmy. Na tym etapie to już punktów nie chyba. Okej, okay, więc ona tak podnosi. Jedynie co zauważacie, to że na
stole jej stoi wielki słoneczny symbol boga Latandera, ten sam, który Valentine generalnie tam gdzieś nosi na swojej zbroi, ale go tu nie ma. Więc co tu dużo zrobić? Więc ona tak patrzy na was. Przepraszam, ale nie rozumiem, jak to impreza tutaj przyszła. Ja mam jeszcze obliczenia, muszę je zamknąć przed zamknięciem. I w tym momencie John wpada na znakomity pomysł pod wpływem środków psychoaktywnych, które pomagają w jego prędkości myślenia i poruszania się. Znam ten symbol. Super szybko biegnie do kuchni i próbuje zamienić się miejscami. John nagle wybiega z miejsca, ona tak patrzy, ona patrzy na Rogera, on wylatuje z tego. I John biegnie, wpada do kuchni jak gdyby nigdy nic. Rondel patrzy na niego taki zdziwiony. Co tu się kurwa wyrabia, to nie jest jakiś cyrk, że tak... Ale John biegnie dalej. Dobiegasz do Valentine'a, który Valentine stoi i próbuje robić ravioli. Valentine, plan zaraz siądzie, jeżeli nie pojawisz się w sekretariacie. No tak, bo ravioli się nie uda. Ja wezmę się za ravioli. Niczym się nie przejmuj, nikt się nie zorientuje. Ale żeby nie było na mnie później, to musi być dobre. A co ja mam? Nie martw się. Co się stało? W tym momencie do sekretariatu. Nie mam czasu wyjaśnić. Biegnę z sekretariatu, bierze. Rondel taki, gdzie kurwa moje ravioli? Patrzy na tego, na Johna i zakładam, że John kontynuuje, John żeby nie ravioli. John patrzy na kucharza i mówi, ja ci kurwa zrobię ravioli. Korzystam z okazji tej i wstaję, tak? Biorę ten wózek i wyjeżdżam tym wózkiem w stronę biblioteki. Więc tak, John, rzuć na wrażenie. On tak mówi, ty mi zrobisz ravioli? Tak podchodzi do ciebie. Ty synek, ty mi zrobisz ravioli? To ja ci zrobię ravioli, okej? Okay? Jak ktoś komuś miałby robić ravioli? No i tak proszę, patrzę ja na ciebie. Patrzę na ciebie i tak... Wiesz co? Wiesz co? Ty to może i tak patrzy na tego, co jak ty z tym wózkiem wyjeżdżasz. Tak masz, ej, ty, z tym wózkiem! Mówi, nie mam czasu, muszę to zawieźć. No musisz. Ty, patałachu, patrzy na Johna. Zawieźcie to do kibla. Tam, tylko do tego się chyba nadajecie. Jeden z drugim, ja pierdolę. I zaczyna robić ravioli. A John wzrusza ramionami, myśli, no to wrócę do sekretariatu w takim razie. Zobacz, jak poszło Valentine'owi. Kazał wam zawieźć piękny wózek z czerwonym obrusem, z winkiem czerwonym do kibla. Więc, wy tu jesteście. Ta kobieta jest cały czas w sekretariacie skonfundowana. Patrzy na tego Rogera, no ale za chwilę Valentine wbiega do środka, ale jesteś dalej trochę kucharza i widzisz symbole Latandera, ale twoje symbole Latandera są ukryte pod fartuchem. Zauważam od razu coś? Tak, na pewno ten symbol chcę zauważyć. Wie pani, co to jest? Pani tutaj intencjonalnie postawiła? Ten oto symbol? Ona tak patrzy. Pan, przepraszam, ale co tu się dzieje? Pani, ale pani na tutaj? Pani wierzy? Czy pani po prostu tak sobie postawiła, żeby to na przykład karczy? Nie tak sobie... Boże święty Latanderze! O, zdejmuję ten, rozrywam! Czy pani wierzy jedynego Latandera? Rzuć na religię, jeżeli możesz. To z karty postaci. Ona tak... O, święty! Tak patrzy na ciebie. I kompletnie w nędzie ignoruje Rogera. I mówi... jak dobrze spotkać wiernego. I pan tu tak zszedł. Proszę, proszę gdzieś usiąść. Ja panu herbatki może zaparzę. Pan zmęczony pewnie. Niech pani porozmawiamy o naszym władcy. Naszym bóstwie. Zostałem wybrany przez niego. Jestem tym, na którego wszyscy czekali. To czuję. Nie wiem, czy jestem tego godny, ale czuję, że tak. Cudownie, że panią tutaj spotkałem. Nie ma tutaj... Niech pani mi powie, nie czuła pani żadnego zła gdzieś tutaj w okolicy, gdzieś w podziemiach na przykład, gdziekolwiek, czegoś takiego przy okazji tego, że wierzy pani... Ale to nie, Latanderze, uchowaj! No, to nie było nikogo podejrzanego, na przykład kogoś, kto nosi czerwień, bo wie pani, jak czerwień wpływa. Och, Latanderze, uchowaj! Nie, skądże? Pani na parze herbaty. Roger, rzuć na szukanie. Dobrze. Jesteś w stanie zauważyć jedynie prostą rzecz.
w drzwiach do gabinetu ambasadora jest klucz. Najwidoczniej pani, to jest sekretarka, która kończy rozliczenia, zamknęła go wychodząc, ale nie wyciągnęła klucza dla Jenta cały czas, a w tej chwili rozmawia i patrzy się w Valentine'a jak w obrazek. To ja w takim razie przechodzę po tym, po pomieszczeniu, tak w ogóle nie zwracając jej uwagi. Ona kompletnie cię ignoruje. Nie macie tutaj. I próbuję zabrać ten kluczyk ze sobą. Więc nie, bez problemu, wyciągasz ten klucz z drzwi. I w tym momencie John, wchodzisz do pomieszczenia. A chcę pytać tylko jeszcze Douglas, bo obaj wychodzicie na korytarz. John idzie do sekretariatu, ale ty z tym wózkiem. Ja jestem z tym wózkiem, ja chciałem iść do biblioteki i ogólnie zobaczyć bibliotece. Ale teraz jak wiem, że powinienem to zanieść do Klopa, to chciałbym się zgrupować z ekipą i powiedzieć, co słyszałem, co mieliśmy zrobić. To stoisz na razie z tym na korytarzu. No. Możesz powiedzieć to, nie wiem, Johnowi cokolwiek. Bo John jest z tobą. John, będziesz tam biegł na górę. Jak będziesz biegł na górę, to powiedz, żeby wrócili szybko do biblioteki. Nie na górę. Nie, to są drzwi. Okej, dobra. To jest wszystko gdzieś... na parterze. Aha. Czy w bibliotece ktoś jest? Jesteśmy przy bibliotece w tym momencie jakby. Tak, widzicie tam drzwi lekko uchylone. Widzicie, w nic stoi tam Roger. Widzicie przy biurku, tam kawałek dalej na końcu pomieszczenia Valentine siedzi przy stole i rozmawia z sekretarką. Robert pytał o bibliotekę, nie sekretariat. A, bibliotekę, ja przepraszam, biblioteka jest na południu. To nie wiesz, czy ktoś tam jest. Tam są drzwi zamknięte, ale ktoś przez nie przechodził, nie było widać, żeby ktoś się na klucz zamykał, ale kto jest tam, to nie. Ona jest na dole. To co pisa to jest w sekretariacie i widzisz to, bo wychodząc z kuchni jesteście przed drzwiami sekretariatu, bo one są naprzeciwko siebie. To ja mogę tam podjechać delikatnie z tym wózeczkiem, żeby dać znać. No dobra, a to oni tam są w środku, John, wchodzisz, widzisz jak tam jest gorliwa rozmowa o Latanderze, a tutaj Roger z kluczem staje koło ciebie. John wchodzi na pełnej, rozchylając odrobinę swój płaszcz, podchodzi do Rogera i mówi, co tam, jak tam? Jak sytuacja? I John jest zdziwiony, bo pomimo tego, że rozchyliłeś bardziej swój płaszcz, sekretarka kompletnie cię ignoruje. Czego John nie lubi, ale póki jest Roger obok, jest dobrze. Mam klucz tutaj do gabinetu, więc myślę, że moglibyśmy poczekać, aż sekretarka wyjdzie i wtedy wejść sobie tutaj zobaczyć, co tam jeszcze mamy ciekawego do znalezienia. Ale sekretarka chyba nie wyjdzie stąd szybko, chyba że Valentine tak. Coś zaproponuje. Chyba, że myślę, że właśnie trzeba Valentina lekko truchnąć, żeby się tam chcę, nie zajął. Chcę, żebyś John rzucił na szukanie w tym momencie też. Bez najmniejszego problemu jesteś w stanie stwierdzić jedną kluczową rzecz. Póki Valentine rozmawia z sekretarką, równie dobrze mogłoby jej tu nie być. To nie ma znaczenia, czy ona tu jest, czy nie. Jest tam jakieś miejsce dobre, żebym mógł odstawić wózek bezpiecznie? Raczej tak strażnicy na ciebie patrzą. Raczej jeżeli wjedziesz do sekretariatu z tym wózkiem, z którego jeszcze trochę wali detergentami i na nim jest czerwone wino, raczej tak długo, jak nie odwiedziesz go do... Ogólnie strażnicy już na ciebie trochę dziwnie patrzą, jak tak dłużej stoisz z tym wózkiem. Przepraszam, a pan nie powinien gdzieś z tym pojechać? Tak, tylko nie pamiętam, do której toalety. Męskiej, mówi strażnik. Te takie wózki zawsze do męskiej jeżdżą. Bo do damskiej jadą te... Ja wiem, tak. I tak delikatnie się odsyłam. Ale z wózkiem? Z wózkiem, tak. Ale to w stronę męskiej jedziesz, rozumiem. To jest niestety odwrotny kierunek niż biblioteka. Więc widzicie John i Roger, bo drzwi są uchylone, więc widzicie jak tak Douglas tak przejeżdża z tym wózkiem czerwonym koło was i jedzie dalej. No to John wygląda, daje tak lekko patrzy na Rogera. Daje tak znać, przejeżdżam. Tak. Patrzy na Douglasa, patrzy na Rogera, patrzy na Douglasa, patrzy na Rogera i mówi, no, widać, że Captain Quick znowu jest gdzieś potrzebny i sam udaje się w stronę biblioteki. Okej. Okay. Więc wychodzisz i idziesz do biblioteki. A co robi Roger w tym momencie? Roger, dobrze, czy ja jestem w stanie zauważyć, że sekretarka nie widzi świata tak totalnie? Możemy założyć, że John ci to powiedział, jeżeli chcesz. Dobrze, Morse mi przekazał, jak mnie tam głaskał. Dobrze, to w takim razie ja staram się po cichu wejść do gabinetu. Otwierasz drzwi,
bez problemu. Słyszysz tylko po raz kolejny, jak Valentine i sekretarka sławią imiona Sandera. Ja tak zerkam tylko na Valentina, żeby widział, że wchodzę i tak mu pokazuję kciuka, żeby rozmawiał dalej i wchodzę do środka. I słyszysz tylko, jak ona mówi, jak sekretarka mówi: i na moim weselu, sobie pan wyobrazi, na moim weselu, jak te słońce zza chmur wyszło, ja już wiedziałam. Wie pani, jak słońce dotyka twarzy swoimi promieniami, które zostały naszym Bogu stworzone, z niego do nas docierają. To jest najpiękniejsza rzecz na świecie, tak jak ta herbata, też stworzona przez niego, i pani stworzona przez niego, przepiękna, i wszyscy, którzy są na tym świecie. Dziękuję, że pani jest, po prostu. Niczego więcej nie potrzebuję, żeby ludzie byli i żyli, i byli z nami wszędzie. Roger, wchodzisz do pomieszczenia, też obszernego, widzisz dwa duże takie kredensy, duże biurko z dwoma ładnymi krzesłami z jednej strony i jednym takim konkretnym fotelem z drugiej. Widzisz jakąś taką malutką kanapę, która stoi gdzieś w rogu, ogromniasty dywan na samym środku. Jest tutaj jak na taki gabinet, bo to jest naprawdę niezły przepych. I jest bardzo, bardzo jednak to duże pomieszczenie. Raczej jednoosobowy gabinet nie wymaga aż tak dużej przestrzeni, ale co kto lubi. Więc, Roger, co robisz? Mhm. Dobrze, no to w takim razie szukam przede wszystkim w biurku jakichś dokumentów, czegoś, co mogłoby mi pomóc nakierować mnie na tych czerwonych magów. Dobra, rzuć na szukanie. No. Mhm. Przeszukujesz szybko wszystko, co możesz. Nie znajdujesz tutaj nic, co wskazywałoby jakiekolwiek twoje zainteresowanie, ale jedna z szuflad w biurku jest zamknięta. Dobrze, czy mogę poszukać klucza? To będzie już... Czy to nie znalazłeś go. Biorę to jako szukanie. Gdybyś nie miał go znaleźć, to byś już go znalazł. Okej. Okay. Czy ja mam broń? Mogę, mam broń przy sobie, nie? Nosisz przy sobie broń, jesteś strażnikiem. Oczywiście, że nosisz przy sobie broń. To czy mogę użyć ostrza, żeby tą szufladę jakoś spróbować otworzyć? No to rzuć na spółdzielstwo. Jeżeli chcesz, to będzie taka mocna improwizacja, ale gdzieś tam próbujesz coś... A nie bardziej atletyka? Może nie chcesz ją, jeżeli atletyka, no to rozumiem, że chcesz ją wyszarpać. Chcesz tak siły użyć, żeby... Tak. No to rzuć na atletykę, zobaczymy, czy ją wyrwiesz. Szarpiesz się... biurkiem cały czas, zapierasz się, próbujesz, siłujesz się ile możesz, kurwa, nie puszczę. To jak się siłujesz, to przejdźmy na razie do Johna, który jak gdyby nigdy nic, przechadlasz się, strażnicy poza tym, że na ciebie patrzą, nic więcej się nie zaczepiają cię i wchodzisz do biblioteki. Kolejne duże pomieszczenie, masa regałów zapełniona książkami z góry do dołu. Kobieta, która stoi przy wejściu, tak patrzy na ciebie i widzi, że ona sobie coś czyta, jak zerka na ciebie i tak szt, robi tylko szt, i wraca do lektury. John, co robisz? Szukanie. Zaczynam się rozglądać. Okej, okay. Jak tylko zaczynasz się rozglądać, robisz parę kroków i słyszysz, jak podłoga skrzypi fatalnie. Ona tak do siebie robi. Robisz parę kroków i ona cały czas skrzypi. Ona w końcu wstaje i mówi: i wiem. Wiem, co stanowi problem i muszę się go w końcu pozbyć. To te spodnie. Cały czas krzeczą, kiedy w nich chodzę. Zdejmuję spodnie. Chcesz, byś zrobił to? Rzuć na występy. Ja chcę, żebyś... Nie zdjął spodnie, co zdjął spodnie. Są na rzepy? Jak są na rzepy, to możesz po prostu szurnąć. O nie. Niestety zaplątujesz się troszeczkę w te spodnie, kiedy je zdejmujesz. Nie robisz tego w odpowiednio efektywny sposób. Rozpruwam je na tyłku, rozpruwam je z przodu, wydaję coraz gorsze dźwięki i zaczynam coraz bardziej irytować panią w bibliotece. O, masz się ciebie. I tak, proszę pana, chyba pan do złego miejsca trafił. Na górze jest impreza. Czemu pan tutaj? Jestem artystą. I co z tego? To jest biblioteka, proszę pana. Tutaj trzeba ciszę zachować, skromność. No gdzie pan z gołym tyłkiem tutaj będzie mi wchodził po bibliotece? Ja tutaj czytam. Proszę wyjść. Miła pani, ale właśnie dzięki temu, że zdjąłem te spodnie, teraz będę cicho. Słowo. Został mi tylko płaszcz. I majtki.
Możesz rzucić na albo wrażenie, albo oszustwo, co wolisz. No i trzeba sprawdzić, czy pośladki nie trą teraz. O Boże, nie. Ona tak patrzy na ciebie z politowaniem trochę. To twój cały urok, który do tej pory działał na wszystkich strażników, tu ewidentnie na nic się nie zdaje. Ona tak John patrzy. Czuje, że pigułka wjechała i zaczyna psuć jego szyki. On tak mówi, proszę, proszę, niech pan wyjdzie, naprawdę. Niech pan wyjdzie, a ja pana bardzo proszę. John nagle uderza w wspomnienie z przeszłości. Kiedy pierwszy raz nie udało mu się odpowiednio performować i miał poczucie, że tak już zawsze będzie. Od tamtej pory przyrzekł sobie, że zawsze będzie na 100% swoich możliwości i wraca do niego to poczucie porażki i to, że nie jest tak naprawdę dobry w tym, co robi i zaczyna popadać w poczucie niskiej wartości, bez sensu. Zaczyna łamać się psychicznie. Wychodzi z biblioteki, ale czuje, że już jako inny człowiek. Więc John zniszczony mentalnie jest na korytarzu. Bez spodni, tylko w płaszczu. Strażnik, który na ciebie patrzy, kręci głową, ale już widział, jak chodzisz bez. Myśli, że może to jest część performansu. W tym czasie Douglas, dojeżdżasz do męskiego kibla. Dobra, czy John mnie widzi? Załóżmy, że robisz to w momencie, kiedy John jeszcze był w łazience, okay. W bibliotece, więc otwierasz drzwi do kibla i wjeżdżasz. No, wjeżdżam i chcę się rozejrzeć, cokolwiek widzę w tej łazience. Są tu dwa lusterka z misami z wodą i są krany, jest tu już bieżąca woda. Mm-hmm. I są tutaj trzy kabiny. Na końcu, na krześle, siedzi dziadek klozetowy. Ale nie wygląda on jak typowy dziadek, to jakbyś pomyśleć. To jest facet o budowie Arnolda Schwarzeneggera generalnie. To jest gość, który, młodego Arnolda Schwarzeneggera. Mm-hmm. Gość, który siedzi, trzyma jakiś ręcznik na kolanach, gdzieś obok stoi przetykaczka, ale widzisz, że jakby on wziął tą przetykaczkę, to generalnie to nie musiałoby służyć jako tylko... Mógłby przetkać wszystko tą przetykaczką. Siedzi generalnie przy tam na końcu korytarza. Przy ostatniej kabinie, bo są trzy. On siedzi przy ostatniej i tak patrzy tylko z przymrużonymi oczyma na ciebie, kiedy wjeżdżasz z tym wózkiem. Jakby czekał, aż do niego miałbyś podjechać. Mierzę go wzrokiem. Wydaje mi się, on mierzy ciebie. Wydaje mi się, że byłbym w stanie go pokonać. Jak to się stanie? On tak patrzy z brzęta, czy dalej w twoją stronę. Podjeżdżam. I co robisz? Podjeżdżam z tym wózeczkiem do... Okej, okay. Mijasz kabiny po kolei, nie? Do lustra, mijam okay. Kabiny. Po czym mówię do niego tak, momencik, podchodzę do jednej kabiny, nie tej, przy której on jest, tylko innej. Przy tej innej. Dobra. Wchodzę tam. Otwierasz te drzwi, jest to dosyć obszerna kabina, jest w niej konkretny taki drewniany, ładnie, wiecie, wystrugany kibel, ale taki, nie jakiś tam, wiecie, klop, prawdziwy taki kibel zrobiony, że król by się może nie powstydził na takim usiąść, też tutaj jest kolejne lusterko, jest tu bieżąca woda i jest dosyć znowu przestrzennie. Wiesz, pod spodem miejsce, jakby taka szpara, pod którą można się przycisnąć do innej kabiny? Nie, czy to są takie nie. Ona jest kompletnie zabudowana. Okej. Czyli górą też nie da się przejść. Nie. Więc nie. Siadam na kiblu i robię takie... I rozumiem, że chwilę tam siedzisz. Chwilę tam siedzę. Puszczam wodę. Wychodzę. Tak dalej. Widzisz, że on już wziął ten wózek i przysunął bliżej, jak patrzy. Kłaniam się, idę umyć ręce. To widzisz, że on zaczyna wyjmować te z dołu. Nie rusza wina, nie rusza górnej części z obrusem i tak dalej, tylko wyciąga te do kibla rzeczy z dołu. I gdzieś tak wykłada tutaj, kładzie obok siebie. Okej. Okay. I ja myję ręce, po czym podchodzę do niego i... Nosi głowę. Słyszysz, jak kark strzela. Wycieram ręce w ten obrusik czerwony. Przekręca głowę dalej, groźnie cię patrząc.
biorę tę butelkę wina. On w tym momencie podnosi się. Ja mówię, czerwonego, czy mam iść po białe? Zostaw to. Połóż to tutaj. Dobrze. I odkładam wyjdź. To. Tą pobiegam w tak. O, będziecie mieli jedną postać mniej. Więc. Dobrze, że akurat tą najmniej użyteczną. Ej! Nadal lepszy niż chleb. No dobrze, w takim razie. Pierwszy raz, że to usłyszymy? Co? Jest szansa, że jest jeszcze zagadany przecież. Ty w życiu jest głośna muzyka na górze. Ojej. Przeczytamy o śmierci Douglasa w gazecie dopiero. Poza kadrem będzie ktoś chowany w kiblu. No dobrze, w takim razie. Na końcu mówię, dzięki za udany hajt. Ej, gdzie Douglas? W takim razie. O. Każdy z was znajduje się w innym miejscu. Douglas, chcę, żebyś rzucił na inicjatywę. Jeżeli nie pamiętasz, możesz nacisnąć prawy przycisk na dwa mieczyki na górze skrzyżowane. Pojawić się okno namierzania walki. Już, patrzę. W Encounters, no, jestem ja. I chcę, żebyś użył rzutu na inicjatywę. Okej. Okej, więc ruszasz się pierwszy. Ale kiedy robisz zamach na niego z tą butelką, widzisz jak on, widząc to, że robisz ten zamach, odrzuca ręcznik i wyciąga taką dubeltówę spod spodu, którą trzyma w rękach, tam pod spodem. Taką ściarczystą dwururę, którą miał pod tym ręcznikiem cały czas. Więc, już pokazuję. Chcę, żebyście... dobra, on jest tutaj. Mogę sobie przypomnieć o Douglasie i... Czy on tak... Nie atakuje go aż fajca, tak jest z dubeltówką? Czy mogę sekundę? Sobie pomyśleć, że jesteś do toalety? Sekundę. Ale John jest jeszcze czarnym koniem, chodzi zapłakany. John jeszcze ma szansę akurat tutaj się pojawić. Pozostali dwaj raczej nie bardzo, ale chwila. John przede wszystkim jest w bibliotece teraz, próbuje tańczyć. Znaczy nie ściągać spodnie. W tej nie, on już wyszedł. Myślę, że już mógł wyjść. Ja bardzo długo płakałem. W złamany psychicznie. A dobrze, to już jak ten. Mhm. Dobrze. Czekaj sekundę. Jak Douglas jeszcze siedział w kiblu przecież. Jezu, ten facet jest faktycznie dość duży. Ja na szczęście nie widzę. No, że... O chuj, dobra, jest duży. Wygląda jak Roger. Zobaczymy, co się będzie tutaj działo. Jestem pod wrażeniem odwagi przyjaciela po narkotykach. No dobrze, w takim razie. Dobrze. Możemy zacząć. W takim razie, Douglas, chcę, żebyś, skoro jesteś pierwszy, możesz zaatakować. Więc proszę bardzo, możesz... rzucić na atak. Możesz zaznaczyć naszego dziadka klozetowego i wykonać akcję. Zrób to jako atak bez broni, ponieważ atakujesz bronią improwizowaną. Chciałbym mu, jakby, jeżeli ja mam tą butelkę, to chciałbym mu spróbować wytrącić tą dubeltówkę jego. Okej, w takim razie najdź na token przeciwnika, naciśnij literkę T, a potem w akcjach użyj rozbrojenie. Sprytnie, Robert, okay. Bo bez dubeltówki to będzie totalnie bezbronny, nie? Słuchaj, jak nazwa wskazuje. Jak mam... Później mu tylko urwij ręce. W akcjach, tak jak wszystkie akcje, które podejmowałeś, tylko będzie akcja rozbrojenie. Dobra, patrzę, szukam. Rozbrojenie, dobra. I módlcie się za mnie. Próbujesz mu tą butelką wytrącić... Jednakże on jest bez najmniejszego problemu, tak po prostu unosi do góry tą spluwę, twoja butelka przelatuje obok, leci gdzieś, psz, rozbija się na ziemi.
On tak kręci głową, patrząc na ciebie. Ale jeszcze cały czas masz dwie akcje. Jeśli chcesz, możesz wyciągnąć broń i go dziabnąć, albo... Moją akcją jest wybiec. Okej. Okay. Mówię takie mip, mip. Więc podbiegasz do drzwi i niestety będzie ci brakowało akcji, żeby otworzyć te drzwi. Więc jesteś w stanie jedynie do nich dobiec. Ale w międzyczasie John, zapłakany, bez spodni, przechodzący kryzys tożsamości, postanawia ukryć się w kiblu i wypłakać, bo ma meltdown psychiczny. Więc zobaczmy, w takim razie John, rzuć na inicjatywę również, zobaczymy, czy dołączysz do walki przed dziadkiem klozetowym, czy po dziadku klozetowym. Więc również chcę, byś otworzył ten combat tracker prawy na te mieczyki i tam będziesz miał taką kostkę. Na górze takie mieczyki po prawej stronie masz jako... Encounter, znajdziesz na nie prawym, pojawić się i masz taką kosteczkę koło swojego imienia. Kliknij ją, to rzucisz na inicjatywę. Niestety dziadek klozetowy ruszy się przed tobą. Więc John już idzie i ma już otworzyć te drzwi, ale w tym momencie dziadek do niego krzyczy: popełniłeś błąd. Robi parę kroków do przodu. To coś zmieni, jeżeli wiem... Zło, poproszę złatwienie dla kolegi. I wycelowuję do ciebie z dubeltuwy. Jestem w stanie zrobić jakiś unik. Będziesz miał możliwość. Po czym? No. Widzisz, że chwilę myśli. Tam tryby się obracają. Podchodzi do ciebie jeszcze bliżej i próbuje ci po prostu pierdolnąć tak. Z bliska. Mhm. Więc rzuci 22, co cię trafi. I zada ci 11 punktów obrażeń. Co powoduje, że prawie się przewracasz od tego. Takie, już biegiesz, łapiesz za drzwi i nagle takie dostajesz w łeb. Jakby wytrąciło cię to kompletnie z równowagi. I teraz John, otwierasz drzwi. I widzisz ten dziwny obraz, kiedy wielki chłop z wielką spluwą właśnie przypierdolił Douglasowi w łeb. Douglas, widzisz, że jest taki zmroczony trochę od tego ciosu, który stoi. Chłop trzyma tą dubeltówę, wiesz, odwrotnie, żeby kolbą nawalać. Akurat nie masz żadnego strażnika w zasięgu wzroku, więc nikt nie zagląda i nie widzi, co tam się dzieje. Chłop podnosi wzrok na ciebie, ty na niego. Co robisz? John widzi Douglasa zdezorientowanego i naćpanego na ziemi i nad nim ogromnego gościa, który trudno powiedzieć, jakie ma intencje. I John mówi: o kurwa, przepraszam. I jak najszybciej biegnie po Rogera. Więc trzy akcje, dzięki którym będziesz wbiegasz do gabinetu i tak dalej, ale do gabinetu, ale jeszcze chwilę ci to zajmie, ale Valentine, ty jesteś w stanie, rozmawiając z panią, zauważyć biegającego bez gaci, dodam, w samym płaszczu, Johna, który właśnie... Zapłakanego Johna, który wpada właśnie do gabinetu i ewidentnie biegnie w stronę gabinetu, który jest zamknięty, dodam, przepraszam, bo zakładam, że za sobą zamknąłeś drzwi, żeby nie być podejrzany, więc zamkniętych drzwi. Pani cały czas jest zajęta rozmową z tobą. Tak patrzę na nią i tak tylko uderzam w stół, wstaję i przepraszam, słońce. I wybiegam na korytarz, żeby spytać szybko, co się tu stało. To mijasz Johna. Dobra, to mijasz, to chcę, żebyś rzucił na inicjatywę, bo już rzucę. Okej, ale zanim to zrobisz, jeszcze ruszy się Douglas. Tak, wypełzam z tego kibla. Douglas, co robisz? Wypełzam z... A gdzie jest wózek? Bo może wózek gdzieś jest pod ręką. Wózek jest tam z tyłu, na końcu kibla generalnie. Douglas, co robisz? Próbuję wybiec i biec w stronę sekretariatu. Okej. Również wybiegasz, lecisz w stronę sekretariatu. Wpadasz do sekretariatu i... Chcę tylko powiedzieć, że oglądasz się przez ramię i orientujesz się, wpadasz, strażnicy, dzieją się dwie następujące rzeczy. Po pierwsze, strażnik, którego minąłeś, rusza za tobą do sekretariatu, ale po drugie,
orientujesz się, że dziadek klozetowy już cię nie gonił. Jesteś obijany, krew ci trochę leci z łba, gdzie ci on rozwalił ten łeb, ale nie goni cię. Natomiast do sekretariatu wchodzi strażnik. Rozgląda się. Widzisz tę kobietę, którą, wiesz, Valentine właśnie uderzył w stół i wstał. Widzi zapłakanego, już podbiegającego do drzwi gabinetu Johna. I widzi Douglasa, który właśnie wpadł też z zakrwawioną głową przez te drzwi i tak wpada i mówi: patrzy po was wszystkich. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, co tu się tutaj dzieje? Drzwi są zamknięte, więc Roger, chociaż słyszysz to, to jesteś po drugiej stronie drzwi. Mhm. Ja tylko się zbliżam, żeby słyszeć rozmowę. Na razie jeszcze nie reaguję. Jasne. W inny sposób. Strażnik pyta, tak? Teraz? Tak. Ja mówię, te schody wasze są tak śliskie, że może tam kark skręcić, to będzie po zewi. Znowu się potknąłeś. A, ze mnie gapa. Okej, John. Jeszcze zależy, co John robi. John czeka na reakcji strażnika po próbie sprzedania bullshitu przez Douglasa. To Douglas chce, żeby rzucił na kłamstwo. Strażnik jak patrzy. Stoję tutaj dłuższego czasu i ja nie widziałem, żeby się pan na schodach wywrócił. Wybiegł pan z łazienki z zakrwawioną głową. Patrzy po z rozdartym ubraniem kucharza Valentina, któremu widać tylko symbol tutaj Latandera. Patrzy na tego Johna zapłakanego w tym płaszczu bez gaci. Ale John patrzy na strażnika, myśli, potrzebuje w życiu jakiegoś sukcesu. I wyciąga ze spodni swoją wielką... Nie, przepraszam, wyciąga z majtek swoją wielką lufę. Wyciąga z majtek wielką lufę i mówi, morda koleś. Okej. Okay. Czy ja mogę w tym samym czasie, czy ja mogę, jak już słyszę, że tam im nie idzie, bo jak widzę na mapie, to jest drugie wejście z tego gabinetu też, nie? Jest wyjście na korytarz, ale ono jest prawdopodobnie zamknięte. Musiałbyś kluczem je otworzyć, o ile to ten sam klucz. A masz jeden. Nie wiesz, czy pan nie pasował. Okej, okay, ale mogę spróbować. W sensie, bo ja rozumiem, że to tak jest. Okej, bo chciałbym wyjść na korytarz i spróbować wejść drugą stroną, tak żeby wepchnąć tego strażnika do środka. Chwilę ci to zajmie. Zobaczmy, jak pójdzie najpierw Johnowi. Dobrze. Możesz to próbować zrobić. Więc ja chcę, być... to może być przymuszenie. Albo zastraszenie z karty postaci, wszystko jedno, albo przymuszenie z akcji. 24. Strażnik tak patrzy, widzisz, tu z pluwą stoi, on tak... I robi... Spokojnie. Spokojnie, ja jestem tylko na służbie. Nie musimy się denerwować, nie ma problemu. I on, więc strażnik jest już... W środku, nie? Jakby on już... Ja mówię do strażnika, niech się pan nie denerwuje, ja jestem lekarzem, kolega tak ma, że słabnie podczas defekowania, mógł zemdleć znowu i mu się pomylił ze schodami. On tak ma. Biegnę do Douglasa, żeby go wyleczyć. Rzuć na niego leczenie, jeśli chcesz. A ja mówię tak, o, mamo, jak to dobrze, że jesteś. John, znowu... cały czas mierzysz spluwę strażnik. Ale odwracam się do Douglasa i mówi, nie używaj przy mnie słowa mama! I patrzę z powrotem za dwie akcje na strażnika z jeszcze większym ogniem w oczach. I mówię, koleś, ja nie żartuję, naprawdę. Mhm. Tak, i to przywraca 11 punktów życia, czyli dokładnie tyle, ile Douglas oberwał z tego, więc jesteś w pełni zdrowy. Głowa cię tak zrasta, krew wchodzi do środka. Tak patrzy. Sekretarka, która powinna już panikować ze względu na to, że chłop bez gaci trzyma drugiego chłopa na muszce, ale widzi tutaj boskie światło Latandera, które schodzi i tylko podnosi ręce i mówi, chwalmy Latandera, a ten strażnik, kobieto, ale trzyma ręce w górze. To jest zwykłe nieporozumienie. Widzi pan, że uleczyłem tego człowieka, który po prostu słabnie podczas, tak jak już mówiłem, oddawania rzeczy z siebie innym naturze, więc spokojnie. W tym momencie przez drzwi z tyłu wchodzi Roger. O, który przeszedł przez. I ten strażnik tak mówi, jak patrzy i tak patrzy z nadzieją na Rogera przez chwilę, bo widzi drugiego strażnika. Ale widząc, że nie ma żadnej reakcji po Johnie czy reszcie, żeby coś się działo,
tak... Zdaję sobie sprawę, że jednak ty nie jesteś tutaj, żeby go uratować. Tak, ja próbuję go ogłuszyć. Bo chyba nie mam innej formy, żeby go uśpić jakoś. Wiesz co, rzuć po prostu na zwykły atak pięścią. 17, miss. Tak, uderzasz tego strażnika, ale on... Pff, on au! Co jest? I tak trzyma rękę w górze cały czas. Au! I nie przewrócił skoro się. Skoro mu się nie udało, to ja próbuję się rzucić na tego strażnika, tak go złapać. Nie pchaj się przed, nie przed szereg, ja mam tu jeszcze dwie akcje. Ale już to z gorszym trafieniem. Tak jest. Gorszym trafieniem, ale może pójdą lepiej. Drugi zamach, to nawet chłopa nie trafi, aż tak widzi, jak on tak próbuje, tak macha, gdzieś ten chłop tak się odchyla już do tej udali, trzyma ręce w górze. Ja się poddaję! krzyczy i tak do Johna krzyczy jakby z pomocą. Szpana, ja się poddałem! A John robi... John robi... Bo wciąż walczy o odzyskanie własnego samopoczucia dobrego i poczucia sensu w życiu. Robi akrobatyczny, niezwykły, nawet dla pani sekretarki, obrót. I właściwie kopniak z półobrotu, który obezwładni strażnika. Okej, najpierw do niego podbiegasz, to będzie twoja pierwsza akcja, ale proszę bardzo, możesz jak najbardziej naciśnij literkę T na strażnika, a potem możesz to zrobić albo z karty postaci, albo na górze masz taki, nie wiem czy widzisz, strikes, akcje, tam inventory, taki pasek, to w strikes masz unarmed attack. Atak bez broni. To jest wystarczająco w sam raz, żeby idealnie trafiłeś w jego klasę pancerza, więc uderzasz go i ponieważ strażnik się poddawał i jest kompletnie tutaj na waszej łasce, z półobrotu nokautujesz strażnika. Ale nadrywam sobie majtki. Okej, więc na razie z tyłu, więc kawał poślada zaczyna trochę wystawać, ale wystarczająco, aby strażnik przewrócił się na ziemię i padł ogłuszony. I tak sekretarka już taka... Ja na nią patrzę i zacząłem bić brawo. Cóż za występ. O, brawo, przygotowania nam idą pięknie. Panie strażniku Rogerze, prawda? Jak mi mrugam okiem, prawda? Tak. Pięknie. Udało ci się, John. Wspaniały występ. Tutaj strażnik. On jest aktorem metodycznym i on będzie się trzymał tego, że on teraz jest obezwładniony. Tutaj do tej sekretarki mówię. Ale to też jest aktor, który jest częścią występu. To ja mu pomogę i tak John dobiorę. Przelewy mówi, to ja jestem atrakcją. To tak. Jestem artystą. Tak jest, John. Pomóż ten mi. Ten strażnik teraz musi odpocząć, a ja zabieram jego ubranie, bo teraz ja będę grał jego rolę. Ale John przerywa i mówi, tak, ale nie możemy zostawić żadnych świadków. Musimy wrócić do kibla i zabić dziadka klozetowego. Douglas, ty musisz zostać tutaj. Jesteś mentalny, mówiłem to na początku, jesteś mentalny. Ona ta kobieta patrzy na was, zdziwiona, ale ja chcę... Ale dobra, no, osoba, która ma najwyższe oszustwo, ja najpierw chcę, ponieważ wszyscy, jakby braliście ten udział, pozwolą sobie, która ma najwyższe oszustwo, to prawdopodobnie będzie kłamstwo, prawdopodobnie będzie to Douglas, więc chcę, żebyś rzucił na... Kłamstwo z naszej drużyny. Chcę, żebyś rzucił na kłamstwo. What the fuck? Jest również najlepszym wojownikiem. Jest to... Okej. Okay. Ona tak siada i mówi, to ja wrócę do swoich kalkulacji. I tak siada i zaczyna udawać, że liczyć albo naprawdę liczyć. Dobrze. Wy się zajmujcie swoimi sprawami. Ja już... I patrzę tylko na Valentina. Niech będzie Latander błogosławiony. I tak się chowa. I tak się jak zasuwa książki, żeby na was nie patrzeć, tak wiecie. Dobra. Żeby to robić ja sobie wtedy, barierkę od was. To ja się wtedy przebieram. Nie, okay. nie przebieraj się, Douglas, bo zrobimy tak. Panie Oskarze, czy ja przechodząc przez korytarz, widziałem, tam jest dużo strażników? Tak, bardzo dużo. Kurde. Dobra, bo potrzebuję, przyjaciele, potrzebuję któregoś z was, który umie otworzyć szufladę. To ja. Roger, możesz na mnie polegać. Douglas? Tak? Po prostu na nie. Na pewno? Dobra. Gdzie ty jesteś, Valentine? Ty jesteś daleko, nie? Ty jesteś bliżej nas. Jesteście wszyscy w sekretariacie. Dobra. Nie? Ale tak, żeby sekretarka nie słyszała, to mówię, Valentine, pogadaj z nią jeszcze, może uspokój tą kobitkę, bo wiesz, my musimy się zająć tutaj gabinetem z Johnem. Valentine, zauważyłem, kiedy zdejmowałem spodnie,
jak się rozpruły i kiedy musiałem schować wielką lufę do moich majtek, to zachowałem jeszcze tą jedną pastylkę. Może ci się do czegoś przydać. Nic nie działało, chłopie. Albo wiesz co, po prostu ją weź, bo ja ją noszę w majtkach, a ty masz spodnie. Weź. Dobra, to ja ją chowam. Ty jesteś tym, który nie jest wśród nas pod wpływem żadnych środków psychoaktywnych. Roger były, też, a ale... A jakie miały być środki? Co? No, przecież sam wypiłeś kieliszek wina, który ci podawałem. Widziałeś, co robiłem i nie miałeś z tym żadnego problemu. Tak? Po prostu jesteś tym, który nieszczęśliwie nie poczuł efektów. Więc masz tą tabletkę dałeś i mi ty... Dałeś mi środki jakieś? Na Tandero? O cholera, może to jednak zadziałało, bo to mogła być tabletka na amnezję. Więc... Ale mam jeszcze jedną. Weź ją, ja tobie zawierzam. Ja tobie zawierzam. Ja nie dziecko, jestem stabilny psychicznie. Douglas, to. Wszyscy wiemy. Roger jest, jak jest skoncentrowany na czymś, to jest bardzo skoncentrowany. Weź tą tabletkę i ty zdecydujesz, co z nią zrobić we właściwym momencie. Zachowam ją. Dobrze, to jeszcze przed Valentine'a jeszcze zajmij się Douglasem. Masz jakiś może czar czy coś, żeby go... Tylko że Douglas się będzie chwilę przebierał jeszcze. Ale to tak, ja żeby... Ja bym się przebrał. Gdzieś... Jak ubierze spodnie, to go dolecia jeszcze. A ja już jestem wyleczony. On już ma tak. Ja jestem na full. Na oczach tej sekretarki chce się przebierać Douglas, na pewno? Ona sobie zbudowała zasłonę od was, żeby się za książkami i za tak dalej schować. Tak, dlatego ja wtedy się przebieram. Ja zabieram Johna i idziemy do sekretariatu. Dobra. John to załatwi w sekretariacie. Znaczy do gabinetu tam w sekretariacie. Dobra. Przechodzicie przez drzwi, bez problemu. Podchodzicie do tego... biurka i Roger pokazujesz Johnowi zamkniętą szufladkę. Jak jest John, słuchaj, musimy, tam coś może być ważnego, więc to jest twój popisowy moment. A ja wiem, moment. Co robić. To jest... Idealnie. Potrzebuję zwycięstw. Co mam robić? A nie, wiem, co robić. Która? Pokaż palcem. Taka nadszarpnięta tutaj ostrzem. Na pewno ci się uda, przyjacielu. Wiem to. Tobie się nie udało. Ale mnie się uda. Oczywiście. Jedziemy. I ja się modlę jeszcze za niego, tak też. Pomóż się. Czy próbujesz ją, możesz ją próbować jakoś wytrychem otworzyć, albo... Albo brutalnie. Nie no, wytrychem. Nie, nie, ja jestem subtelny. Dobra. Powiedział człowiek bez spodni. Tak, chodzisz bardzo subtelnie. Więc, ponieważ masz narzędzia złodziejskie, możesz rzucić na otwieranie zamka, po prostu. To jest jeden z tych z akcji podstawowych. Bardzo szybko, John, jesteś w stanie wyczuć mechanizm. Kliknięcie jest prawie natychmiastowe. W tym samym momencie z dziurki słyszysz jakby jakieś kolejne kliknięcie i coś wylatuje. I teraz chcę zobaczyć, czy cię trafi. Niestety cię trafi. John, czujesz małe ukłucie gdzieś na ręku, tam gdzie robiłeś, tam gdzie otwierałeś tą. Dostajesz jeden punkt obrażeń od ukłucia, coś się wbiło, ale również musisz zrobić rzut obronny na wytrzymałość. Możesz na czacie nacisnąć to, co ci się teraz pojawiło, dzięki czemu ten rzut się automatycznie zrobi. Tak. O, tylko nie trucizna, proszę. Na całe szczęście rzuciłeś wysoko, naprawdę, ale to była mocna, to była trucizna, dodam, bardzo mocna, ale rzuciłeś o jeden więcej niż trzeba. Co oznacza, że na chwilę masz taki zawrót głowy przez sekundę, ale... Ale muszę wypaść dobrze przed Rogerem. Od więc tego zależy wiele. Strząsasz tylko tą igiełkę, wiesz, która cię ukuła, trochę zakuło i otwierasz szufladę. Więc. Roger, otwarte. Wszystko w porządku? Możemy... To tak, coś cię zakuło. Nie, 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 stary, nie, nie, nie. Jest dobrze. Jest dobrze. Widziałeś. Szybko poszło. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie no, fantastycznie ci poszło, przyjacielu. Zajrzyjmy do tej szuflady, co tam jest, co tam. Może coś wartościowego dla naszego planu. Chwilę przeszukujecie szufladę, nie ma tutaj dużo, ale jeden list, który jest tutaj, bardzo zwraca waszą uwagę. Mianowicie jest to. Szkic listu tutejszego ambasadora adresowany do niejakiego
Shazama. Wszyscy słyszeliście to nazwisko i imię. To lid rządzący krajem Fey. Wiecie, że magowie, którzy się tu ukrywają, są separatystami Fey, którzy walczą przeciwko Shazamowi, ale ambasador jakoś podpisał list do niego i po chwili widzicie, że jest tam dosyć szybko napisane, że osoba, która prawdopodobnie dzisiaj ma przyjechać po tych czerwonych magów, wcale nie ma ich wywieźć. Ma się ich pozbyć, zabrać artefakt i dowieźć go Tamowi, a nie separatystom. Roger? Ja potrzebuję zwycięstw. I to nie jest tylko i wyłącznie napad i heist. To jest coś więcej. To jest szansa, żebyśmy zrobili coś dobrego. My możemy ocalić im życie. Możemy nawet im pomóc. John, to są czerwoni magowie. Oni, ich życiem zajmie się Helm. I ale reszta bogów oceni, gdzie ich miejsce. My mamy zabrać tylko artefakt i to jest najważniejsze. Ale przede wszystkim powiedz mi, dlaczego jesteś bez spodni. To nie ma znaczenia, żeby mieć więcej zwycięstw, ale są źli czerwoni magowie i są gorsi czerwoni magowie. Wszyscy czerwoni magowie są źli. Poddamy zaraz, to pod głosowanie. Zaraz, moment, moment. John, dlaczego w ogóle doszło do tej bójki ze strażnikiem? Przyjacielu. Wszystko to przez Douglasa! Dlaczego patrzysz tak na mnie? Ale co się stało? Czemu Douglas był ranny? Doszło do kilku zdarzeń, które sprawiły, że mój stan psychiczny był nieco bardziej chybotliwy niż zazwyczaj i postanowiłem pójść przemyć twarz w łazience. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem Douglasa, który czołga się po ziemi, płacze i wielkiego gościa, który nad nim stoi, rozpina spodnie. Uciekłem i pobiegłem po ciebie i dalej widziałeś, co się działo. Jakiego gościa? No, powiedziałem, że nie możemy zostawić żadnych świadków. Powinniśmy wrócić do kibla i zająć się dziadkiem klozetowym, bo rozpozna nas, tym bardziej, jeżeli zdecydujemy się pomóc czerwonym magom. O, mój Boże. Dobrze, zabieramy ten list. Nie, zostawiamy ten list chyba, bo to nie ma sensu go brać. Nie, bądźmy transparentni. Chodzę bez spodni, bo transparentność jest jedną z naczelnych wartości we wszystkim, co robię. Musimy to pokazać reszcie ekipy, może poza Douglasem, i poddać pod głosowanie. Ja tak chwytam tego Johna obiema rękami za ramiona i tak patrzę mu głęboko w oczy. John, przyjacielu, co cię tak załatwiło? Czemu jesteś taki życie. Smutny? Co się dzieje? Powiedz. Zawsze chcę dać z siebie 110%. Daję. Zawsze czuję, że nie widziałeś mnie w bibliotece. Ale jakbym widział, no to wiem, że na pewno dałeś z siebie wszystko. I to jest najważniejsze. No skąd to zwątpienie? Tak? Dlaczego chcesz się teraz poddać? Tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? To nie jest żaden powód. Musisz iść i walczyć. Osiągniesz cel. Prędzej czy później go osiągniesz, ale musisz iść do przodu. Przejdź, walczyć o swoje. Nieważne, że wszystko dookoła jest przeciwko tobie. Najważniejsze jest to, że masz tutaj wolę zwycięstwa. To się liczy. Każdy może osiągnąć cel. Nieważne, czy taki, ale trzeba iść i walczyć. To teraz masz 3 sekundy, żeby się otrząsnąć, powiedzieć sobie, dobra, basta, pięścią w stół, idę do przodu, osiągam swój cel. No, pozdro. Jestem mocno naćpany. Chciałbym, żebyś naprawdę teraz powiedział mi coś bardzo miłego. To jest właśnie to. Jesteś nie, w stanie osiągnąć swój cel. Stać się na więcej. Masz wspaniały wzgórek ukrywający się pod tymi gaciami. Masz wspaniale wyrzeźbione ciało. Nie tak wspaniale jak ja, ale musisz żyć i wygrywać, żeby móc kiedyś wyglądać tak jak ja. Bracie, zrobimy tak jak mówisz. Zdaję się na ciebie. Dziękuję. Przytula się do Rogera. Tak, przytulamy się. Dobrze. Pięknie. Więc, kiedy triumfalnie, więc opuszczacie gabinet. Już, Douglas, tutaj się poprawiasz, już jesteś, wyglądasz jak strażnik, powiedzmy, może kogoś będziesz w stanie oszukać.
A widzicie, jak za biurkiem... Wyglądam jak dorosła osoba. A widzicie, jak oparty o biurko Valentine rozmawia dalej z sekretarką, która kompletnie zapomniała, że na tym etapie była świadkiem ogłuszania strażnika i innych rzeczy. Cały czas Valentine z nią rozmawia. Już kończę, idę wtedy Deglasem. No, ona tak. Niech Latander cię prowadzi. I z duchem twoim. Przyjaciele, musimy się zająć tym panem, który próbował co zrobić? Zaatakować Johna, tak? I Douglasa. Tak to wyglądało chociaż. Tak, tak. Jakim panem? Dobrze, to ja tak, wyglądam przez drzwi, żeby zobaczyć, czy ten człowiek nie idzie za nimi Douglas, gdzieś. Czy... powiedz, co to był za pan. Opisz nam go dobrze, mówił, żebyśmy wiedzieli, z czym był mamy się zmagać. Bardzo mały, bardzo chudy. John, widziałeś go. I damy radę. Douglas, do jasnej cholery, mówiłem, że jesteś mentalny. Otworzyłem spokojnie. Drzwi, przyjaciele, widziałem, jak się przed przyjaciele. Nim czołgasz. Spokojnie. Nie musimy się kłócić, po prostu idźmy to załatwić. Ja pójdę pierwszy. I wychodzę. Ja pójdę ostatni. Nie ma go tu. Ja pójdę drugi i załatwię. I idę w stronę tej toalety. Strasznie tak patrzą po was dziwnie i tak jeden zaczepie, mówi do Johna nagle zaczepie. Przepraszam pana, ale tam pokaz talentów to za chwilę się zacznie, bo tam jeszcze taki pan przyjechał, co żongluje. Jeszcze połykacza ognia jednego ściągnęli, więc chyba powinien pan już się udać na górę. Panie kolego, ja już jestem rozgrzany, nie widzi pan? Ja się przygotowuję, to wszystko jest rytuał, to wymaga... Tak, żeby się pan nie spóźnił, ja tylko tak pana informuję. Ja się nigdy nie spóźnię. Nie, oczywiście. Moje nazwisko to Quick. To ja zerkam na Douglasa, bo ja to słyszę. Tak, rozumiem, tak, idziecie razem wszyscy. Tak, to ja zerkam na Douglasa i na Johna i mówię, okej, to odeskortuj pana na ten... mówię, że Douglas, odeskortuj pana na konkurs talentów i... jakby co? Odwracam się do Rogera, do Valentina, nie do Douglasa, ostentacyjnie go ignoruję i lekceważę i patrzę na Rogera i patrzę na Valentina i mówię powodzenia. Okej, ale wszyscy idziecie. To trochę dziwnie wygląda, szczególnie Valentine z porwanym fartuchem, ale koło Johna... Ja rzucam z siebie te resztki tego. Więc wszyscy zatrzymujecie się przy kiblu. Jeszcze. Ten strażnik tylko tak wspomniał. On nie będzie cię pilnował, czy pójdziesz na tą górę, czy nie. Po prostu tak chciał być grzeczny. Ale może warto byłoby ich posłać tam, żeby się, wiesz... Nikogo tu nie ma na razie, więc istotnego. Dobra. Czy wszyscy wchodzicie do kibla w takim razie, we czwórkę? Ja chcę zerknąć, zanim ktoś cokolwiek zrobi. Tak, włożyć głowę i zobaczyć, jak to wygląda w środku. Nie, no, ale ja jestem z przodu, tak? No. Dobrze. Ja jestem z tyłu, ponieważ... Dobra, to Roger wchodzi do kibla. Czy ktoś wchodzi razem z nim do kibla? Ja zawsze z Rogerem. Dobra, to siłą rzeczy John też wchodzi do kibla drugi. Co robi pozostała dwójka? My jesteśmy na zewnątrz i ja będę czekał, aż usłyszę łup. Okej. A Valentine? Chodzę i stoję. No dobra, więc Douglas bez problemu stajesz koło, jesteś strażnikiem pilnującym kibla, więc... wchodzicie wszyscy i... korytarz jest pusty. Są trzy tutaj... trzy kabiny, wszystkie zamknięte. Na końcu leży krzesło. Znaczy stoi krzesło. Na nim ładnie złożony ręczniczek. Nikogo tu nie ma. Mówię, co było w tej tabletce? Byłem pewny, że to był koleś. Ale ciebie tam nie ma. Przecież ty stoisz na zewnątrz, ty. Ja wychodzę na chwilę i tak podchodzę do Douglasa i... Co z tym gościem zrobiłeś? Gdzie go schowałeś? Tam go załatwiłeś? Bo tam był jakiś, mówisz, że chudy był. Może. To... gdzie jest jego ciało? Może, czujesz taki. Pewny siebie. Jestem pod wrażeniem. Chodzę znowu do łazienki, dobra. Że coś tam się stało. Ja mogę... Tylko jeszcze zapytam, Douglas, czy zostajesz na zewnątrz? Nie, jak oni mówią, że nie ma kolesia, to wchodzę tak, wiesz. Okej, to jak wchodzisz, to chcę tylko zauważyć coś, co tylko Douglas mógłby zauważyć. Wózka też nie ma. A nie widzieliście, żeby ktoś przejeżdżał przez nim przez korytarz? Musiał... To jest Douglas. Tu powinien być wózek, ja tu przywiozłem wózek i butelkę, którą go wypnęłem, ale... Butelka leży rozwalona na ziemi. Tak, o, to ta butelka, to ja go tam. Ten kibel, pokazuję na tym, w którym byłem, ten kibel jest zwykły, płakałem tam, normalna rzecz.
Drugi kibel nie byłem. Przy trzecim stał koleś, wydawał się pilnować tamtych drzwi, więc najpierw sprawdziłbym środkowe, ale potem sprawdziłbym te trzecie. W środkowym byłeś jak coś. Bo ile jest kabin? Trzy. Byłeś w środkowym, no. Aha, okay. W tym najbliżej wejścia nie byłeś, a w tym na ostatnim, najdalej od wejścia siedział dziadek klozetowy przy nim. Okej. Okay. Sprawdziłbym jeszcze te, których mi nie było. Zapukałbym najpierw. Nie, to Roger wchodzi tam, gdzie Douglas opisał, że ten gość był. Podchodzisz do tych drzwi i widzisz, na nich jest tabliczka. Nie, zajęte. Nie zajęte. Nieczynne. Przepraszamy, proszę skorzystać z toalety obok. Okej, okay, no to delikatnie, znaczy tak, ostrożnie, próbuję je otworzyć. Są zamknięte. No dobra, no to tam je mocniej, bo to rozumiem, że to nie są jakieś super... Możesz rzucić na atletykę, jeśli chcesz je szarpnąć konkretniej. Shit. Nie, ale to nie są mocne drzwi, nacierasz mocniej, buf, drzwi wylatują, buf, otwierają się na oścież i zaglądacie dosyć znacznie węższego pomieszczenia niż te, w którym byłeś. Douglas, pod ścianą kibelek, obok jakaś umywaleczka, wąskie pomieszczenie, nic nie wygląda. Zerkam tam i mówię, ten, w którym płakałem, był lepszy. Był większy. Panowie, ja widziałem tego wielkiego dziadka klozetowego. Dlaczego potrzebny jest taki wielki dziadek klozetowy z dubeltuwą? Dlaczego tak bardzo nie chcą, żebyśmy sprawdzili tę kabinę? Może to wcale nie jest kabina klozetowa. Mogę wejść i zerknąć, co tam jest? Jakby moją bystrym nawet spojrzeniem. Nawet bym tego chciał. To bym wszedł więc, tam i proszę. Z bystrym spojrzeniem spróbował rozkminić, czy coś tutaj więc jest tak, nie tak. Po pierwsze, wszyscy zauważacie, zanim rzucicie, że na tym kiblu, na drewnie, wyryte są nutki. Wszyscy jesteście za nie zauważyć szereg nutek, które są wyryte na kiblu. Panowie, który z nas potrafi czytać nuty? Każdy może spróbować. Możecie rzucić albo na społeczeństwo, albo na występy. Próbowałbym, to ale ja najpierw tak. Pierwszy. Dobra, próbuj. Wszyscy chyba możemy i tak. To ja na społeczeństwo też rzucę. Ja na występy. Więc zarówno John, jak i Douglas, jesteście w stanie zobaczyć prostą muzyczkę, która została tutaj wyryta, która co więcej obaj jesteście w stanie zauważyć, że podobne nutki, jakby ciąg dalszy tej melodii, którą widzicie, jest przy spłuczce. Czy Valentine może zaśpiewać tę melodię? Ma tak piękny, anielski głos. Zobaczymy, co się stanie. Może spłuczka się odezwie. Więc zaczynasz sobie to nucić. Wszyscy słyszycie to, jak sobie sobie ładnie śpiewasz, ale nic się konkretnego nie dzieje. Stoicie sobie wszyscy w małym kiblu. Drugi z nas musi rozczytać nuty na spłuczce i śpiewać razem z Valentine'em. Okay. W harmonii. To nie jest dalszy ciąg piosenki, to nie jest jedna piosenka, dalszy ciąg na spłuczce. Okej, okay, chcę, żebyście... Być może jest, ale chcę, żebyście... Coś chciałeś, Filip? Nie, że... Dobra. Douglas wreszcie powiedział to chcę, coś, żebyś co też sens. Rzucił na... Powiedziałem też wcześniej, rzucam w niego butelką, więc... Możecie, uważam, to chcę, żeby... Douglas, rzuć na szukanie. Dobra. Bang. Zdajesz sobie sprawę, kiedy tak szukasz, że spłuczka jest lekko podłączona do czegoś przy ścianie. Kiedy lekko ją naciskasz, zdajesz sobie sprawę, że wychodzi z niej pewien dźwięk. Ponieważ rzuciłeś wysoko na performance, zdajesz sobie sprawę, że gdybyś miał wyjątkowo w odpowiednich tempie naciskał spłuczkę, mógłbyś wygrać tą melodię, którą znaleźliście. Okej. Okay. Spróbować to zrobić. Możesz się podzielić tą informacją? Możesz ty zrobić, może kto inny to zrobi? Ktoś bardziej utalentniony muzycznie? Kto z nas ma dobre występy? Zakładam, że nasz koleżka bez gaci. Ty umiesz naciskać spłuczkę w
rytm melodii, że tak powiem. Ja umiem naciskać każdą spłuczkę w rytm melodii super szybko. To musisz naciskać, słuchaj, tu jest ta spłuczka, musisz ją tak lekko dingać, aż będzie dobra muzyka. To jest dla mnie, to jest moje kolejne zwycięstwo. Okej. Okay. Puste występy. Odsuń się, Douglas. Zbił mu, trochę niestety fałszuje i... Ale nic się więcej nie dzieje. Poza tym, że usłyszeliście mocno fałszujące wyciskaną. Tylko woda tak klup, 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 klup. John, przyjacielu, nie przejmuj się, to jest na pewno jakiś rodzaj muzyki. Bardzo pięknie. Nie, to ta spłuczka jest zepsuta. Tak, ta spłuczka jest zepsuta i ja próbuję, ja chwytam tą spłuczkę i teraz ja próbuję to zrobić. Patrz, mnie też się nie uda. Zobacz, to jest spłuczka popsuta. To jest critical failure, więc w tym momencie krytyczna porażka to powoduje, że słyszycie tylko takie w tym momencie słyszycie pukanie do drzwi. Przepraszam, tam wszystko w porządku? Zajęta. Jakiś człowiek. A to przepraszam, i słyszę, jak szybko wychodzi na zewnątrz, jak usłyszał dwa głosy i jeszcze tą dudniącą spłuczkę. Roger. Widzisz, John, mówiłem ci, że ta spłuczka jest popsuta. John nachyla się do Rogera i mówi: dziękuję, przyjacielu, dziękuję. Czuję się dzięki tobie lepiej. I mówi: mogę spróbować jeszcze raz. Ja, czekajcie. Ja wierzę w Douglasa, że on to zrobi. Douglas. Ja. Rób to. Ja, mogę mu pomóc? Mogę ja zaglądam. Pomóc? Ja zaglądam tam z tyłu i tak udaję, że a to, bo może to tutaj trzeba też przytrzymać. I tu ciągnę. Tak, i to i tu złapię i próbuję to zrobić. Douglas. Tym razem udaje się ci wygrać to. John słyszy, że to jest ta muzyka, o którą ci chodziło. I kiedy kończysz, nagle robisz dwa kroki do tyłu i ten kibel tak się przekręca i razem ze ścianą odjeżdża. Zostawiając wam przejście w korytarz przed wami. Wspaniale, było... przyjacielu, i poklepuję Douglasa. I mówię, miałeś rację, John, było tutaj zrypane, trzeba było przytrzymać. A John jest zazdrosny. Nawet kiedy Douglas wycięża, czuję, że to moje zwycięstwo. Mówiłem wam, że ten pokój ma w sobie coś więcej. Panowie. Ten kibel ma w sobie coś więcej. Przyjaciele, jesteście świetnym duetem, powinniście razem występy robić. Nie. A ja już zacząłem zdejmować spodnie. Nie. Okej. Wchodzicie do środka. Są tutaj zapalone ładne pochodnie, ładnie marmurowe ściany, kafelki, po których się poruszacie. Ale jest mocny spadek, kiedy nimi idziecie. Idziecie i nagle z przeciwnej strony słyszycie i widzicie jakąś postać, która sunie w waszym kierunku. Postać idzie do was coraz bliżej. Widzicie jego ruchy, które są bardzo takie niepewne, chwiejne. Jest coraz bliżej, ponieważ Douglas, pada tutaj światło, widzicie również gnijącą twarz, odpadające włosy od tej istoty, która sunie w waszą stronę. Ale w takim razie ja... No. Wypływamy, że ona jest zła, po prostu pijana. Nie masz pojęcia. Nie, no ja widzę, że to jest jakiś stwór. Podły, przebrzydły, rzucam się i podchodzę do niej i chcę użyć na niej mojego położenia dłoni. No dobrze, to w takim razie chcę, żebyś to zrobił. Dobrze. Rzuć na... Podchodzę. Tak, na razie nie będę rzucał. No. Wyceluj dobrze. I rzuć nakładanie rąk. Tak jest. Okej, czekaj, to on powinien zrobić. Rzut obronny. Który mu się udaje. Jeszcze właściwie powinienem zrobić tak, ale na jedno wychodzi. I więc zadajesz mu 3 punkty obrażeń, kiedy dotykasz. Widzisz, jak światło rozbryzguje z rąk Rogera. Przechodzi przez tą istotę. Widzisz, jak nią wstrząsa. Ale istota kompletnie na to nie reaguje. Idzie dalej, mija. Stara się ominąć Rogera. I teraz dopiero kiedy jest blisko, zauważacie, że ma na sobie ubranie jakiegoś kelnera czy kogoś takiego, które już trochę się rozpadło, jest trochę brudne,
istota nie ma jednego palca, ale generalnie idzie. Ubranie wygląda na świeżo zniszczone, czy zniszczone już trochę, przez lata? Już nie lata, ale generalnie tygodniami raczej nikt możemy, go możemy nie... Możemy ominąć i przejść dalej? Tak. Przepuśćcie panią, ciężki wieczór widocznie. Idziemy dalej. Roger, co robisz? Gdzie ona idzie? To jest to cię kompletnie zgarnęła, co? Ja mijam i idę dalej. A Roger, co robisz? Atakuję. To dawaj, wyciągasz... To wyciągasz miecz i chlaśnij. Możesz ją chlasnąć. Co robisz na się John? Jeszcze zapytam i Douglas. Jak tam widzicie, jak Roger macha na tą... Na tą, ja chciałbym wiedzieć, gdzie ona idzie. Ja chciałbym wiedzieć, kogo wybierze. Więc i pierwszy raz ja i Douglas się całkowicie zgadzamy. Kompletnie was ignoruje, ewidentnie idzie w stronę tego przejścia, z którym weszliście. Ale już Roger, machasz mieczem, dawaj, obrażenia. Zaatakowałem, aha, mam klikać, tak. Dobrze. Jeden. Więc ona mija Rogera, przechodzi dalej, Roger chlasta, ona wiesz, cięcie po plecach, idzie dalej, kompletnie cię ignoruje. Możesz jeszcze zaatakować z karą. Tak jest. To kara minus ta, czyli plus dwa. Minus trzy. Plus dwa, dobra. Nice. Dobra, obrażenia. Straszne. Damasz. Więc... ona jeszcze robi parę kroków i Roger w tym momencie mieczem ścina jej głowę, głowa spada na ziemię, turla się i tak sturliwuje się tej pochyłej posadce, po której zombie wchodził po drodze. I Roger stoi z mieczem. Przepraszam cię, bestio. Przepraszam cię, plugawa bestio, ktokolwiek cię tak załatwił. Poniesie swoje konsekwencje. Znamy winnego. I modlę się, i żegnam się tam, i modlę się. I ten. Roger, przyjaciel, ja przeprowadzę szybkie śledztwo. Znajdę winnego. Proszę, jestem winny. 26 lat doświadczenia w zawodzie detektywa. Valentine, wariacie. Ja ci powiem, przyjacielu, chelmiarzu, chodzi o to, kto tą bestię wstrzesił, kto teraz się nią bawił jej ciałem. No, byśmy dopiero poznali, mogliśmy ją jeszcze uratować, wyleczyć. Jakbyśmy pokonali to zło, które ją trzyma, mogło ją uleczyć. Tak działają my, latanderowcy, a nie helmiarze. Przyjdą od razu zabić tylko i później się zastanawiamy. Później ciało wraca do życia, zabijamy wielkiego złego, nagle ciało odżywa, ale nie ma głowy już. Co wtedy? Przyjacielu, ja wiem, że ty jesteś utalentowanym... Krawik na helmiarza. Nie słucham go, idę dalej. Latanderniarzem. Więc jak nie słucham, na pewno ja idę z łatwością, na pewno z łatwością uleczysz i uratujesz ją teraz. Valentine, mimo trudności. Czy nie jesteś w stanie ożywić tej głowy, żebyśmy chociaż zadali jej parę pytań? Nie jestem w stanie. Już nic jej nie pomoże, bo helmiarz ją spotkał. No dobrze, chodźmy dalej, przyjaciele. Ruszać, więc... To poczekajcie, tak? Przeszukajmy jej ciało. Okej. Okay. Tego nie słyszałem. Przez chwilę klękasz nad tym bezgłowym ciałem. To jest stare ubranie, raczej nie ma przy sobie nic wartościowego. Jest stare ubranie kelnera. Nie wiesz do końca, po co ta istota tutaj, co ona tutaj robiła do końca, ale odpowiedź pojawia się już na końcu korytarza, kiedy schodzicie, konkretnie już czujecie, że jesteście pod ziemią i na końcu korytarza stoi wózek, który Douglas rozpoznajesz. Nie ma jednak na nim już wina. Rozpoznaję, że to jest ten wózek, który ja, bo wytarłem w niego ręce i jest pozwijany z boku. To ten. To twój wózek, Douglasie. I na końcu korytarza wózek. Również macie po prawej stronie drzwi. Drewniane, solidne drzwi, które są zamknięte. Wina by nie było, bo winem walczyłem. To prawda. Douglas naprawił narratora. To prawda, ale cały czas nic na nim nie ma. Sorry. Jesteś w ale podchodzę do drzwi i nasłuchuję, czy tam coś rzuć słyszę za drzwiami. Rzuć na szukanie. Słyszysz coś bardzo, bardzo głośnego. Z jakiegoś powodu drzwi, które są przed wami, a przynajmniej pomieszczenie, robi jakiegoś rodzaju tubę akustyczną, bo ten hałas, który słyszycie z góry, muzyka, która idzie tam, jest tutaj bardzo, bardzo wzmocniona. Więc cokolwiek dzieje się na balu, tutaj z jakiegoś powodu słychać to jeszcze głośniej, ponieważ rezonans robi tutaj, potęguje to miejsce, więc nie masz szans usłyszeć cokolwiek jest za tymi drzwiami, bo słyszysz dalej dum, dum, jakąś muzykę, która idzie.
Czyli chcą, żebyśmy nie słyszeli tego, co się dzieje na dole. Albo po prostu jest bal na górze. Impreza, bankiet. Albo jest po prostu bal, impreza na górze. You and me, bro. John, przyjacielu, te drzwi są zamknięte. To chyba jest kolejny moment twojej chwały. Musimy się spieszyć, bo niebawem będę potrzebny na górze. Nie wiesz, czy są zamknięte. Są nie naciskałeś klamki. Są zamknięte, łapię za klamkę. Ale ja nawet jak nie wiem, to Roger i tak zakłada, że są zamknięte na klucz, tak żeby Johnowi dać tutaj chwilę. Dobrze, John, stajesz przed drzwiami. Nie wiesz, czy są zamknięte na klucz. Co robisz? Macam. Macasz. Kawał solidnego drewna. Żelazna klamka. John, uważaj tylko, bo nie wiadomo, kto jest po drugiej klamki, stronie. Ale wiem, zimny ty metal klamki pod twoją dłonią. Zimne drewno. Powinniśmy wyjąć miecze i stanąć po prostu w gotowości w razie, gdyby Wtedy... Wszyscy stajecie w gotowości bojowej. John, nie musisz. Ty jesteś w stanie bardzo szybko sięgnąć po swój Colt w majtach, więc... Okej. Co robisz? John przypomina sobie, co wydarzyło się, kiedy otwierałem szufladę, w której był list. Mm-hmm. I oczywiście nie chciałem wypaść źle przed Rogerem, więc nawet nie wspomniałem o tym, że zostałem prawie zabity trucizną. Dlatego mówię, Douglas, ty spróbuj. Mówię, dziękuję, że pozwalasz mi się wykazać. Więc klękam przy tych drzwiach, ale staram się być z daleka od dziurki od klucza, because it's logical. I najpierw łapię za klamkę i jeśli to nie działa, to próbuję wyczuć pułapkę. Naciskasz klamkę i drzwi się otwierają. Douglas, wspaniała robota. Jednakże, Douglas, wierzyłem w ciebie. W pokoju przed wami widzicie grupę szkieletów, która ma na sobie jakieś szczątkowe bronie, jakieś niewielkie mieczyki. Szkielety te jednak w przeciwieństwie do zombie, które mijaliście na korytarzu, natychmiast zwracają się w waszą stronę i z mieczami ruszają na was. I teraz chcę, abyście wszyscy rzucili na inicjatywę. Douglas, jesteś pierwszy, możesz zareagować jako pierwszy. Widzisz nadchodzące szkielety w twoją stronę. Zamykam drzwi. I wstajesz z kolan. Okej, nie ma problemu. Podchodzisz, zamykasz drzwi. To są twoje dwie akcje, bo musisz się ruszyć, masz jeszcze jedną. Okej, czy robisz coś jeszcze? Masz jeszcze jedną akcję. Trzymam miecz i mówię, uzbrójcie się. Będziemy tłuc. Roger, zakładam, że masz... Roger, zakładam, że masz miecz i tarczę w rękach. Tak, i podnoszę tarczę, tak? Bo to... Tak, to jest akcja. Tak. Podniesienie tarczy, tak. Ale to działa tak, że jak mam podnoszę tarczę, to mogę walczyć tak, dalej? Tak, jak najbardziej. To jest po prostu akcja, dzięki której będziecie trudniej trafić, ale to ci w niczym nie przeszkadza. Okej, to czy ja mogę po prostu przejść przez te drzwi? Możesz je otworzyć, ale zużyjesz na to akcję, ponieważ Douglas zużył akcję, żeby je zamknąć. Sprytnie. A czy mogę stanąć tak przed tymi drzwiami, żeby być, żeby jak ktoś się otworzy, to żeby blokować, chronić Douglasa i resztę? No nie przejdą przez ciebie i Valentina przeciwnicy, więc tak, możesz stać i nic nie robić. Okej, znaczy, bo narracyjnie Douglas był przy drzwiach. Ale nie, ale Douglas mógł podejść, zamknąć drzwi i znowu się wycofać, jakby jako część swoich akcji. No to ja bym chyba w taki sposób chciał, to chyba nie ma sensu teraz otwierać tych drzwi. Dobra, w takim razie. Pierwszy szkielet, słyszycie, jak się rusza gdzieś tam za drzwiami, podchodzi i otwiera te drzwi. I widzicie... Niespodzianka. Drugi z nich jednak może już podejść i rzuca się z sejmitarem na Rogera. Rzuca 20, co cię trafi niestety. W punkt. Dokładnie w punkt. Tyle musiał rzucić, żeby cię trafić. Z podniesioną tarczą. I zadaje ci 4 punkty obrażeń. Czujesz, jak gdzieś tam draśnięcie. Ponawia swój atak. Czy, mhm.
przepraszam, a ta moja reakcja na ten, to jest... To jeżeli kogoś innego... nie, sorry, możesz to zredukować. Jeśli chcesz, ja to wycofam, możesz osłonić się tarczą, nie ma problemu. Jeżeli chcesz, możesz zużyć swoją reakcję na to. Aha, bo... Bo możesz bronić reakcję kogoś, albo... albo możesz bronić reakcją siebie. Aha, bo to jest zasłonięcie tarczą. Myślałem, tak, że to jest reakcja taka, tak, że uderzenia tego. Wiesz co? No dobra, to tak, to się obronię tarczą po prostu. Dobra. Tak. W takim razie cofam to. I... tak, tym razem. Więc z tych czterech punktów obrażeń, trzy... jest blokowanych przez tarczą, więc zostajesz tylko jeden punkt obrażeń. Jesteś w stanie odbić sejmitar, który gdzieś tam tylko delikatnie cię zahacza, dodając ci jeden punkt obrażeń. Szkielet w tym momencie wyciąga łapę w twoją stronę, próbując cię jeszcze drapnąć pazurem. Jednak tym razem bez najmniejszego problemu jesteś w stanie odbić ten atak. Valentine. Plugawa bestio. Więc patrzę na przeciwnika. Valentine patrzy na przeciwnika, który znajduje się przed nim i uderza w niego promieniem światła. Tak. Znaczy tą świetną, czymś co przypomina promień, albo taką lancę jakby stworzoną światła. Dobra. Która przebije przeciwnika. Mhm. Tak. Obrażenia? Nie, najpierw atak musisz zrobić jeszcze. Atak to też zrób, to zobaczymy, czy trafisz. Szkielet otrzymuje 8 punktów obrażeń, co powoduje, że kiedy Valentine ruszasz mieczem, ale z niego wystrzeliwuje lanca, która rozświetla się jak słoneczny pocisk. Uderza w tego szkieleta i on eksploduje. Kości sypią się po ścianach. To były twoje dwie akcje. Masz jeszcze jedną. Mm-hmm. I tą ostatnią akcją po prostu kładę rękę na tym, na ramieniu Johna, który jest koło mnie, i chcę go wspomóc dobrym słowem. Mówię mi, uda ci się. Będzie wszystko dobrze. I używam na nim mojego nie wiem jak jest Forbidding Word. To nie możesz tego użyć, to jest dwie akcje. Ja już zużyłeś na lance. To niestety, John, tylko masz tylko dobrym słowem cię po prostu uda się zacząć. Poczuję się lepiej, to po prostu wyjmuję, zamacham sejmitarem i uderzam tego drugiego. Okej, okay. Jasne, możesz to zrobić. Proszę bardzo. Nie trafiasz go, robisz gdzieś tam wymach za tarczy i próbujesz go trafić, ale ci się nie udaje. Odsuwam się, żeby zrobić miejsce innym. Tak. Okej. Okay. Szkielet, który jest na końcu korytarza, podbiega do Valentina i robi na ciebie zamach sejmitarem, tak jak wcześniej na Rogera, robiąc ci krytyczne trafienie. I zadaje ci 6 punktów obrażeń tym potężnym, krytycznym trafieniem, ponieważ rzucił 1 na obrażenia. W dalszym ciągu otrzymujesz 6 punktów obrażeń. On na tym będzie kończył. I ostatni ze szkieletów podbiega i próbuje gdzieś tam jeszcze się wcisnąć przez drzwi sejmitarem, gdzieś tam chlasnąć ciebie również, Valentine. Jednakże tym razem on rzuca krytyczne pudło, co powoduje, że zahacza mieczem o drzwi, kompletnie nic nie robiąc, ale... Kiedy już myślisz sobie, haha, nic mi się nie stanie, nagle tak wyjeżdża jego pazur zza drzwi i trafia cię, zadając ci 5 punktów obrażeń, więc Valentine trochę zaczynasz się chwiać, zostałeś najpierw wklaśnięty, potem drapnięty, ale zanim będziesz mógł cokolwiek zrobić, John, możesz pamiętaj, że masz schowaną broń, ale możesz tę samą, możesz na początku walki darmową akcją wyciągnąć tą broń, to cię nic nie kosztuje, a potem możesz już strzelać. Masz 2 cele, które widzisz. I tak też robi John. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że jego lufa cały czas była na wierzchu. Dlatego wyciąga lufę, czy już ją ma wyciągniętą. Więc John, mając lufę w dłoni, zanim jeszcze Valentine zdążył powiedzieć: wierzę w ciebie, powodzenia, przyjacielu, John już wtedy oddał strzał. I trafił, więc możesz nacisnąć obrażenia na mecz na czacie. Masz piękny guzik. Co powoduje, że szkielet, który powinien otrzymać obrażenie, ale z jakiegoś powodu ich nie otrzymał, ale widzę już. Dobra, dostał. Więc strzelasz i kula przelatuje przez czaszkę szkieleta. Szkielet już ma robić kolejny zamach w stronę
Rogera i w tym momencie jego czaszka tak eksploduje, kiedy kula rozrywa ją na kawałki, rozsypuje się na ziemię. Masz jeszcze dwie akcje. I zanim, tak. zanim Valentine dokończy swoje powodzenie przyjacielu, kółek odwraca się, mu widziałeś to, stary? Masz jeszcze dwie akcje. Po czym oddaje, zanim Valentine odpowie, John oddaje. Czekaj, czekaj, musisz przeładować najpierw, ale masz specjalną umiejętność, dzięki którą możesz przeładowując zrobić coś. Zastraszyć. Zastraszyć, albo w tym wypadku, ponieważ są to bezmyślnie umarli, więc zastraszanie nie jest najlepszym pomysłem, ale cały czas możesz próbować odwrócić ich uwagę. Więc możesz zaznaczyć, tak jak wcześniej, literką T z tego szkieleta, którego masz przed sobą, ostatniego, i użyć... Rozumiem, że, przepraszam, nie mogę przeładować tak, żeby na przykład zwiększyć morale reszty albo zainspirować. Nie, 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 możesz tylko odwrócić uwagę przeciwników, ale możesz teraz użyć dywersja, gest albo podstęp, obojętnie, to są akcje podstawowe. Jeśli się to uda, ten szkielet przestanie na ciebie zwracać uwagę, co ułatwi ci oddanie drugiego strzału. Niestety, dalej przeładowujesz, ale niestety szkielet kompletnie jest... Możesz opisać, co robisz, ale szkielet... Szkielet jest bardziej przejęty moim brakiem spodni niż tak. tym, co próbuję zrobić. Więc kompletnie cały czas nie patrzę, ale w tym momencie możesz oddać drugi strzał, tylko teraz musisz wybrać opcję nie plus 9, a plus 4, ponieważ jest to drugi strzał i trudniej ci trafić. Więc oddaję drugi strzał. Mhm. Minimalnie niestety drugi strzał oddajesz. Pierwszy był perfekcyjny, drugi niestety niekoniecznie. Kula przelatuje między żebrami tego szkieleta, niestety nie zahaczając o żadne z nich i leci dalej. Douglas. Ja jestem absolutnie zainspirowany dzielnością swoich kolegów i próbuję doskoczyć przed Valentina i zaatakować szkieleta rapierem, który miałem już wyciągnięty, bo byłem dzielny i dobra. Bo tak. Byłem. I mam go i próbujemy go... rapierem. Roll. Dzielnie wyskakujesz z rapierem na szkieleta i dzielnie twój rapier tak dzigasz szkieleta, który podobnie jak wcześniej kula Johna tak przechodzi między jego żebrami, wyciągasz i niestety szkielet nie ma organów, więc nie przebiłeś nic ważnego. Próbuję. Możesz to... jasne, teraz będziesz miał plus 2. Choć możesz wyciągnąć... No dobra, niech ci będzie. Załóżmy, że masz sztylet w ręku, pozwolę ci go mieć, bo mówiłeś, że się przygotowujesz, więc jeśli chcesz, możesz zaatakować sztyletem. Drugi cios sztyletem jest plus 3, troszkę łatwiej nim sztyletem trafić, drugi okay. cios niż... dobra. Tak, sztylet jest lżejszy. Drugi sztyletem. I... Widzicie, jak on tam tymi dźga tego szkieleta, tak na wiecie, uderza, no dźganie i szkielet to nie jest najlepsza opcja, więc on przechodzi przez te jego kości, ten szkielet nie zwraca do niego uwagi, a on tam uderza. Ruszyłeś się, miałeś dwa ataki, więc to koniec twojej tury. Roger. Tylko uśmiecham się do Johna, pokazuję mu tak i atakuję szkielet. Mhm. A czekaj, czy... Aha, bo już nie mam punktów. Tak, dobra, nieważne. Będziesz mógł odpocząć po, jeżeli chcesz skupieniem. Tak, żeby się skupieniem wyzwać. Uderza szkielet, odbija twój cios z cejmitarem. Akurat w tym momencie był na tyle sprawny, żeby sparować twój cios. Macie gówniane rzuty do ataku. Więc... więc szkielet paruje twój cios. A ja atakuję raz jeszcze. Ten szkielet... Nie, o, to trafi. Obrażenia. Pięknie. I trzask kości słychać. Tak, jesteś w stanie, chlastasz, tym razem on blokuje tym sejmitarem, przyciskasz mocniej, on w końcu, jego ręka odlatuje do tyłu, a ty kontynuując ciosem ścinasz głowę szkieletowi, która toczy się kawałek dalej, kości rozsypują się po ziemi. Masz jeszcze jedną akcję. Próbuję przybić piątkę. A tu jeszcze coś jest? Jeszcze jak najbardziej, jest jeszcze jeden szkielet w rogu. To w takim razie ja... bo ja nie mogę... No tak, muszę się ruszyć. Tak, niestety. Więc ja podchodzę i przy okazji, przechodząc, przybijam piątkę temu Douglasowi, uśmiecham się do niego i zasłaniam go przed tym szkieletem. No dobra. Bo teraz już nie mogę zaatakować. Nie możesz, Valentine. Mogę się uleczyć normalnie z tego, z moimi... z inwentarza rzeczami, nie? W tej chwili. Mówisz o czarze, czy... Nie. Mogę użyć... Czy ty masz... bitewną medycynę? Znaczy, nie masz.
I to nie mogę Healestur. Nie w czasie walki. Po walce, okej. Tak. Więc ja chcę wejść do środka i zobaczyć tego szkieleta i go zaatakować. Okej, okay, robisz dwa kroki do przodu, widzisz szkieleta. Mhm. I zaatakuję go, próbuję go złapać za ramiona i stopić. Masz tarczę, masz w jednej ręce tarczę, w drugiej miecz, jest to dosyć trudno, się go łapie, ale powiedzmy, że jakoś wystawiasz jedną ręce. Jedną rękę wystawię. Albo wiesz co, nie, wbijam moją tarczę, która przypomina słońce, z takimi okrągła jest chyba takie ostrza, wbijam ją na chwilę w ziemię i łapię go za ramiona. I okay. I palę go płonącym dotykiem. Czyli chcesz rzucić płonące dłonie, czy... Płonące dłonie, tak. Okej. Okay. To w takim razie rzuć na obrażenia. I poszło. 9. I on to zfailował, więc z rąk Valentina wystrzeliwuje taki stożek ognia, który spala tego szkieleta, który gdzieś tam się majta jeszcze chwilę i w końcu przewraca się po raz kolejny. Piękna robota, przyjacielu. Chciałbym Valentine. Powiedzieć, że nastaje cisza. Pięknie. Ale to nie jest prawda, ponieważ cały czas słyszycie cholernie głośną muzykę, która rezonuje tu i na szczęście dla Johna na przykład kompletnie nie ma szans, żeby ktokolwiek słyszał twoje strzały w tym miejscu. Jest taka szansa, że ja mam jakąś miksturę leczenia przy sobie czy coś? Nie, ale spokojnie, będziecie w stanie. Jeżeli chcecie poświęcić chwilę czasu, to Valentine możesz rzucić na siebie oczywiście... możesz w tej chwili rozmówić się co dalej, natomiast w tym czasie... Tak. Ja odzyskuję punkt skupienia. Tak, a ja mogę swojego z medycznego... Tak, możesz rzucić na siebie leczenie ran. A pytanie sobie... Ja wykorzystuję ten moment do tego, żeby podreperować nadszarpnięte relacje w zespole i zwracam się do Douglasa i mówię... Przyznaję, wątpiłem w ciebie i wciąż uważam, że jesteś mentalny, ale zrobiłeś na mnie wrażenie, machając tym rapierem. Wybacz, że podchodziłem do ciebie tak protekcjonalnie. Myślę, że jeszcze możemy być przyjaciółmi. Następnym razem, kiedy dojdzie do walki, chcę, żebyś był przede mną. Próbuję tak cię niezręcznie przytulić, objąć i widzisz, słyszysz, że szlocham. A ja, rozumiejąc twój stan mentalny i wiedząc, że obaj przeszliśmy dzisiaj meltdown, przytułam cię i delikatnie nakrywam moim płaszczem, który jest jedynym będącym jeszcze w całości kawałkiem ubrania, który na sobie mówię ci na ucho, dziękuję. Marzyłem, żeby to usłyszeć i daję ci małego całusa w policzek. A ja nachylam się i mówię... Douglas, ale nie pierdol, ja wiem, że tam był ten wielki gościu i ja wiem, że on prawie cię straumatyzował. Dlaczego ty wypierasz to? Dlaczego ty innym mówisz, że on był chudy, że on był mały? Dlaczego to robisz? Jak ty nie przepracujesz tej traumy, to skończysz tak jak ja. Masz rację. Zdejmuję spodnie. Zdejmij spodnie. A, to jest multisesji. Próbuję zrozumieć, co... Ja obejmuję Valentina i patrzę na nich, na Douglasa i na Johna, tak jak taki dumny ojciec po prostu. Mhm. Tak ja tak mówię... Valentine próbuje się opatrzeć, ale widzicie, że mu nie idzie. Nie mogę już drugi raz próbować. Masz czar leczący. Ja teraz pilniej. Możesz się czarem. Też nie mogę, nie? Muszę czar. Muszę czarem. Dobra, tak, lecie czarem. Za dwie akcje chcesz. Tak. Drink. Nie jest to najwyższy rzut, ale... Zawsze coś. Ale John 9. Przypomina sobie ważną rzecz. Znaczy. Bardzo ważną rzecz. Valentine. Pamiętasz tą pigułkę, którą ci dałem? Nie wiem, do czego ona do końca służy, ale to jest szansa. Spróbujmy szczęścia. Jak dotąd szło nam bardzo dobrze. Możemy... Wszystko nam się udawało. Ja dam na wszelki wypadek, żeby odzyskać trochę zdrowia. Dobrze, w takim razie chcę, żebyś rzucił na Fortitude, na... Okay, tak, kliknę sobie tutaj. 19, o! Dobrze, w takim razie, nie wiesz... na razie jeszcze nie czujesz żadnego efektu, ale kto wie, co będzie za chwilę. Co robicie więc? No mamy jedne chyba, mamy tylko jedne drzwi przed sobą.
Tak, idę dalej do drzwi. Zobaczyć, co tam się dzieje. Mhm. Zapukaj. Panowie, może upewnimy się, że nie ma tutaj pułapek. Ja mogę podejść. Ja podejdę i spróbuję wykryć, czy są jakieś pułapki. Chyba ktoś już wlazł w drzwiach. Nie, spokojnie. Mam wykrywanie pułapek? To rzuć na szukanie, to jest po prostu szukanie. Okej. Okay. Nie wydaje ci się, żeby te drzwi były jakkolwiek zabezpieczone. Widzicie, że one są dosyć często otwierane, to są też solidne, drewniane drzwi. Jest tu tak głośno, że nic za nich nie słyszycie. Wydaje mi się, że luz, otwieraj. Ale ta jest z boku. Jak się odsuwam delikatnie, mówię... A ja mówię, to Douglas, mam już do ciebie sympatię, mam zaufanie, nie będę cię wsadzał na minę, to ja otwieram, ja jestem w tym dobry. Otwierasz drzwi. Przed wami kolejny kamienny korytarz. Tu jest jeszcze głośniej. Jest autentycznie jeszcze głośniej, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Czy my schodzimy coraz niżej? Wydaje wam się, że tak. Widzicie kolejne drewniane drzwi w tym korytarzu, parę pochodni, które się palą, ale tu już jest tak głośno, że musicie prawie krzyczeć, żeby do siebie mówić, jakkolwiek. John, dobrze ci szło z tymi drzwiami. Co? Spróbuj jeszcze raz. John, drzwi, spróbuj drzwi. Dobrze ci idzie z drzwiami, przyjacielu. Spróbuj drzwi. Dobra. Okej. Okay. Więc podchodzisz do kolejnych drzwi, otwierasz je i w pokoju po drugiej stronie zauważacie trzy postacie. Więc trzy postacie ubrane w czerwone szaty. Kobieta, kompletnie łysa, z dużymi kolczykami. Dwóch mężczyzn, obaj w kapturach. Jeden siwy, z siwą brodą, starszy facet. Drugi jeszcze konkretna czerń, ale już też pasemka siwizny widać i w brodzie, i we włosach. Wszyscy odwracają się w waszą stronę, kiedy nagle tak wchodzicie. Patrzą na was i ten z czarnymi włosami robi parę kroków do przodu i odzywa się z akcentem, którego czujecie, że jest z jakiegoś dalekiego wschodu. Nie wiadomo, że z tej czy z okolic, i mówi: no, najwyższa pora. To wy? Jakich patałachów po nas wysłali? No, zabieramy się? Nachylam się do niego i mówię: co? on tak mówi: zwijamy się! Po czym ja wykorzystuję moment, podbiegam do Rogera i mówię: bracie, tylko my wiemy, co było w tym liście. Apeluję do twojego sumienia. Oni nas nie zaatakowali, chociaż jestem bez spodni. Nie wzbudzamy żadnych większych podejrzeń. Możemy rozegrać to w prosty sposób. Powiemy im, jak jest. Powiemy im, że są ludzie, którzy chcą odebrać im życie. I w tym krzyczy: dlaczego jesteście bez spodni? Z przodu bo krzyczy: jestem atrakcją, bo jestem kurwa artystą! Wspaniała impreza! Odwracam się z powrotem do Rogera. I mówię: Roger, przemyśl to, możemy się wzbogacić i jednocześnie możemy mieć czyste sumienia po tej akcji. John, ufam tobie. Zrób z nimi, co chcesz. Tak patrzę na niego z boku. Oni tak po sobie patrzą, coraz bardziej zdziwieni. I widzicie, że już tak po sobie patrzą, jakby nieufnie. Dobrze. Wy się znacie? Ja mówię do Rogera. John wie, że jest zbyt głośno, żeby skonsultować i wytłumaczyć całą sprawę Valentine'owi i Douglasowi. Poza tym Roger zdecydował, żeby zostawić list w szufladzie, nie ma go ze sobą, więc tym trudniej jest przedstawić sytuację. Dlatego John postanawia przejąć inicjatywę i wychodząc przed szereg, mając wyłącznie walidację ze strony Rogera, z którym łączy go naprawdę głęboka braterska więź, mówi: słuchajcie, prawda jest taka, że przyszliśmy was okraść, ale wiemy też, że są zabójcy, którzy zostali wysłani do tego, żeby zrobić to samo. My chcemy tylko skarbu. My chcemy tylko artefaktu, ale w zamian zachowacie życie. I uwierzcie nam, nie chcecie zostać pozostawieni sami na własną łaskę. Rzuć na wrażenie.
gość z przodu robi tak sobie i rajduje. Patrzy pozostałych i wszyscy... John wykorzystuje moment, rzuca płaszcz. Nie ma płaszcza. Zostaje w samych majtkach. Płaszcz przecież miał oddawać Douglasowi, z tego co pamiętam. Nie, ja okay. Tylko przytuliłem, dobrze, tylko, okay. Ale go tylko nakryłem, żeby czuł, że jest jeszcze cieplej. Więc rzucam płaszcz i mówię, żartowałem, jestem atrakcją wieczora. Staram się jakby nie wiem, rzuć, o czym on mówił, rzuć, ale rzuć, staram się... Rzuć albo na występy, albo na oszustwo. W jedno w drugie. Okej. Okay. Ja tak podchodzę jeszcze do Rogera w tym czasie. O co tu chodzi? Oszustwo nie albo... Nie jestem pewny, przyjacielu. Dobra, występ. On tak patrzy... I ten stary z tyłu, bo ty chodzi i tam już chce śmiać, ten stary mówi, nie, czekaj. Możemy chwilę się rozerwać, zanim po nas przyjadą. I tak patrzę na jego. No, dobrze, bo tutaj nuda straszna, a jeszcze pewnie parę godzin. Tak myślałem, że zajdzie, zanim przyjadą. I John mówi, widzicie, szlifuję swój materiał stand-upowy, a to są moi kumple, komedianci, i mamy dla was specjalny set. Wysłano nas tutaj, żebyśmy dotrzymali wam towarzystwa. Douglas, pokaż, co potrafisz. Ja wyskakuję przed szereg i robię takie... Też bez fady. Podchodzę do jednego z... I nie masz spodni. Ja oczywiście, że nie mam spodni, jestem w tym momencie artystą. Zostałem w korytarzu. Podbiegam do tego, który ma czarne włosy i robię taki... I udaję, że wyciągam mu monetę zza ucha. Okej, możesz rzucić na oszustwo, bo to jest również odwracanie uwagi. Od tego, no to jest do oszustwo tego starszego. To jest nasza szansa. Do tego starszego podbiegasz, tak? Tak. Okej, robisz to, a on tak patrzy na ciebie. I patrzy po pozostałych. I ten z czarnymi włosami mówi. Oni chyba jaja sobie z nas robią. Ta kobieta mówi, no myślisz? To wtedy, to ja mogę... Jeszcze proszę bardzo, jeżeli chcesz uratować sytuację, bo on już tak. Douglas niestety nie poprawił. John mówi, my się dopiero rozkręcamy, testujemy stare numery, ale mamy zestaw zupełnie nowych. Jest jeszcze Valentine, jest jeszcze Roger. To są... Tak jest, jestem i ja wychodzę przed szereg i tak pokazuję na tego, na Douglasa. I tak spięty. No i tak właśnie to robią kapłani Lafandera, no nie? I tak patrzę na tych magów, tak, no, ta jest właśnie, jaka jest, zawsze mnie pytają, jaka jest różnica między kapłanami Lafandera a czerwonymi magami? I tak patrzę na nich. Oni są bardzo na razie niezbyt wkręceni jeszcze. No, kapłani Lafandera zawsze się upokarzają, a czerwoni magowie wyglądają dostojnie, nie? Rzuć na wrażenie. Nam się pocić. W tym momencie ten gość mówi, że dobra, koniec tego. Wiecie co? Chyba wymyśliłem inną rozrywkę. No niech mam. Unoszą bronię. Ale jeszcze tylko Valentine. Został jeden kolega. Jeszcze został. Dobrze, Valentine. Jeszcze ostatnia szansa. Nasza tajna broń. Wszyscy cicho. Nie chcę przeklinać. Latanderze, wybacz mi, nie robię tego. Niech ktoś kurwa wytłumaczy, o co tutaj chodzi na spokojnie, bo widzę, że wiecie coś więcej. Powiedzcie im spokojnie. Jedna osoba. Roger, John. Powoli. Niech wysłuchają jeszcze. Przepraszam, Latanderze. Okej. Okay. Bardzo. Roger, mogę? Bez tańców. Więc John znowu, chociaż jest w samych majtkach, patrzy... Widać, że spoważnie i mówi, okej, żartowałem. Mówiłem prawdę. Mówi, jak patrzył po sobie po raz kolejny. Sprawa jest poważna. Dzisiaj stracicie życie. Wysłano na was zabójców. Wiemy, że jesteście separatystami. Wiemy, że artefakt, który sobą macie, jest ważny. I nie jesteśmy może bohaterami. Może poza Valentine'em, ale nie jesteśmy tymi bohaterami, których spodziewaliście się zobaczyć. Ale wciąż jesteśmy w stanie uratować wasze życia. Jest tylko jeden warunek. Oddajcie nam artefakt. Albo zapłacicie swoim życiem.
W razie jakby cały czas myślę, że to może być cały czas wiesz, oszukanie i robienie sceny, więc podchodzę, myślę, że już jest koniec i podchodzę na środek i robię tak plękam, mówię takie arystokraci! John, rzuć na zastraszanie. Zakładam, że chcesz, żeby oni poczuli jednak, że są tak. zagrożeni. Tak, tak. Nie przymuszenie? Może być przymuszenie, to jest też. Takie wkręcenie, przymuszenie dawaj. To jest krytyczna porażka, co powoduje, że niestety, ale gość tak patrzy na was i mówi: to są jakieś kurwa jaja. Dobra, zabijmy ich i przynajmniej tak trochę sobie czas zajmiemy do czasu, aż ktokolwiek po nas ma przyjechać. John odwraca się do reszty drużyny i mówi: panowie, no nie wyszło. Roger się uśmiecha do niego, tylko mówi: próbowałeś. I wyciąga miecz. Dobrze, więc nie dokładnie wszyscy jesteście uzbrojeni. Szkoda, że nie mamy żadnych dowodów na potwierdzenie naszych słów. Rzućcie wszyscy na inicjatywę, poproszę, znowu. Właśnie, rzucaj to na inicjatywę, nie wymyślasz te dowody. Pierwszy. Starszy mag tak patrzy po was. Unosi w powietrzu rękę i widząc Douglasa, coś ma mrocze, a potem wyciąga rękę przed siebie i z jego ręki wystrzeliwuje elektryczna kula, która leci w twoją stronę. Jestem w stanie umknąć. Jesteś w stanie bez najmniejszego problemu uskoczyć, bo ja rzucił tylko 14, więc uskakujesz i ona rozbłyskami rozwala się o ścianę. Tak, niech to szlak! Po czym... Nie, to Douglas. Po czym robi parę kroków do tyłu. Douglas, możesz zareagować. Uskoczyłeś, kula przeleciała koło ciebie. Jesteś gotowy, co robisz? Tak, masz w jednej ręce rapier, w drugiej sztylet. Jestem w stanie czymś rzucić. Jestem w stanie rzucić sztyletem, nie? Możesz. W niego. Chciałem rzucić w niego sztyletem. No to też rzucaj. Masz tam jako throne plus 7. Tak, tak. I mówię, tak, to nie. I robisz krytyczne pudło, więc rzucasz, rzucasz i stwierdzasz, że tak machnąłeś ręką, aż tylet upadł z tyłu. Dobrze, że nie trafił. No. Po tym chowam się trochę do tyłu. Okej. No to John. John wie, że to jest kolejna jego szansa. Tym razem nic nie krępuje jego ruchów. Jest w samych majtkach. Przypomnij mi, jakie ma umiejętności, bo mam ten paces. Ten paces spowoduje, że na początku walki teraz od razu wyciągasz spluwę, nawet jeśli nie miałeś jej w ręku. Okay. I możesz wykonać. Masz większą inicjatywę, co dlatego, jeśli zwykle ruszasz się w miarę szybko. I możesz za darmo zrobić 10 stóp kroku na początku swojej tury, kompletnie nie zużywając akcji. Okej. Okay. John chce naprawić swoją sytuację w oczach reszty drużyny i podnieść morale, zabijając możliwie najszybciej tego maga, który jako pierwszy ruszył do walki z nami. Więc zupełnie nieskrępowany, tanecznym krokiem rusza pomiędzy tych magów, tak żeby znaleźć się na odległość wyciągniętej lufy przystawionej do skroni. Dobra. Tego cholernego maga i wypala mu prosto w łeb. Strzelaj. Strzeliłeś z... Dobra, to trafi. Obrażenia. Bo był przy skroni. Obrażenia. A, damage. Niestety, on jest w stanie odsunąć się na tyle szybko. Czekaj, ty podszedłeś do tego czarodzieja, tego na końcu sali, tak? Tego starszego. Tak. Okej, to tu stoisz. Dobra. Więc zadajesz mu jedynie 2 punkty obrażeń. Wystrzał, on się odsłania. Widzisz jakąś małą magiczną... Oj, nie to. Małą magiczną jakąś barierę, która gdzieś tam go minimalnie osłoniła. Ale masz jeszcze cały czas... Ponieważ musiałeś się ruszyć za jedną akcję, wystrzeliłeś. Masz jeszcze jedną akcję, to znaczy, że możesz przeładować. Ale przeładowując, możesz zrobić jeszcze jakiś malarz. Możesz ich zastraszyć, możesz zrobić coś...
John, widząc, że jego desperacki plan zdemoralizowania przeciwników, zabijając najstarszego i najpotężniejszego najprawdopodobniej maga, spalił na panewce i to mając go na muszce i mając lufę przy jego skroni, która wciąż dymi, jest gorąca. Nie zrobił właściwie niczego, więc jedyne co zostaje, to pierdolnąć mu tak mocno z półobrotu, że wszyscy będą musieli na to zwrócić uwagę i pomyślą, nie, ten gościu w majtach, o nie, a okej. Okay. Mamy przeciwników, z którymi musimy się liczyć i to zwiększy morale reszty jego drużyny, która niestety też nie domaga, czego najlepszym dowodem jest Douglas, który rzuca sztylety za siebie. A więc wykonuje atak z półobrotu. To w takim razie masz to MAP minus 4, co niestety co niestety spowoduje, że Mac jest w stanie usłonić się i w rękach ma... wykonuje szybko jakiś gest, przez co w jednej ręce trzyma kostur i jest w stanie tak odepchnąć się w ten sposób, żebyś nie trafił go. Znowu odzyskujesz równowagę, nie wyrządzając mu jednak żadnej krzywdy. To odwracam się szybko do reszty drużyny i mówię, panowie, mogłem zjebać. Obawiam się, że ta walka będzie ciężka. Druga czarodziejka mówi i krzyczy do tamtego, Lawas, nie tak to się robi! Widzisz, jak się skupia? I tym razem rzuca specjalny czar na siebie. Widzicie, jak jej oczy nagle błyszczą. Patrzy się w stronę dwóch ciężko zbrojnych przed sobą. Patrzy w stronę Rogera. I podobnie unosi, jak tamten wcześniej, unosi rękę w górę i z jej rąk wystrzeliwuje piorun. I trafia cię. Zadając ci. Na szczęście bardzo nisko rzuciła. Tylko 5 punktów obrażeń od elektryczności. Roger, dostajesz. Wyładowanie po tobie przychodzi. W twojej zbroi. Ona stoi, jej oczy tak gasną w tym momencie. I kończy na tym Valentine. To Valentine kładzie swoją tarczę przed sobą. Znowu ją wbija w ziemię. Wyciąga ręce przed siebie. I... skąpać całą salę w oślepiającym blasku swojego boga Latandera. Jeżeli chcesz użyć czaru Dazzling Flash, czyli oślepiający błysk, to jest jedynie stożek na 15 stóp, a nie cała sala. Daj mi, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, to wyciągam ręce, powołuję się na mojego boga i robię 15-stopowy stożek. Są daleko chyba od ciebie. No, obejmiesz jedną osobę, jeżeli teraz to zrobisz. Douglas myśli, że stożek jest bardziej ekscytujący niż grzyby. To nie jest tak mocne, jakbyś myślał. Zobacz, gdzie oni stoją. Oni są 20 metrów od ciebie. Znaczy stóp od ciebie, 25. 15 stóp, to bym ci pokazał, to jest na przykład coś takiego. No. No niestety. Ale możesz się ruszyć, oczywiście. No tak, ale to kosztuje dwie akcje. To. A nie, dobra, to podbiegam. Stąd to jest nie, dalej... Nie. Tutaj dalej nie. Tutaj muszę. Tutaj on będzie bezpieczny. Niżej musisz chyba być. Podbiegnij mną tak, żebym stał dobrze. Odbiega, nie wie gdzie ruszyć. Valentine biega, żeby swój stożek ustawić. Tak. Czy tutaj mój stożek nie jest ma takiej ustawiony? Możliwości, żeby się objął ich obu. Matko. Dobra, to podbiegam po prostu tego pierwszego brudatego pana. I uderzam w niego. Wiesz to, próbuję na nim. Próbuję go przestraszyć. Używając. To nie jest przestraszenie, to jest on. Chcesz go ogłuszyć trochę. No tak, wiem. Tak. No, ogłuszyć, żeby był zmanierowany w jakiś sposób. Dobra, on otrzyma 4 punkty obrażeń od mentalnych. On widzi nadchodzącego Valentina i robi dokładnie to samo, co czarodziejka. Oczy mu błyszczą i wystrzeliwuje kulę piorunów bezpośrednio przed siebie w Valentina, który przed nim stoi.
i trafi go. Znowu rzucając dosyć kiepsko, bo dwie jedynki. Więc 8 punktów obrażeń od piorunów, Valentine, dostajesz. Wyładowanie, które po tobie przechodzi. Roger. Dobrze. Czy jestem w stanie podejść do niego w jednym ruchu? Do tego czarodzieja, tego, który jest koło Valentine'a? Tak, absolutnie. Dobrze. Czy to jest, to muszę, bo ja mam 20 stóp, ale nie jestem w stanie tak podejść, żeby go oflankować, nie? Jedną akcją nie. Nie. Dobra, to na razie to podchodzę tylko tak. Mhm. I po prostu atakuję go. Dobra. I slash. O, pięknie. Prawie krytyk, ale jednak nie. No. Obrażenia. Ale jednak nie. Obrażenia. I pozbądźmy się tych świecących oczu jego. Bang. Tylko 6 punktów obrażeń. Aaaa! Przechodzisz, jak widzisz, jakie wyładowanie energii, kiedy przebiłeś tę barierę. Masz jeszcze jedną akcję. Tak jest. I wiesz, że Valentine jest w kiepskim stanie. Ale nie aż tak kiepski. Więc? Użyję jeszcze raz ataku. Bang. I to trafi. Ciach, trafiony. Bang, zatopiony. Mak próbuje się zasłonić kijem, uderzasz kostur, jest przecięty i robisz tak chlas, przecinasz mu tak czaszkę, ona się lekko otwiera, pada na ziemię, mózg się wylewa. Oni, ci dwaj pozostali magowie stoją. Widzicie, jak już czarodziejka zaczyna machać rękoma, coś zaczyna cały czas próbuje coś wyczarować, ale zanim się ruszy, starszy mak widzi przed sobą stojącego Johna i wyciąga rękę przed siebie i lodowy promień wystrzeliwuje John prosto w ciebie. Próbuje cię trafić. Rzuca 17, to jest o jeden za mało, żeby cię trafić, więc w tym momencie robisz krok w bok i tak tuż przed twoją twarzą, tak lodowy promień, przelatuje kawałek dalej, kompletnie nie wyrządzając ci żadnej krzywdy. On tak, a żeż cholera, i w tym momencie próbuje cię jeszcze stafem uderzyć. Ale jesteś dużo za szybki, bez najmniejszego problemu, odbijasz ręką jego kostur. Widzisz, że go nie jest tutaj mistrzem walki wręcz, więc nie jest w stanie ci w ten sposób nic zrobić. Douglas. Rozumiem, że ten ciemną brodą nie żyje. Tak, leży, jego mózg wylewa się na posadzkę. Okej. Okay. Ja chyba bym podbiegł do tych skrzyń i zobaczył i próbował sprawdzić, czy w nich jest ukryte przypadkiem ten artefakt. Wiesz co, kiedy teraz do nich podbiegasz, jesteś w stanie stwierdzić, że tutaj prosto na beczce widzisz szkatułeczkę, która stoi, która jest ewidentnie bardzo, bardzo widoczna tu w tym jednym miejscu na samym środku. No i nie było tego widać z mojego końca pokoju. Więc czy ja jeszcze w stanie, nie mam już czym rzucić za bardzo. Więc chyba spróbuję podbiec gdzieś jeszcze. To? Nie bardzo mam co zrobić. Z powrotem do swojej miejsce. Uciekam. Z powrotem tam. Podbijam tutaj do Johna. Mhm. Jestem w stanie jeszcze zaatakować tego. Tak, tak. Masz jeszcze jedną akcję, możesz go zaatakować. Ja bym go rapierem chciał o rapierę. Dobra. I mówię, nie będziesz lodowym paluchem w Johna. Ja się nie godzę na to. A John krzyczy do ciebie, zrób ten swój popisowy numer z rapierem. Trafiasz, obrażenia. I robię ich kubło. Ale bang. Spokojnie, przynajmniej masz jakieś tam dodatkowe, więc dodajesz mu te 5 punktów obrażeń, gdzieś kujesz dziada, on tak Mówię, tak to się robi, tylko w bardzo małym stopniu. Dobra, John. John w pierwszym odruchu najpierw patrzy na Rogera i robi, a potem patrzy na Douglasa i też robi i dopiero ja mam jeszcze amunicję. Musisz przeładować, ale przeładowując możesz potencjalnie zrobić coś, więc pokazuję tu jednemu, drugiemu i czuję, że idzie dobrze i mówi, teraz czas na mój popisowy numer. Zastraszasz czy odwracasz uwagę? No i zastraszam. Okay.
zastraszam, to jest Recounter's Reload? Nie. Wyceluj w... Recounter's Reload to jest ogólny opis tego zrobić. Wyceluj tak, jakbyś chciał strzelić w osobę, którą chcesz zastraszyć i rzuć na przestraszenie. To jest podstawowa akcja. Okej, okay, opisz, co robisz. John wie, że to jest ten moment. I to... Rozpruwa swoje majtki. I wie, że ten wieczór skończy się tak, jak powinien. Stoi na środku pomieszczenia, takim, jakim natura go stworzyła, i Mac, widząc to, co widzi, zaczyna płakać. A John jest gotów do oddania strzału. Tak, przeładowałeś, robiąc to, co zrobiłeś, więc teraz możesz szczelić z bliska. Dueling pistol plus 9. Stoję i tak mierzę go wzrokiem, mówię, jak jest. Trafiasz. Obrażenia. Ale najniższe możliwe zrobiłeś niestety, co powoduje, że Mac otrzymuje, ale ty, to jest stary człowiek, który właśnie widzisz, że już tak trochę się słania. Masz jeszcze jedną akcję, możesz mu cały czas jeszcze poprawić, jeśli chcesz. On jest przestraszony, jest wystawiony, możesz próbować cały czas mu pierdolnąć. Mogę jeszcze raz strzelić? Nie, będziesz miał przeładować znowu. Nie szkodzi. Ale możesz mu z półobrotu. Jestem cały nagi i wyprowadzam cios, tak, którego nie mogę powiedzieć na głos, żebyśmy nie zostali zdemonetyzowani, dlatego wyprowadzam ten cios. Czy ten cios go powali? Okej! Okay. Pomimo tego, że tak, że miałbyś, muszę odjąć od tego 4 ze względu na to, że to jest twój drugi strzał, ale to nieważne, bo to dalej trafia. Obrażenia. Masz najgorsze możliwe rzuty na obrażenia. Więc okładasz tego biednego, starego człowieka po raz kolejny. Wyskakuje w powietrze i strzela mu plaskacza pośladkiem. On w tym momencie, jeszcze w takim razie dodam ci, skoro tak robi rzut obronny na wytrzymałość, jest w stanie oprzeć się obrzydzeniu, które go ogarnęło, ale dobra. To były twoje trzy akcje. Czarodziejka z tyłu, widząc to, krzyczy tak lewa, co do cholery, i robi tak krok do przodu i próbuje w Johna strzelić, w takim razie widząc, co on tam wyprawia, strzela do niego znowu promieniem lodowym, więc wyciąga rękę przed siebie i kompletnie nie trafia. John, lądując, od razu odchylasz się, jesteś już tutaj, wiesz, w pełni ruchu, wszystko gotowe, więc odchylasz się i promień lodowy znowu mija cię bez nie wyrządzając ci absolutnie żadnej krzywdy. I czarodziejka się ruszyła i strzeliła, więc Valentine. To Valentine, w takim razie, widząc, że jego czary niezbyt dużo tutaj zdziałały, podchodzi do czarodziejki i uderza ją semitarem. Bo nie powinien być zły jako rycerz Latandera, jako kleryk Latandera, okay, ale naciera ją semitarem i ją to trafia i zadajesz jej 8 punktów obrażeń. Więc... Ona się trzyma ciągle. Poprawiam demitarem jeszcze raz. Drugi cios też trafia. I zadajesz... Tym razem tylko 4 punkty obrażeń, więc 2 chlaśnięcia. Ona... I na tym kończysz, więc Roger. Jest! Dobra, podchodzę tutaj do pani. Tak, żeby ją zajść od tyłu i ją sflankować, otoczyć i atakuję. To była moja pierwsza akcja, tak? I atakuję panią moim mieczem. To trafi. 6 punktów obrażeń. Ona się jeszcze trzyma, ale już tak, wiesz, już krew z niej leci. Ona trzyma się gdzieś tam za brzuch. Zamrożę was wszystkich! A, zamroź to! No i co? Poszło. O. Trafiasz. Trafione. I... Oj. Ale to wystarczy. W tym momencie ona próbuje się uchylić, a ty wbijasz w nią po rękojeść i wyciągasz znowu miecz z niej. Kiedy to się dzieje, stary człowiek patrzy na to wszystko, patrzy na tego nagiego mężczyznę przed sobą, wyrzuca stafa, podnosi ręce i mówi: Dobra. Zabierzcie tylko go ode mnie, ja mam dosyć, ja już nie chcę, ja mogę odejść, ja mam informacje, mogę je sprzedać, tylko błagam, niech on
człowieku, o co ci chodzi? A John, robiąc śmigło, mówi, kurwa, mówiłem, mogliśmy was ocalić. Ale... mogliśmy. Człowieku, ile długo żyję, a nie widziałem... O, już tego nie odzobaczę, ale błagam. Słuchajcie, bierzcie, pokazuję na to, bierzcie to, weźcie mnie ze sobą, ja powiem wszystko, co trzeba, ja mam informacje, ja wiem, gdzie są agenci, ja naprawdę dużo wiem, tylko mnie zabierzcie ze sobą, ja pójdę z wami, tylko błagam, człowieku, przestań, błagam, przestań i ubierz coś, cokolwiek, mamy, ubierz się, mamy będzie komu, proszę. Mamy komu go sprzedać? Zawsze mamy komu kogo sprzedać. O to bym się nie martwił, powiedział John, zakładając jeden z szat czerwonych magów. Zakrwawione. I podchodząc do Douglasa, będąc już po prostu u szczytu swojego, swojej siły mentalnej, podchodząc do Douglasa i chcąc przybić mu piątkę, i teraz i Douglas, i John będą musieli rzucić, czy udało im się zbić proszę piątkę. Proszę, akrobatyka możecie rzucić obaj, jeżeli bardzo chcecie. Balansowanie. Douglas, piona. Piona. Chłopie, o kurde, obaj ponad 20. Tak ja. Jest takie, wiecie, z takim slapnieniem, takim chlarzem. Że tak. Stary dziadu upada na ziemię po prostu, mówiąc, jej, mieliście rację, wy naprawdę jesteście niezwykli. A przepraszam, poszedł w rolę. W każdym razie, może nie pada na ziemię, ale opiera się o ścianę i tak mówi. Dobra, to co, zabieramy się stąd, co? Patrzy po was. On tak patrzy. Właśnie się nauczył, że prawdziwą magią jest przyjaźń. On mówi parę słów, jego, kolor jego szat zmienia się na taki... W galowe ubranie się zmienia jego ubranie. Mówi, dobra, ja przejdę. Macie na pewno... Czekaj. A czy możesz tak zrobić z moim? Bo ja założyłem te ubrania, a ja liczyłem się. Czy możesz zrobić z tego fajny płaszcz i bardzo obcisłe skórzane spodnie? On tak myśli. Nie masz wielkiego wyboru. Nie mam też pozwól wiele mocy, Johnem. Ale niech ci będzie. Rusza ręką i faktycznie... Czujesz, że to jest iluzja, możesz przesadzić przez to rękę, ale tak długo jak ktoś nie będzie cię macał, to wyglądasz jak trzeba. A więc czuję się swobodniej niż zazwyczaj. Jesteś jednocześnie przewiewnie i stylowo. John Quick style. Tak... No dobra. To jaki jest plan, panowie? John odwraca się do Rogera. Roger? Gdzie jest ten... Tu, ta proszę, tutaj. Tu mamy artefakt na ten, więc... Stoi szkatułeczka. To zabieramy to i wynosimy się stąd. Czy chcemy zobaczyć, co to jest? Możemy. Prawda, no, nie czy... ma jakichś pułapek. Rzuć na szukanie. Nie zauważasz żadnych. Wydaje się, okej, otwieraj. Odsuwam się. Douglas, otwórz. No dobrze. Proszę cię. Dobrze, otwieram. Otwierasz to? Przyjacielu, ufam twojej ocenie, przyjacielu. Wiem, że mnie nie zawiedziesz i że to na pewno będzie fantastyczny ruch otworzyć. I ze środka uderza takie jasne, złotawe światło z tej walizki, którą, wiesz, wszyscy stoicie w niej i widzicie tylko taki jasny blask, który na was patrzy. Już wszystko rozumiecie. Mówię, o ty baton, żarówka. Patrzę na Rogera i mówię, Roger, czy ty to widzisz? Tak, jest piękne, przyjacielu. Warto było tutaj przyjść. Mówię, jesteśmy Valentine, zadowoleni. Valentine, widzisz to? Jesteśmy zadowoleni, Douglas. Idę. Jestem szczęśliwy, panowie. Chodźmy stąd, zmywajmy się. Obejmuje ich tak Johna i Rogera ramionami, mówi, chodźmy do domu. Ponieważ nie wywołaliście jakiego takiego alarmu, bez problemu będziecie w stanie wyjść. Opuszczacie więc teren ambasady, wynosząc ze sobą artefakt i czerwonego maga, który potencjalnie może sypnąć sporo przydatnych informacji dla harfiarzy. Jednakże, kiedy opuszczacie już teren i powoli zbliżacie się do karczmy, w której macie oddać artefakt, zaczyna nurtować was jedno pytanie.
co stało się z dziadkiem klozetowym. O, mnie nigdy nie opuściło to pytanie. Będzie ono was być może jeszcze długo nurtowało. Ale to historia na inny moment.